odcinek świąteczny. Spotykamy się w tym niezwykłym czasie. W normalnych warunkach w poprzednich latach podawaliśmy sobie ręce i śpiewaliśmy to kolędy. A teraz wygląda to, jakbyśmy się widzieli na... Dworcu. W widzeniu. W więzieniu raczej właśnie. Nie zrobiłem tego. Ja zrobiłem. Ja zaproponowałem oczywiście, redaktorowi proszę. Kotarskiemu, abyśmy dziś byli ubrani... Znaczy, ty normalnie, jak do roboty, a ja jak faktycznie raz do roku, jak dobrze pójdzie na faktycznie jakąś wigilijną kolację na święta, żeby ten klimat świąteczny, tutaj przecież przystroiłem studio, jakby państwo nie zauważyli, bo nie zasłaniaj bombki, bo teraz nie widać, że po twojej stronie też jest przystrojone studio. Jest przystrojone, w sensie to nazywamy przystrojeniem? No okej, nie, ja po prostu wolałem ustalić. Chciałem, żeby ten klimat świąteczny był. I żeby ta atmosfera świąteczna, czujesz atmosferę świąt, czy nie? tak. Tak. Czuję atmosferę świąt. Nie uda. Tam bombeczka, ale ty, przepraszam, zanim jeszcze... Ja już krasz, to jest mój max. Chodzi mi tylko o to, czy ty naprawdę... Ty możesz mieć, jeżeli ty lubisz, to śmiało, ja nie dam rady. Ja lubię w sumie być w krawacie, ale zdarza mi się to bardzo rzadko, bo poza odcinkami Polimatów ja tak nigdy na święta nie wyglądałem i o to cię właśnie chciałem zapytać, czy ty kiedykolwiek tak wyglądałeś na święta, jak teraz jesteś dla państwa tutaj widoczny? Dla ciebie przede wszystkim. Dla mnie przede wszystkim. Dla ciebie przede wszystkim. Tak, no zdarzyło mi się koszula krawat. Ja zawsze mam taki czerwony, wiesz, obciachowy sweter z jakimś tutaj jelonkiem. Tak? No serio, naprawdę. Okay. Nie. To mi się zdarzyło nieraz mieć koszulę. Krawat być może też na Wigilię. Ale czerwony, to myślałem, że miałeś czerwony krawat po dziadku jeszcze ten z PZPR-u. Tak, to zostały jeszcze taką ładną czerwoną książeczką. No. To była też dobra historia a propos, bo mój dziadek się w pewnym momencie, mam wrażenie, odnalazł w rzeczywistości jakiejś chyba w szkole albo w jakiejś jeszcze innej w Dęblinie, gdzie jest znana, słynna szkoła lotnicza. I jak ja usłyszałem, że mój dziadek jest coś tam robił w Dęblinie, to byłem tak bardzo z niego dumny, że on był lotnikiem i pewnie w czasie wojny bronił polskiego nieba, a w czasie wojny pewnie miał jakieś 8 lat, więc nie mógł tego zrobić. Natomiast niesamowite jest to, jak dla mnie, dla takiego dziecka, to, że ktoś tam jest z tego miejsca, to oznacza, że musiał robić dokładnie to, oczywiście, z czego dana miejscowość jest znana. Tak. Jak jesteś z Częstochowy, to przecież Jasna Góra to musi być dla ciebie destynacja. Bronisz obowiązku. Ją jej w momencie, jak najman, kiedy trzeba. Ludzie, tutaj w ogóle nikogo nie ma! Jak jesteś ze Szczecina, no to codziennie chodzisz na ryby łowić, tak, bo tam... jesz paprykarz i tak to wygląda. I chodzisz na plażę, bo przecież tak jest wielka ta plaża w Szczecinie. W mojej głowie jako dziecka tak było, no to myśl tego, będąc z Zielonej Góry, muszę robić wino i pić dużo i kraść pasaty. I a propos, to jest ten fantastyczny moment na to, redaktorze, którym zawsze nasze spotkania muszą te noworoczne odbyć się. Nie muszą oczywiście, ale już taki zwyczaj od paru lat. Świąteczno-noworoczne. Oczywiście odbyć się przy dobrym winie. Dzisiaj, szanowni państwo, zaproponowałem lampeczkę. Ja bym chciał, żeby się ten sekwencja skończyła w taki sposób, że ty mi nie możesz tego wina podać, ono zostaje całe po twojej stronie po prostu. To byłoby fantastyczne. Ja nawet sobie naleję drugi kieliszek, żebym tego drugiego mógł pić. Hop, ja czemu to się nie... Hop! Co jest to? Jak ty żeś otworzył to wino? Urwał się korek? Nie, został fragment. Teraz to wygląda, jakby to był rekwizyt. Naprawdę, zobacz, został w środku. Smutna, ja pójdę może po otwieracz. Dobrze, chyba, że tak po prostu w to wciśniesz. Nie, to się nadgotowuje. Co bym wam mógł opowiedzieć? Oczywiście wyglądamy, jak wyglądamy, ale dla mnie świętością w tych spotkaniach jest też to, że obuwie jest odpowiednie. Może ja zaprezentuję je do kamery. Niestety państwo, którzy... podcastu słuchają, tego nie widzą. No mam na sobie kowbojki, trzeba tak to powiedzieć, złoto-brązowawe. Właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że rzecz, którą robię teraz, jest ona dość niezwykła. Kiedy jestem u kogoś i ktoś na przykład, gospodarz, wychodzi do toalety albo coś zrobić w kuchni, to ja nie mam w zwyczaju ładować się z kowbojkami na stół. Znaczy, nie chcę cię martwić, a nie otworzymy tego wina. Proszę, co mówiłeś, Karol? Nie otworzymy tego wina? Ten korek się rozkruszył totalnie. To wino będzie nieotwieralne. To może po prostu zrób taką studencką metodę i go wciśnij do środka. I będziemy pili i to wino z tym korkiem i potem pewnie przez całe to nagranie pluli tym korkiem, co by było fatalne. Natomiast rzeczywiście tradycją spotkań z Karolem było to, że mamy... On coś tam godo...
mój drogi, proszę bardzo. Dobrze. I teraz... jest dużo korka? Przetestujemy, czy to w ogóle jest prawdziwe, czy nie. O, zobaczcie, jednak jest. Czy jest dużo korka? Tak, jest w obu kieliszkach dużo korka. Będziemy pluli nim. Proszę bardzo, Karolu. Przecież teraz ty pijesz do wina. Nie bądź taki. O, też dzięki. Okej, okay, no to rzeczywiście mamy wstęp do podcastu. Moim zdaniem, wiesz, jaki to jest taki wstęp? To jest wstęp weryfikacyjny. Jeśli ktoś przetrwał te ostatnie minuty co, w zakresie myślisz, tego, co się działo, tego? To już posłucha do końca, proszę. Nie przecinać? Zobaczymy. Zobaczysz, czy to w ogóle jest warte, cokolwiek, tak. Czy też nie. Więc wino... Tak, 2013 rok, już wtedy się znaliśmy, przyjaźniliśmy. Nie, naprawdę 2013 rok, to dlatego ten korek jest taki stary. Tak. Nie, on jest, nie był zabutelkowany w 2013. No zobaczmy to tutaj. Doskonałe. Robert to Makłowicz, myślę, że nie pogardził. Ulubiony rodzaj korek. Ale koreczek, ajajaj, wspaniały. Ja go zjadam, tak żeby natomiast była jasność. Wywołałem ten temat i od razu przerzucę piłeczkę do ciebie, żebyś ty teraz mógł porozmawiać trochę z państwem. Tak. Mianowicie chodzi mi o to, że właśnie w myślach małego Radeczka, Radzieńka, który myślał, że jak jesteś z Zielonej Góry w tym takim schematycznym myśleniu, to musisz pić i robić wino i uprawiać winogrona, to jakie implikacje, w którą stronę predestynowałoby ciebie, twoje miejsce zamieszkania, powiedzmy, no, to skąd pochodzisz? To co byś ty robił teraz, jakbyś Leszczyna. Tutaj nie siedział ze mną? Leszczyna. Leszczyna koło Bochni, dobrze Leszczyna pamiętam? Koło Bochni. No to można by było powiedzieć, że to jest sól bocheńska, ale nie. Nie, no najpewniej rolnictwo w jakimś wymiarze. Rolnictwo, sadownictwo... ewentualnie praca w którymś z pobliskich zakładów. Typu? Gdzie byśmy cię, Karol, mogli zobaczyć? Mamy tak, jest trochę ferm. Ferm? Jest trochę tylko ferm. Kurza ferma na przykład. Kurza ferma. Oczywiście. Jest trochę zakładów takich maszynowych, które albo budują, albo przerabiają jakieś maszyny, wiesz, koparki i tak dalej. W takiej najbliższej okolicy. Bardzo duża szansa jest oczywiście, żebym, bo czy zakładamy, żebym został, tak, że pracuję tam. No to, czy miałem już trzy opcje. No ewentualnie tworzenie jakiegoś swojego konta biznesu tam, tak, czyli czegoś nowego tam, po prostu na miejscu. Ciężko wyczuć, czy to będzie sklep, czy to będzie jakiś tam zakład robiący coś, nie wiem, no. Ale nic takiego charakterystycznego... Nie jest związane z tym miejscem. Rolnictwo i sadownictwo, no to przede wszystkim. A czy ty kiedykolwiek w swoich myślach... Tak, zgrzeszyłem ojcze wielokrotnie w moich myślach. Rekinem wielkomiejskim jesteś. Zgrzeszyłem w moich myślach wielokrotnie. To myśląc głównie o tobie. To tego nie wiemy, ale już teraz wiemy. Teraz już wiemy. Czy ty kiedykolwiek w swoich myślach jakoś tak przemknęło. Że po zakończeniu tego wszystkiego... Wrócisz na wieś? Mhm. Tak i nie. Rozwiń. Mamy czas. A to tylko ty odpowiedz, czy tobie przemknęło, żeby wrócić do ZG? Tak, przemknęło mi w takim zakresie, że pomyślałem sobie, wow, no to może taką w pewien sposób terapią odpoczynkową byłoby to, żeby właśnie kupić jakiś kawałek ziemi i tam na południowym stoku hodować winogrona, skoro jest do tego dobre miejsce i dobre nasłonecznienie. I tak jakoś to tak zwizualizowałem, że nawet tak trochę rozpisałem. Ale potem pomyślałem, że to chyba wynika z tego dalej błędu poznawczego, tego młodego chłopaka, który myśli, że trzeba zrobić. Że to jest, że wiesz, czasami nas w życiu prowadzą takie rzeczy, że tak nam się wydaje, że tak wypada, albo tak by było dobrze, że na przykład na starość się przenosisz do takiego miejsca, ale czy ja bym tego chciał na tym etapie, albo czy myślałbym o tym, żebym kiedyś chciał? Raczej nie. Ja myślę, że rozróżniłbym powrót do Leszczyny konkretnie od wybudowania domu gdzieś za miastem. Ty sobie siebie wyobrażasz takim... Bo to są dwie jesteś chyba ostatnią osobą, którą sobie wyobrażam w domu pod miastem. Czemu? Jestem ze wsi, czemu miałbym, wiesz... Ty mnie znasz oczywiście z mieszkania w mieście, ale to nie jest tak, żebym sobie nie poradził. Wiesz, robiłem nie, no ja to wiem, wszystko. Żebyś sobie poradził. No nie, że to też nie jest dla mnie... i tak dalej. Że to nie jest dla mnie jakieś opcje jako coś negatywnego, natomiast naturalnie oczywiście przez wiele lat mieszkałem w miastach i się przyzwyczaiłem do tego. Ale oczywiście dostrzegam, im jestem starszy, dostrzegam plusy, tak samo pewnie jak ty. Że dostrzegasz plusy z faktu, że jest ciszej, różnica w mieszkaniu w domu, a mieszkaniu w mieszkaniu, w bloku, w apartamentowcu. Nie bójmy się tego słowa. Nie obawiajmy się słów w ogóle tutaj. Plus to masz dziecko,
wy macie dziecko, więc to też pewnie zmienia postać rzeczy. My mamy psa, który, wiesz, też żyjąc w bloku ma nieco inaczej. No, ale nie ciągnie mnie. Przynajmniej nie ma na razie na razie mnie nie ciągnie, żebym tak sobie rano wstawał i myślał, to jest to, co chciałbym, wiesz, tam bym chciał się budzić. Okej. Nie, zdecydowanie nie. Ja bym raczej wolał fajny jakiś zakątek swój wreszcie w Warszawie znaleźć. To znaczy wziąć kredyt po prostu i kupić jakieś mieszkanie. To w ogóle jest planem na przyszły rok. Mnie boli kredytu? Krew. Będziesz poszukiwał? Znam dobry bank. Będę poszukiwał kredytu i sprawdzę też milenium, jak już będę szukał tego kredytu. Po co sprawdzać inne? Ale... Śmieję się. Żarty. Trochę będzie żartów. No, ale tak, ale w przyszłym roku już... Wow, jednak. Byłoby. No już kurwa się ma. A co stoi za tą decyzją? Na przykład poczucie, że nie lubisz tego, że jesteś w wynajmowanym mieszkaniu? Wiesz co, no... Po pierwsze, nie chce mi się... Inaczej. Już długo mieszkamy w tym mieszkaniu. To prawda, bardzo długo. Długo mieszkamy w tym mieszkaniu, więc chcemy się przeprowadzić. Sytuacja jest taka, że możemy już myśleć o swoim mieszkaniu, a nie chcemy się już przeprowadzać do kolejnego, które będzie znowu takie, wiesz, jakieś przejściowe. Okay. A nienawidzę się przeprowadzać, więc na pewno nie chcę się na przykład przeprowadzić na rok gdzieś. Nie. Chciałbym się już przeprowadzić i być tam trochę dłużej. Okej. Okay. No więc... Rozumiem. Ile wy mieszkacie w tym mieszkaniu, w którym mieszkacie? Już też będzie dwa lata? Dwa, trzy lata? No, dwa. No. Dwa na pewno. Dwa na pewno, no. Mm. To też już trochę minęło. To prawda, to prawda. To czasami jest chyba nawet tak zdrowo zrobić. Co jest o tyle ciekawe, że pewnie pokolenie albo dwa pokolenia wstecz to nie jest takie intuicyjne, nie? Nasi rodzice zawsze budowali domy albo jakieś rzeczywistości na długo. No tak. A my jednak tak zmieniamy. No, ale wy byliście planujecie długo. Zmienić? Nie. Zdecydowanie nie. Mi jest dobrze. Wiesz, jak się teraz przeraził pewnie włodarz Złotej 44, że chcielibyście się wyprowadzić. To nie jest Złota 44. A no i wiesz, pewnie, mamy wspólną... ale pewnie Robert by też dzwonił. Albo Radek, wspólną... kiedy spotkamy się na siłowni? Kiedy pokopiemy? Kto by dzwonił? Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, a no tak, bo on tam mieszka, rzeczywiście. Kiedy pokopiemy, a ty mówisz, no sorry Robert. Właśnie a propos, Karol, jak tam twój rok? O co pytasz? No wszystko, 2020. Chciałem powiedzieć, że nie wyobrażaliśmy sobie prawdopodobnie, nagrywając poprzedni świąteczny odcinek, że 2020 puściłem sobie swoją drogą. Będziemy tutaj siedzieli z szybą. Ja, naprawdę dla mnie bardziej prawdopodobnym wariantem byłoby to, serio, no, żebyśmy siedzieli żyjesz. Z szybą, żebyśmy któryś z nas był w więzieniu. Jakbym miał to obstawiać, to na pewno to byłby mocniejszy powód niż to. A. Myślę, że to byłbym ja pewnie. Ale choć na razie tak. Nie mam bardzo za co, ale spróbuję. Ja w ogóle nie mam za co. Nie, no nie żartuję, nie chcę. Nie. Ja w ogóle nie mam za co, jestem czysty jak łza. No wiesz, żyjemy też w kraju, w którym nie trzeba też zrobić bardzo dużo, żeby do więzienia trafić. Wystarczy na przykład być za prawami człowieka. Na przykład powiesić sobie błyskawice. Na przykład. Poczty Polskiej. Jak twój rok? To ja zapytałem ciebie. Ja wiem, ale ja odbijam to pytanie. Oddalam to pytanie. Dziwne. Dziwna praktyka, dziwny rok. Nie, no bo jakby, wiesz... Ten rok jest, podejrzewam, różny, jest inny dla każdego, ale w zupełnie różne sposoby jest on inny dla każdego człowieka, bo po pierwsze zależy to od tego, czym się zajmujesz. My się trochę zajmujemy czymś podobnym, trochę nie. Mhm. A po drugie, on w pewien sposób weryfikował... Co? Właśnie jestem ciekawy. Charakter. No ten rok, moim zdaniem, tak. Serio? Rozwiń to, proszę. W jakim kontekście o tym myślisz? No, jak radzisz sobie, czy jak możesz sobie radzić w sytuacjach stresowych? Okej. Okay. Tak. Na dłuższą metę, nie na krótką metę, tylko na dłuższą metę. Mm-hmm. Jak radzisz sobie w sytuacji, która może być dla kogoś mniej albo bardziej graniczna? Więc ja w takim kontekście o 2020 myślę. Myślę, że ciekawa rzecz do zastanowienia się przez nas i przez szanownych radiosłuchaczy. Panie redaktorze. Redaktorze, myślę, że... Ja zdałem ten test, tak, takie to było klasyczne JP na 70%. O! Że wydaje mi się, że wiosną zdałem ten test nieźle, ale to wiesz, była też inna rzeczywistość, bo nam się wszystkim początkowo wydawało, że izolacja przymusowa mniej lub bardziej jest nawet trochę zabawna. Myślę, że ta jesienna izolacja jest trochę mniej zabawna już. zwłaszcza, że widmo jej zakończenia nie jest wcale tak oczywiste, jak się wszystkim wydawało. Więc to jest raz i wydaje mi się, że czasami mi się jednak zdarzało łapać się na takich dziwnych frustracjach albo negatywnych stanach, jakichś słabych momentach, co do których nie byłem w stanie ustalić ich pochodzenia.
I wydaje mi się, że to mogła być taka ogólna sytuacja takiej beznadziejności pod tym względem, że wiesz, odebrano nam rzeczy, które były jakimiś tam rytuałami. Wiesz, ja naprawdę przez bardzo długi czas myślałem, że ta rozmowa nie dojdzie do skutku przez to. Mhm. Tak, ja też. Co by mnie bolało, bo... No bo przez, my ustaliliśmy, że przez Skype tego nie będziemy robić w ogóle. Tak, nie, o to nie ma sensu. Lepiej poczekać. No i... No bo na oddziale byś mnie odwiedził. No tak, tylko pytanie, jakiego miejsca, jakiego zakładu? Tak, to już każdy według sumienia. Odpowie. Zwłaszcza księża w tym roku mogą odpowiadać według sumienia. No tak, zdecydowanie. Ale czy czujesz, że poradziłeś sobie? W sensie, wiesz, jakby... Myślę, że ostatecznie to się tak. Nie skończyło, oczywiście. To prawda, ale na pewno... Myślę, że gdyby mnie ktoś hipotetycznie postawił przed taką sytuacją, to bym na papierze sobie lepiej poradził, niż sobie poradziłem w rzeczywistości. Jacy papieże? Papieże? Papież Polak? Jeden jest jedyny, co okay. Można, więc na papierze, pamiętaj. Rozumiem. Tak, na papieżu, chciałem powiedzieć. W każdym razie to jest tak, że... Że jestem ciekawy tego, jakby można było to podsumować i to jest bardzo niejednoznaczne. Ja mam wrażenie, że ja w tym roku jestem chyba najbardziej bezradny spośród wszystkich lat. A ty jak sobie poradziłeś, jak ty zdałeś egzamin z charakteru, jak to ładnie powiedziałeś na początku? No, to już bez przesady, bo jeżeli miałbym dawać, że egzamin z charakteru, to wiesz to. Nie, to już ja dorobiłem, jakby zrobiłem, że jeszcze ładniej zabrzmiało to, co ty sam wymyśliłeś. Tak. Wydaje mi się, że okej, okay, ale z kolei zadziałałem praktycznie w większości przypadków w jeden sposób, czyli po prostu dokładałem sobie zadań. Tak robiłeś, czyli to była taka systematyczna i tak. Przemyślana praca? Pod tytułem... Przemyślana to niekoniecznie, ale okay. Po prostu reagowałem na jakąkolwiek stresową sytuację tym, że dodawałem sobie roboty, także... Działało? Tak. W pewnym sensie. No bo uważam, że lepiej jest jednak robić coś, niż myśleć o tym, co się stanie, jeżeli będzie gorzej. Jasne. Nawet jeżeli ta praca, wiesz, nie zawsze... jeżeli nie wszystkie decyzje, które podejmowałem, były, wiesz, idealne i w normalnym roku bym je podjął, to jednak uważam, że lepiej jest coś robić, niż czekać na to, co się stanie. Mhm. Wiesz, no głównie o YouTubie to oczywiście mówię, nie? Mhm. Ale na przykład wydaje mi się, że obaj żyjemy w takich... rzeczywistościach i bańkach, które powodują, że gospodarczo no. Ta sytuacja na nas nie miała aż tak bardzo dużego wpływu jak na innych. Więc oczywiście. Wydaje mi się, że to jest ten główny czynnik, dla którego możemy dalej hojraczyć i mówić, o tam wiesz, mieliśmy słabszy nastrój, nie? Niektórzy ludzie stracili robotę. Absolutnie. Nie, to bez dwóch zdania, tego zupełnie nie pomijam. I mam tego pełną świadomość. Wiesz, niektórzy ludzie stracili pracę, inni ludzie stracili, wiesz, bliskich. Mhm. Ktoś powiedział gdzieś, że wiesz, w Polsce chyba do tego nie doszło, ale w Stanach dochodziło do takich sytuacji, gdzie ludzie leżeli na oddziałach covidowych, umierali i dalej myśleli, że to jest spisek i ściema. Nie? Że statyści są w szpitalach. Tak. W Polsce chyba do takiego, aż do takiego przewału po prostu gdzieś nie doszło, ale nadal jest jakby nad czym się zastanawiać. No. To prawda, chociaż też z drugiej strony znajdę pozytywy. No. Był taki jakiś chyba jeden albo nawet dwóch piewców antykowidu w Stanach, którzy na oddziale dokonali nawrócenia i nagrali materiały pod tytułem hej, byłem głupi i tak dalej. Okay. Ale youtuberzy nie? Nie, chyba nie youtuberzy, ale jakieś takie mniej lub bardziej znane w publicznej przestrzeni osoby. Natomiast na przykład dla mnie szczególnie bolesny taki rok w 2020 był, myślę, że w takim głównie punkcie, że moja teściowa właśnie trafiła do szpitala w bardzo, bardzo trudnej sytuacji, okay. W trudnym stanie. I my przez bardzo długi czas nie wiedzieliśmy, w którą stronę to pójdzie, a raczej też myśleliśmy, że może pójść fatalną i dzisiaj, mimo że moja cudowna teściowa wyzdrowiała niby, to dalej... Szkoda, że widziałem materiały, w których ją szkalujesz. Czy to jest szkalowanie? Ewa, prawda? Ewa. Pozdrawiam panią Ewę. Świetnie pani gotuje, słyszałem. Zaraz będziesz musiał powiedzieć, do czego się odnosisz. Żeby... Nie, nie będę musiał. Nie będziesz musiał. Historia pokaże. Prawdopodobnie, tak? Prawdopodobnie. Myślę, że jest bardzo duża szansa, że zostanie wyemitowany ten odcinek. Bardzo duża szansa jest nawet, że w styczniu zostanie wyemitowany. Cały czas drżę, jak moja teściowa, o której teraz tak bardzo dobrze mówię i chcę, żeby najpierw obejrzała materiał z tobą. Proszę się, pani Ewo, nie dać omamić, wielu już się dawało. A potem, żeby zobaczyła ten materiał, to nagranie podcastu, możemy też śmiało powiedzieć, w styczniu, będzie wtedy, albo najlepiej puszczę najpierw twój, a potem tamtym, powiem, ale zobacz. Miękkie lądowanie. Tak, w tamtym materiale było fantastycznie.
W każdym razie rzeczywiście moja teściowa Ewa, która fantastycznie gotuje, trafiła na oddział covidowy, właściwie, przepraszam, oddział covidowy. Oddział covidowy był zamknięty, a ona jako lekarz z 50-letnim stażem dostała informację, że nie ma dla niej miejsca w szpitalu, mimo że oddała temu szpitalowi masę swojego życia i w tamtym okręgu pod Warszawą jest znanym lekarzem. Powiedziano jej, że sorry, no ale pani się nie nadaje do wypisania, ale tutaj ludzie leżą na korytarzach i się potykają o siebie wzajemnie. No i pani musi iść do domu, no ale ja muszę być podłączona pod tlen, no ja nie jestem w stanie. Saturacja jest tam 88, czy jeszcze nawet niższa i no ja po prostu stąd nie wyjdę. No i naprawdę autentycznie była sytuacja taka, w której prawie ją wykopano z tego szpitala, ale jej upór i determinacja spowodowały, że ona powiedziała, że ona naprawdę po prostu nic stąd nie wyjdzie. Ale to były takie dramatyczne sceny. Wow. W związku z tym moja teściowa, 72-letnia pani, która całe prawie swoje życie do teraz poświęciła na ochronę służby zdrowia, otrzymała pokoik, który był po prostu składem na miotły. Dosłownie. W sensie ludzie w toku nocy budzili ją, dlatego że musieli tam coś wziąć, posprzątać i to był taki po prostu schowek. Tam miała nie saturator, tylko... Nie, podłączono jej całą tą aparaturę tlenową tam. Ona była na tyle mobilna, że na szczęście ta aparatura tlenowa była dostępna. Nie zmienia to jednak faktu, że wspominam o tej historii dlatego, że to był dokładnie czas, w którym usłyszałem od Edyty Górniak, nie wiem, jak bardzo pogardliwie zabrzmiało teraz wypowiedzenie. Dość. Jeśli nie dość, to też mogę powtórzyć. Informacja o statystach w szpitalu. To był dokładnie ten czas, w którym ja się zastanawiałem, czy moja teściowa, fantastyczna aktorka w szpitalu wyjdzie z tego szpitala, czy też nie. Wyszła. Wyszła, tak. Rozumiem, że... Ale wyszła, nie powinna wychodzić z tego szpitala, więc... A nadal? Tak. Wyszła dlatego, że już po prostu się nie dało, żeby ona tam nawet była, bo już musiała to miejsce nawet oddać osobie, która potrzebowała tego miejsca bardziej. Ja uważam, że pani Ewa wróci bardzo szybko tutaj do tego, by umilać tobie i Nataszę czas gotując. Więc ja myślę, że tylko na to pozostaje czekać. Ze zdwojoną siłą. Tak. Na razie... Ja myślę, że pani Ewa wychodzi tutaj przynajmniej na Roberta Machłowicza polskiej sceny kulinarnej, to dobrze. Myślę, że to pan jest... Robert, który trzyma nas wszystkich przy życiu w tym trudnym czasie, powinien poświęcić jeden z odcinków i zrobić takie gościnne gotowanie w domu u mojej teściowej. Ja miałem taką długą... Ja wiem, że to nie jest tak... Ale jesteśmy w takim też fragmencie rozmowy, że to trochę się zgrywa. Miałem taką długą rozmowę z moim bratem. Niedawno w sumie, też nie widzieliśmy jakiś czas. Ja myślę, że trochę, wiesz, podzwonił po rodzinie, bliższej, dalszej. Taki rok, się nie widujemy za bardzo. I potem przez telefon mniej więcej podał mi listę osób z naszej bliższej i raczej dalszej rodziny, które w tym roku zmarły, nie? I to była taka solidna lista. Faktem, że to covidowo zmarły. Tak, albo wiesz, ciężko określić. Ale to były same starsze osoby, nie? I wiesz, nie w żadnym wypadku samochodowym czy czymś podobnym. Oczywiście, to byli większość ludzi, których albo widziałem ostatni raz, nie wiem, 20 lat temu, albo to byli ludzie, w sensie nie mam z nimi bliskiego kontaktu personalnie, ale wiesz, to co najbardziej mnie uderzyło, to to, że to była, wiesz, lista starszych osób, nie? I wydaje mi się, że teraz to już nie wierzę w to, że ktokolwiek nie ma w rodzinie kogoś, kto albo był ciężko chory, albo zmarł. Tak. W bliższej, dalszej rodzinie. Po prostu nie uwierzę w to. Jeżeli nie wiecie, to pewnie się niewystarczająco interesowaliście. Też może taki przypadek nie zostać odnotowany jako covidowy. Wiesz, niewydolność oddechowa, czy niewydolność układu krążenia, no nie zawsze musi być zarejestrowana. U nas się też nie bada, chyba z tego co wiem, osób postmortem, więc... Wiedziałeś, jakie łacińskie? Nie wpisuje się ich do statystyk jako możliwe. Tak. No, więc jest to faktycznie taki rok. Wiesz, mi się świetnie żyje w tym kraju, a tobie? Nie, bo tak wiesz, zaczęliśmy chyba trochę narzekać, mam wrażenie. Chyba tak, ale wiesz, nie rozumiem czemu. Wydaje mi się, że też taki rok był, który nas uprawnia do tego. Nie rozumiem czemu. Czy byłeś na jakimś proteście? Nie, niestety nie byłem na proteście. Znaczy to nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbym cię stawiał pod ścianą, choć trochę stawiam. Ale wiesz... Czy masz jakieś przemyślenia na temat tych protestów ostatnich?
Wiesz, bo to nie jest ja zresztą już też przez widzów, zwłaszcza lesa, jestem ganiony mocno, że się udzielam politycznie aż za bardzo. Ale też klarownie mówię, że no ja już jestem raczej po stronie takiej, że mam trochę w dupie, co kto o mnie pomyśli obecnie na dłuższą metę. Natomiast wiem, że nie wszyscy muszą tak mieć, dlatego pytam. Pewnie. Wydaje mi się, że u mnie jest tak, że coraz częściej i w większości chyba sytuacji już potrafię się zachować tak, żeby mieć w dalekim poważaniu to, czy co kto o mnie myśli i tak dalej. No. Cały czas coś jakieś mnie trochę trzyma z tyłu i to nie wynika z tego, że na przykład boję się, że jak coś powiem, to stracę kontrakt reklamowy, tylko bardziej tak sobie, wiesz co mnie najbardziej powstrzymuje do takich publicznych deklaracji, to że kogo to obchodzi, co ja sobie myślę. A to jesteś w błędzie. Tak myślisz? Absolutnie. Włodek mi to samo powiedział. Co kogo interesuje, że ty idziesz na marsz, albo że ty mówisz, żeby protestować? Mhm. Na tym polega idea protestów. W sensie jedna osoba nie stworzy ci protestu. Pewnie. Dwie nie stworzą protestu. Dlatego właśnie fizyczne pojawienie się, w ogóle fizyczne pojawienie się to jest pełna demokracja, tak? Pewnie. Bo tyle samo jest jasne. Warta obecność twoja fizycznie na proteście, jak kogoś, kto nie ma follower. Ale to jest istotne. Jasne. To jest istotne przy tej masie krytycznej. A do tego, no będąc twórcą, którego jakaś część osób followuje, nie uważam, że w każdej sytuacji influencer powinien się wypowiadać. Mhm. Absolutnie. Natomiast uważam, że jednak ta masa krytyczna została przekroczona. W sensie, jeżeli ktoś jest takim symetrystą, że mówi, dobra, ale kiedyś tam też było źle i się nie odzywałeś, albo wiesz, w tej sprawie się nie odzywałeś. Tak, ale tu już jest inaczej. Mhm. Ja widzę tą różnicę, nie? To jest rozumiem. Tak jak w kontekście mediów się mówi, że wiesz, TVP coś tam, a druga osoba powie, że TVP coś tam, wiesz, już kolejną granicę absurdu przekroczyło, ale wiesz, no ale w faktach TVN też się zdarzają wpadki. Jest. Tylko, że jednak jest ogromna różnica między tym, co mogło się wydarzyć, mogło się przytrafić w serwisie informacyjnym TVN-u, do tego rozpierdolu, który jest w TVP. Mhm. I to nie jest symetryczne, tak? O to mi chodzi, więc... Pewnie. No. Ja to rozumiem w pełni, zwłaszcza twój argument mnie przekonuje w relacji do fizycznej obecności na proteście. Mhm. Zgadzam się z tym absolutnie, tylko wiesz, jak sobie o tym myślę, to jest tak, że w momencie, w którym ja dysponuję określonym dotarciem i zasięgiem, to moja wypowiedź na temat tego, że popieram strajk kobiet, zastanawiam się, jak bardzo różni się i w jakich elementach od wypowiedzi Edyty Górniak na temat koronawirusa. Gdzie jest różnica zasadnicza? No. Ona wypowiada swoje zdanie na temat obiektywnie istniejącej rzeczywistości. Tak, ale wiesz, że ona wypowiada to zdanie w sprzeczności do świata nauki. Okej, okay, jasne, dobrze. A protest to jest oburzenie wobec działań władzy. Tutaj nie ma obiektywnej prawdy. Okay. Tutaj mamy działania władzy, które są albo nie są, wiesz, które ci się podobają, albo uważasz, że łamią prawo i tak dalej. I dla każdego ten moment będzie inny, nie? Jasne, oczywiście, tylko wiesz, w momencie, w którym ona mówi o kwestiach związanych z czymś, co jest obiektywnie sprawdzalne pod mikroskopem, to wydaje mi się, że właśnie takie sprawy pod tytułem polityka, religia i tak dalej, nie są, nie masz tam wzorca SEWR, do którego jesteś w stanie to przyłożyć i w związku z tym każda tego typu rzecz. No i teraz jest pytanie, czy ona cię uprawnia do tego, żeby coś powiedzieć, czy żebyś zamknął mordę? I to jest ta rzecz taka, która, wiesz, ja teraz trochę teoretyzuję, nie zmienia to jednak faktu, że ode mnie jednoznaczny sygnał wyszedł w tej sprawie. To znaczy, że ja miałem to wielkie pewnie nieszczęście, że pierwszy tydzień promocji mojej książki, właściwie pierwsze dwa tygodnie, przypadły na strajki kobiet. I dla mnie w pewien sposób nie fair było podejściem, że ja teraz nagle będę, wiesz, robił reklamę mojej książki, więc opublikowałem odpowiedni post u siebie we wszystkich mediach, jednoznacznie pokazujący, po której stronie leży moje serce, z informacją, że dzieją się dalece ważniejsze sprawy niż moja tam jakaś książka, która powstała. Co wydaje mi się, że było prostym sygnałem, nie zmienia to jednak faktu, że kiedy wracamy już do samego początku, co ja o tym myślę i jakie są moje wnioski i tak dalej, byłem zaskoczony tym, jak skrajne emocje może wywołać takie coś, wrzucenie takiego posta z mojej strony. I to było niesamowite, kiedy to się tak rozlało do granic jakiegoś absurdu zupełnego i to jest, wiesz, ja dostawałem wiadomości prywatne, na przykład mówiące o tym,
wiesz, co by było, gdybym to ja był tym dzieckiem, które będzie usunięte, nie? Albo czy ja mam świadomość tego, że ja nie jestem kobietą i ja nigdy nie zrozumiem, jak to jest wychowywać niepełnosprawne dziecko i teraz ja jestem taką panią, która pisze, a mogłam usunąć to dziecko, ale tego nie zrobiłam. Tak, tak. Więc wiesz, skala tego była na tyle dla mnie przytłaczająca, że pomyślałem o tym, że ja chyba nie jestem, że po prostu jestem za krótki na to, żeby udźwignąć coś takiego. W porządku. Ja realnie mam ochotę się napierdalać. Okej. Okay. Po prostu. Zakaszasz rękawy, widzisz nie, takie no, rzeczy. Wiesz, nie fizycznie, nie, ja już powiedziałem parę nie, razy. Chodzi mi też, że... No tak, ja wiem, o czym mówisz. No nie, kurwa. Po prostu wiesz, jakby... ta aborcja to jest oczywiście jedna rzecz i od niej wszystko wyszło, ale... ja się nie zgadzam ze wszystkimi postulatami strajku kobiet, żeby była też jasność. Przecież wiesz, ale to jest strajk, to jest jakiś dziwny ruch, który powstał w ciągu paru miesięcy. Znaczy, strajk kobiet istnieje parę lat, ale to, co się dzieje teraz, nie? To jest tak ruchoma rzecz, która się zmienia cały czas i ona na bank będą tam czarne owce, na bank będą tam wychodziły jakieś rzeczy, ale w ogóle nie jest istotne w tak zwanym większym dobru, do którego się to odnosi i wiesz, nie mamy dobrych polityków za bardzo w Polsce, jeżeli chodzi o opozycję. I to jest... Nie, no dramat. Jest dramat, jest taka porażka. W ogóle najlepiej kocham oglądać Fakty z Karoliną. Kocham oglądać Fakty z Karoliną, bo zawsze czekam na oczko. Czy będzie bingo dzisiaj? Bingo jest wtedy, kiedy? Jak? No. Zawsze zaczynamy, wiadomo, tam od albo od COVID-u, albo od strajku kobiet ostatnimi czasy. A potem opozycja się wypowiada. Bingo jest wtedy, kiedy się wypowie i Borys Budka, i Kosiniak-Kamysz. Nie będę cytował tego, co Karolina mówi podczas wypowiedzi ani jednego, ani drugiego spośród tych panów, ponieważ tam są, wiesz, ona ma ochotę wejść do telewizora, nie? Ona ma ochotę wejść w tą plazmę, po prostu, wiesz, powiedzieć dość. Ale nie zmienia to faktu, że nawet przy tak miałkiej opozycji, jaka niewątpliwie w Polsce jest, to, wiesz, policja pałująca ludzi, gazująca ich mniej lub bardziej, wiesz, pół roku tego nie było, teraz to jest. Ludzie mówią, no są pojedyncze przypadki. To co, czyli jak za pół roku pierwsza osoba zginie na proteście, to będzie to, no to dopiero pierwsza osoba zginęła. Wiesz, to jest zawsze pełzające, nie? Tak. I cyniczne wykorzystywanie pandemii, która się przytrafiła całemu światu do tego, jest po prostu dla mnie przekracza wszelkie granice. Nie, i ja wiem, że po dupie dostanę też od ludzi, którzy uważają inaczej, natomiast... Znaczy, że ktoś, myślę, że ktoś jest w Polsce poza strukturami PSL-u i Platformy Obywatelskiej, która twierdzi, że mamy mocną opozycję, że nie, nie, kto uważa inaczej niż, że nie powinienem się albo angażować, albo tak mocno wypowiadać, ani coś takiego robić. Ja uważam, że za daleko już jednak to wszystko zaszło i jakkolwiek miałka może być opozycja, to nie o opozycję tu chodzi. To właśnie też nie o polityków tu w ogóle to chodzi. Prawda, wiesz, to prawda, to prawda. To by było najgorsze, gdyby tego typu postulaty i w ogóle to, co się dzieje z ruchu społecznego, zamieniło się w ruch polityczny. Zresztą bardzo podobało mi się to, jak... A jeszcze Hołownia, przepraszam. Jeszcze pan Szymon Hołownia prowadzący dialog. Pardon. No to będę przemiły człowiek. Cudownie mi się z nim rozmawiało. No ale no nie... No zresztą jest podpisany na stole. Jest podpisany, bardzo dziękuję. Ja się w ogóle mega cieszę, że tu był i wiesz... Buźką. Ale kurde, no. No tak, ja nie oglądam telewizji, więc wiesz... Nie oglądasz? Nie, zupełnie nie. My lecimy. Fakty i wiadomości. Wow. Bez litości, kurde. Ale codziennie? Nie, znaczy, no... Ale po co to robicie? Ale pomyśl sobie o skali zdenerwowania, wiesz, to jest tak, że w momencie, w którym patrzę na przeróżne rzeczy, to wiesz, że my przeceniamy zmiany, które się dzieją, albo duże rzeczy naraz, są dużymi wydarzeniami, a nie doceniamy tego, co się sączy przez dłuższy czas małymi ilościami. Wiem, boję się, ale... że ten jad, który jest ci podawany, może mieć na ciebie negatywny wpływ. Nie, ja się nie denerwuję aż tak bardzo. Zresztą bardzo, mimo że to było krótkie spotkanie, to Anita Werner mnie... chyba nawet nie wprost mówiąc to, ale jakoś tak przelała sobą takie podejście, bo wiesz, ona tam jest codziennie, znaczy wiesz, nie jest codziennie na Wiertniczej, ale codziennie siedzi w tych rzeczach. I wiesz, i ona wie, zna swoje miejsce w tym układzie. W sensie wie, że jest dziennikarką newsową prowadzącą największy serwis informacyjny w Polsce i to nie jest czas na denerwowanie się. Mimo, że ona jest w epicentrum tych informacji. Czas jest na to, żeby to robić dobrze, żeby to robić rzetelnie, żeby to robić spokojnie i tak to przelewać na widzów. No. Jasne. Dobrze, no znaczy, że jest na właściwym miejscu. Chyba tak. Ona mi zawsze imponowała tym, jak ona jest taka mocno babka, jak gryfnąć Ohaja.
Ona chyba nie jest stamtąd, ale tak. No tak, tak, ale ona jest taka niesamowita. Z Łodzi jest, o. Z Łodzi jest, okej. Okay. Tak. A co bym nie podejrzewał? No widzisz, a on jest w ogóle z Bałut, stary. Z Bałut, ona, z wow. Bałut. Ona, czyli Gortat i Ostry. Z Oesterem, dokładnie. A jeszcze Gortat. No tak, bujali tak. Dzielnicy. Ciekawe bardzo. Więc wiesz, dla mnie to jest takie... Ja rozumiem ten dualizm, który... Znaczy staram się rozumieć ten dualizm, czyli to, żeby nie być, wiesz, wiecznie zdenerwowanym na rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale jednak... Ostatnie, co chcę o sobie myśleć, to, że jestem w tej milczącej większości, której, wiesz, to nie przeszkadza. Mm-hmm. Bardzo nie chcę się tam znaleźć, nie, tam nie znajdę. Ja myślę, że mnie tam nie ma jednak, wiesz, dla mnie w ogóle jeszcze w momencie, w którym rozpoczynałem polimaty, wypowiedzenie się na temat czegokolwiek, to się mi wydawało, że to będzie koniec świata, bo jak ja się zadeklaruję jednoznacznie po jednej ze stron, zresztą wiesz, czasami nawet jak się niby nie chce zadeklarować i wystąpiłem w spocie, który zachęcał do tego, żeby była duża frekwencja na głosowanie i potem ktoś mi powiedział, że to jest jednoznaczna deklaracja polityczna, biorąc pod uwagę osoby, które... Była to deklaracja polityczna, wystąpiły. To była jasna, jawna i bezpośrednia deklaracja głosowania za Rafałem Trzaskowskim. Ja to mówię wprost, ponieważ tak było. I chyba, że którakolwiek z osób, które były w tym spocie, powie mi pod przysięgą, że zagłosowała na Andrzeja Dudę. Na Andrzeja Dudę z tego spotu? No, były tam takie osoby, które mogły pójść pijane do urny. I no ty. Przez pomyłkę to zrobić. No wiem, ale to... nie, ale nie ma w tym nic złego, ponieważ tego typu kampanie są wszędzie. Mnie bardziej chodziło o to, że jednak to była Glamour Warszawa, która mówi, chodźcie, zagłosujcie na Rafała, on jest taki fajny i to wszystkim będzie dobrze. To w ogóle był problem tej kampanii i wielu innych kampanii. Mi się ten spot bardzo nie podobał, zresztą ten... On miał dla mnie właśnie za dużo tego TVN-owego odrzutu, który był niepotrzebny. Okej. Okay. Wiesz, i to też na tym Rafał poległ, no. Dobry kandydat, moim zdaniem. Dobry kandydat. Realnie ja, wiesz, stary, ja gadałem z ludźmi, jak robiłem te rozmowy z politykami. No tak, przy tej wszystkich miałeś na tacy. Nie miałem ich na tacy, jestem za chudy w uszach na takie rzeczy, mieć kogokolwiek na tacy, ale gadałem z ludźmi i wiesz, realnie... Nie no, prezydenta rozegrałeś, proszę ciebie, jak fachura, chopie. Tak, i wygrał. Dzięki tobie. Tak jak ci napisałem, o, kolejna osoba, dziękuję. Dzięki wszystkim, dziękuję. To zakończmy już ten jebany 2020. Tak. W ogóle to, żeby rozmawiamy dzisiaj o polityce tutaj w tym... Tak. To nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy, ale... No ja też nie, tego typu spotkania właśnie co roku mnie zaskakują. Potem oglądam tego, te rozmowy i sobie myślę, serio, Radek? Matka dzwoni, mówi, Radek. Odcięli nam prąd, Radek, i ogrzewanie. Dzięki. Dzięki, wszystko jest git. Nie, gadałem z ludźmi, którzy, wiesz, jak pytałem, na kogo będą głosować w drugiej turze, prywatnie, nie? Pewnie. To mówisz, że na przykład nie zagłosują na Trzaskowskiego, żeby była jasność, ja nie jestem fanem Rafała Trzaskowskiego, ja po prostu, wiesz, mówię o takich kandydatach, którzy byli w drugiej turze, czyli naturalnie, gdyby był tam Szymon Hołownia, to bym przeprowadził dialog, zagłosowałbym na niego, nie? Gdyby był Robert Biedroń, to bym po prostu jak prosty chłopak z Krosna zagłosował na niego. Prosty chłopak, prosty chłopak z Krosna, nie, że... Więc, ale był taki wybór i ludzie mówili, że parę osób to słyszałem. Od paru osób to słyszałem. Nie zagłosuję na Trzaskowskiego, ponieważ on mnie wkurwia tym, jak on się zachowuje, jak on się unosi swoim wykształceniem, jaki to on w ogóle na Sorbonie. Że jest pogardliwy. Tu i tam i w ogóle po francusku. Nie. Zagłosuję na Dudę. Ludzie, którzy nie głosują na PiS, mówili, że zagłosują na Dudę. Czaisz? Więc tak duży negatywny elektorat zgromadził sobie Trzaskowski, że no nie, nawet Daniel Rusin takiego dużego nie ma, chyba. Reżyser życia w sensie, bo... Reżyser życia. To prawda. To biorąc pod uwagę, że trochę ponarzekaliśmy... A jak pieniądze w tym roku? Dobrze? Słabo u ciebie? Fantastyczny to był rok, jak mawiał klasyk z 97. To ja się napiję. Dużo spałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię. Tak. I w każdym razie... Wiesz co, jeśli chodzi o finanse, to ciekawe jest to, że nas jako wydawnictwo nie walnęła mocno pandemia wiosną. No. To był taki czas, kiedy wiesz, był taki, wszyscy byli hej, hoj, jedziemy i czytamy i wykorzystujemy czas przymusowej izolacji, żeby, tego, żeby było fantastycznie nadgonić i tak dalej, więc tak jakby tej pandemii wiosny nie było. Natomiast teraz jest tak, że wiem, że jest gorzej. Jest tak, że mimo, że się mówi, że branża internetowa przeżywa teraz renesans, bo wszystko się przeniosło tam, owszem, tylko my też handlujemy bardzo specyficznym towarem, droższymi książkami, nie zawsze książkami pierwszej potrzeby. Więc to jest pierwsza zasadnicza sprawa. Druga sprawa jest taka,
Czekaj, mówisz o tej książce? Czy, nie, tu nigdy się, nie ma ceny. Ja przepraszam, mówiłem o tym, że tu nie ma cen. Tu nie ma cen w ogóle, nie na tych książkach. Nie ma ceny. Nie ma cen, to jest jedna z tych ciekawszych rzeczy. To prawda, nie ma ceny. Natomiast teraz w momencie, w którym zaczęliśmy się zastanawiać, co się dzieje, i zleciliśmy takie trochę badania, które były przeprowadzone, powiedziałem trochę, dlatego że one były robione przy okazji jeszcze innych, nie były na nasze zlecenie, w każdym razie badały naszą grupę docelową pod kątem podejmowania decyzji zakupowych, to okazuje się, że jeśli czegoś nie musisz kupić, to odwiedzie cię od tego zakupu nie to, że nie wiem, oszczędzasz, nie masz pieniędzy, twoja sytuacja finansowa przez COVID się zmieniła i pogorszyła, tylko ludzi powstrzymuje od działania paraliżujące uczucie braku stabilności. I ono wynika chociażby nawet z tego, że nigdy nie wiemy, czy za tydzień czasami restrykcje nowe rządowe nie obejmą naszej branży, albo jakoś nas mocniej nie dotkną. Na wiosnę będzie dopiero schodziło tak naprawdę. To... Możliwe, możliwe. No. Natomiast wiesz, no, branża księgarska i wydawnicza żyje jesienią. No więc to jest też tak, że my jesteśmy jedną z tych branż, które... No to no nie jest to skala oczywiście tego, że nam zamknięto cmentarze, a sprzedawaliśmy znicze. Natomiast i to z dnia na dzień się stało. Tylko pytając i mówiąc o tym w obiektywny sposób, to tak, to finansowo na pewno to odczuliśmy in minus. Na pewno sprzedaż mojej książki jest dobra i to jest jednoznaczne i super, ale... Ale Pauliny, od Pauliny Mikuły nie odbierasz telefonu. A nie widziałem się z nią chyba dwa dni temu. w ogóle też Pauliny książka jest bardzo ciekawa pod tym względem, że wydaje mi się, że i moja książka i jej byłaby fantastyczna wiosną, mniej teraz. W sensie teraz jest za dużo rzeczy się dzieje. Nie? Strajk kobiet właśnie cały czas, jest właśnie ta niepewność. I to są takie fantastyczne książki pod tytułem muszę nadrobić lektury, albo muszę się ogarnąć i zdobyć nowe umiejętności, na przykład lepiej pracować. Natomiast, natomiast wiesz, my nie mamy, tak jak powiedzieliśmy to wcześniej, prawa narzekać. To jest, zacznijmy od tego. Nie mamy, absolutnie. I nie będę tego robił, nie, więc obiektywna jest to informacja. Nie mamy i mamy, ale dokończ, proszę. No tak, 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 tak. W każdym razie... wiesz, znasz już mnie na tyle, że wiesz o tym, że... a propos znasz mnie na tyle, przypomniała mi się ładna dedykacja, podziękowania, które ci wpisałem w książce... Byłam się do mózgu? Nie. Nie, no inaczej, nie widziałeś tego? Widziałeś sekcję podziękowania? A, na początku? Tak, tak, oczywiście. Tak, tak, nie, myślałem, że odręcznie, wiesz, pomyślałem. Bardzo mi się spodobało to, co ci wpisałem. Przepraszam, mogę to powiedzieć? Albo możesz przeczytać, co ci wpisałem, że dziękuję Karolowi Paciorkowi. Poczekaj, no ja już to już... W kolejności alfabetycznej będziesz tam gdzieś w środku. Najpierw był Piotr Kulikowski, Karol Paciorek, za to, że nadal się lubimy, za to, że nadal się lubimy, mimo tego, że wiemy o sobie tak dużo. I dopiero potem jest Marcin Prokop. No i to jest plus. Tak, wygrałeś życie w loterii. Nazwisko. Tak, nazwisko. Natomiast rzeczywiście jest tak, że wiemy o sobie dużo. Czy ja wiem? Ja myślę, że jednak więcej niż nam się może wydawać, wiemy o sobie. Że to jest czasami, to, że ja na przykład nie wiem, jaki jest twój ulubiony kolor. Pewnie bym powiedział, że niebieski, ale... Kogo kurwa interesuje mój ulubiony kolor, stary? Złote myśli, fantastyczne. Nie przerabiałeś złotych myśli, jak byłeś mały? Mam 34 lata, kogo interesuje, co robiłem, jak miałem 5? Karol, jaki jest twój ulubiony kolor? Nie wiem, w dupie zastanów to mam. Się nad tym. Po co? Ja bym chciał wiedzieć, jaki jest twój ulubiony kolor. Ale ja nie wiem, jaki jest mój ulubiony kolor, bo to nie ma znaczenia. Jak to nie ma? O której godzinie się urodziłeś? 14:30. Nie wiem, czy masz grupę krwi. Poczekaj, nie wiem. Wiem, i co to zmienia, wiem, że nie wiesz. Co to zmienia w ogóle w moim rozumieniu Radka Kotarskiego jako istoty, że się urodziłeś o 14:35? Quizy są zawsze zabawne, jest przyjemne. No tak. Dajmy sobie przestrzeń redaktorze dajmy, na to, żebyśmy kolor pomyślali nie, czarny, o kolor. Nie wiem. Czarny jednak. Nie wiem, nie wiem. Czyli czerwony. Tak jak twoja dusza bardziej. Moja dusza nie jest czarna. Taka przyszarzała, ale ciemno-szara jest, na pewno jest ciemno-szara. Jak węgiel w Polsce, jak a little węgiel never killed nobody. Nie, do czego ja dążyłem do tego, że się znamy dobrze, a mimo to się lubimy. To wiesz o tym, tak. Że nawet w momencie, w którym moje finanse byłyby w dramatycznej sytuacji... Ta. Nie powiedziałbyś to o tym. To i tak bym o tym nie powiedział. Oczywiście, że tak. To jest raz, a dwa... I nie za bardzo by mnie to obeszło na tym etapie już. Dlatego, że osiągając określony status majątkowy taki, który mi umożliwia to, że mogę sobie kupić jaką chcę książkę i tak dalej, powoduje, że serio te potrzeby... Oczywiście, nie, to naturalnie, tak. Czyli git, czyli w porządku. Wszystko super. No i gituma. Jak najbardziej. Tak, tak.
Pomalutko. Nie gryź się w język. Ale wiesz, powiedziałeś, że nie mamy prawa narzekać. Ja uważam, że mamy prawo narzekać, że każdy ma prawo do narzekania. I tak samo jak prawo do narzekania ma milioner, tak samo prawo do narzekania ma gwiazda pop. Nie, prawo do narzekania wypływające z pewnych problemów, które ta osoba ma. Jasne. Nie uznaję tego tabloidowego pierdolenia o tym, że na okładce Faktu czytamy, że Marcin Gortat narzeka, nowy biznes nie wyszedł. Bo mu nowy biznes nie wyszedł, obok jest tabelka jego pozostałych biznesów i wielu... I ale jest nawet super. Nie, raczej bym powiedział, że ma jakiś problem wypływający z wnętrza czy ze sytuacji rodzinnej. I ten smutek się tam gdzieś zasadza. Nigdy bym nie powiedział, że nie mamy prawa narzekać, ale ja nawet zostawiając to na gruncie finansów, ja zawsze bardzo lubię, jak Tomek Kamel mnie strasznie wali po łbie w momencie, w którym o tym mówię, kiedy używam stwierdzenia, że no wiesz, my takie mamy problemy pierwszego świata. Znasz to uklepane stwierdzenie, więc... I on zawsze mnie gania za to i mówi, że nie powinniśmy tak mówić, bo... Żyjemy w Polsce. Mówi usiądź, Radek. Żyjemy w Polsce. W jakim pierwszym świecie? W jakim pierwszym świecie? Byłeś ty kiedyś w pierwszym świecie? Ale on rzeczywiście uważa, że nie można robić gradacji problemów. Że gdyby tak było, to zawsze możemy powiedzieć, że dzieci w Afryce umierają i tak. Zawsze cokolwiek się nie dzieje, to zawsze mamy lepiej. I jednak ten problem jest nasz dalej, w związku z tym nasz swędzi. I ja nigdy na przykład nie miałem taki, i wiem, że ty też tak nie masz, że ciebie szczególnie raduje albo powoduje, że masz lepszy humor, kiedy wiesz, że komuś mniej idzie. Albo inaczej, albo kiedy wiesz, że mógłbyś mieć gorzej, bo inni mają gorzej. O tak, więc to działa w dwie strony. Albo ani cię to nie dołuje, ani cię to nie dodaje siły. O tak. No nie, raczej szczególnie nie. Raczej, jeżeli mnie cokolwiek podnosi na duchu, to że coś wyszło. Czyli tak raz na kwartał się przez chwilę uśmiechnę. Że komuś innemu wyszło? Nie, że mi wyszło coś. Rozumiem. Raz na kwartał. Bo powiem... z innych sukcesów, to tak typowo po polsku. A niech się skurwiel przekręci. Passata kupił. Spotkamy się na zakładzie. Zależy w jakim silniku, jak 1.9 TDI, to wszystko w porządku. Już nie ma 1.9 TDI. Wiem. To był silnik. Kiedyś były silniki, nie? Dalej jeździsz tym samochodem białym? Białym. W sensie białym? Nie. Białym to zawsze był jako samochód mojej żony. A, raczej. To był samochód twojej żony, okej. Okay, ja jeszcze tym na co dzień, tym moim 13-letnim bez dachu maleństwem. A ty go nie sprzedałeś? Nie. Ty go miałeś cały czas? Nie, ja go mam teraz. No mam, co ty gadasz? Nie. Chodzi o ten... Bawaria. Tak. Naprawdę? Tak. Znaczy, czy go sprzedałeś? Trzeba powiedzieć, czy ja go używam na co dzień, bo oczywiście wiesz, jest to raczej samochód, jak jest po prostu ładna pogoda i można jechać bez dachu i to fantastycznie. I nie ma bagażnika, tak. Ale ja nie byłem przekonany, że go po prostu sprzedałeś. Ja co ty? Nie ma co drążyć wątku. W każdym razie to jest tak, że jednak staram się zrobić... taką akcję, żeby ograniczać liczbę samochodów, co mi w tym roku wybitnie nie wychodzi, dlatego, że tak, że coraz częściej myślę jednak o tym, że wrócę do swoich takich pragnień motoryzacyjnych i na przykład zacznę realizować się na takiej zasadzie, że kiedyś myślałem o tym, że Audi TT to jest w ogóle najcudowniejszy samochód na świecie i albo jakiś stary Mercedes typu, wiesz, jakieś takie naprawdę starsze modele z lat 80. i mi się one zawsze wydawały niesamowite, sobie pomyślałem, wow, jeśli to dzisiaj kosztuje tam, wiesz, 23 tysiące złotych, to ja wiem, że to jest, można powiedzieć, mało ekologiczny zakup. Ale z drugiej strony najbardziej ekologicznym trendem jest nie to, żeby kupować teraz elektryczny samochód na przykład, tylko zużyć ten, który istnieje nadal. Najbardziej ekologicznym trendem jest nie kupować. To fantastycznie, oczywiście. Tak. Ale chciałbym zrealizować takie swoje pragnienie. Nie, i mam taki nawet pomysł na format, który chciałbym z moim kolegą przeprowadzić. Z Włodkiem powinieneś gadać w tym segmencie. Wy lubicie stare rzeczy sobie kupować i po prostu... Tak, coś w tym jest. Stara kamera, jakieś takie rzeczy. To telewizor. Prawda. I chciałbym zrobić taki format YouTube'owy być może, albo telewizyjny, w którym rzeczywiście można by było kupować... Fajna nazwa, nie słyszałem, ale może się... O starych rzeczach, no. Flashback, to by było niezłe. I po to, żeby właśnie robić renowację takich samochodów i dawać im trochę drugie życie. Okej. Okay. No. Zobaczymy, mam nadzieję, że czyli będzie... Czyli taki ten, Jay Leno z Garage. No tak, tylko że wiesz, jakiejś polskiej skali to taki, wiesz, jaki kraj, taki Jay Leno. Okej. Spoko, no czy wiesz... A ciebie dalej nie ciągnie?
w temacie motoryzacyjnym do zmiany. Masz piękną dalej czerwoną strzałę. Tak jest. Ostatnio widziałem twój wywiad u Magdy Małek, i, no. i która ci powiedziała, zarzucała, że jeżdżę Mercedesem. Zarzucała, ładne słowo. Ogromna potwarz jej strony, ona nie miała świadomości, co mówi. I nawet zrobiła zdjęcie tego Mercedesa, prawda? Tak, a wiesz, czyj to Mercedes, nie? To nieważne. Okej, okay, dobra. Ale w każdym razie zarzucała mi nie mój samochód, że nim jeżdżę, tylko dlatego, że stał gdzieś niedaleko. Nie, ja jeżdżę Toyotką, wszystko jest git. W ogóle byłem u naszego, nie wiem, czy to jeszcze korzystasz Bartka. U Bartka. Oczywiście, że tak. Ty jesteś z nim na ty? Nie, na pan. Wiesz, oponki zmieniłem, oleje, klocki z tyłu, bardzo sympatyczna sytuacja. W ogóle pan Bartek jest fantastyczny. Tak, dobra firma. Serio. Dzwonię do jego godziny wcześniej. Czy my go nie powinniśmy polecić publicznie, czy nie możemy tego zrobić? Okej, nie, no dobrze. Nie, bo nam zaleją, po prostu nie będziemy się mogli dopchać, bo wszyscy będą chcieli niego robić auto. Ja go polecam znajomym. Ja też. Nie, no rewelacja, wiesz, przyjechałem do niego rano, zostawiłem samochód o godzinie 8, o godzinie 13 miałem telefon, miałem do wymiany, wiesz, oleje, filtry, opony na zimowe, no i okazało się jeszcze, że klocki, jakaś tam, wiesz, żaróweczka spalona, to w sensie sama eksploatacja, zadzwoniłem. Znaczy on zadzwonił, co jest do wymiany. Przyjechałem o 17, samochód fantastycznie. Gotowy. Masz pokazane części, które wszystko zostały, super. Jakbyś chciał zobaczyć zdjęcia, albo stare części, które zostały wymienione bez problemu, wszystko jest pięknie. Wszystko szukajcie pana Bartka w okolicach Bartyckiej, tyle powiem. łatwo zapamiętać, tak. Natomiast właśnie uważam, że tacy ludzie jak on z takim podejściem, to są zdecydowanie godni ludzie do polecania. Tak. No ale mówię też o nim i o tym wszystkim, dlatego że no wiesz, to Jotka jeździ tak, jakby nic się tam, wiesz, nic nie stuka, nic nie puka, lać jeździć. Jeżdżę na oleju fabrycznym cały czas. W sensie na oleju, na klasie, tak. Oleju fabrycznej. Ty też robisz małe przebiegi, ale właśnie jest jak wygląda twoja emocjonalna... zrobiłem. Okej, okay, nie zresztą tak mało. Jak emocjonalna strona tego cały czas związku waszego wygląda? Czy tam jest tak, że dalej masz trochę większe bicie serca w momencie, w którym wsiadasz do tego pięknego... Tak, bo wiem, że muszę gdzieś jechać załatwić, to od razu mi serce napierdala z radości. O, jak mega, znowu jadę gdzieś coś robić. Jedziesz do ZUS-u na przykład, no rozumiem. Nie. Czyli nie masz takiej rzeczy, jakoś jest... No wie, nie wiem, a co? Znaczy emocjonalnie no samochody... No właśnie ja zacząłem teraz trochę już tego poszukiwać, starzejesz wiesz, się, i dlatego... Proszę? Starzejesz się. Starzeje się, to prawda. I na przykład właśnie... Kryzys wieku średniego, samochody. To prawda, ale na przykład wiesz co, to właśnie to Ferrari mnie trochę w tym roku odblokowało, bo jak sobie pomyślałem o tym, że... A w ogóle dziękuję bardzo za to bardzo chamskie ustosunkowanie się w materiale Filipa Nowobliskiego, gdzie sobie dziewczynka z tobą robiła zdjęcie. Pomyślałem, co na moim miejscu powiedziałby Karol Paciorek o mnie i powiedziałem dokładnie to. Natomiast sprowokowała mnie, była jej wina. W każdym razie... Oczywiście. W każdym razie... Ale dobrze powiedziała, nasi widzowie... Tak. Widziałem, że masz swoich wysłanników. Słuchaj, stary, zacznijmy może od tego, że wasz program ma swój własny magazyn. Tak jest. Ja byłem na spotkaniu z redakcją w ogóle. Ja, jest to jakaś taka moja marzenie, żeby nie wiem, jakoś tam się udzielić bardziej, może być może jakiś kącik, chociaż boję jakbyś się, że nie... chciał, ja myślę, że mogę cię przekierować do Uli, która się tym zajmuje, która się tym zajmuje. I to co tydzień się ukazuje? Tak. Niesamowita rzecz, wiem. I to jest społeczny, nic tam nie... Czy Georgii Soros płaci? Nie, ani nie? grosza. Na pewno? Na pewno. Kurczę, jak zobaczysz reklamy chipów podskórnych, to wtedy się zacznie interesować. Rozumiem. To nie. Jest to tak niesamowite, że aż ciężko mi powiedzieć. Sam nie mogę tego objąć świadomością. W każdym razie faktycznie Ferrari, o którego materiale zahaczyłeś, uruchomiło u mnie to, że samochód, który może mieć 14 lat, taki jak on akurat, no to wiadomo, też jest the samochód i jasna sprawa, ale że serio, mogą się wiązać niesamowite emocje w zakresie jeżdżenia tym samochodem i nie potrzebujesz, wiesz, kupić samochodu za ileś bardzo dużo pieniędzy. Pamiętajmy, że nadal mówimy o aucie za pół bańki. Akurat w tym przypadku tak, no ale powiedzmy nie jest to, za chwilę nie będzie to już mój samochód, więc nie mogę od niego tego żądać, żeby mi dostarczał emocji. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że mogę podobnego rodzaju emocje znaleźć przy zakupie za 30 tysięcy. A, to na pewno. A to chciałbyś kupić w takim razie? Wiesz co, chodzi mi parę rzeczy po głowie, chodzą mi takie czasami odstrzelone zupełnie tematy pod tytułem z jednej strony właśnie na przykład stare Audi TT, z drugiej strony bardzo mi się ale podobają. Ale to pierwsze to takie Tak. To jest brzydkie. Ej, właśnie on jest tak brzydkie, że aż brzydkie jest. Ja właśnie uwielbiam brzydotę tego samochodu. No okej. Okay. Ale chwilę myślałem, że on jest ładny, a potem pomyślałem, Karol. Nie, to jest właśnie... Nie, potem już trochę lepiej ale było, na przykład wiesz, co nie. Ostatnio kompletnie mnie nasz wspólny kolega dokonał zakupu tego samochodu i jak zobaczyłem na zdjęciu to, co on kupił, czyli starego Chevroleta Tahoe. Za 25 tysięcy złotych go kupił, wyobraź sobie. I była sytuacja taka, że wiesz, no to jest taki samochód,
jak wiesz, z czasów, kiedy Griswoldowie jeździli tymi autami, które ma drewno na zewnątrz. Na zewnątrz wiesz, ma taki... To są takie rzeczy. Ale klapa to sprowadzał go, czy tu kupił? Nie, tutaj kupił w Polsce. Okay. I teraz będzie doprowadzone do cudownego stanu. I wiesz, no jest to ponad 5-metrowa kolumbryna, bo inaczej o tym nie można mówić, no tak. Która no jest takim miśkiem, którego chciałbyś przytulić. No i jasne jest tak, że nie? Że się, okej, już popłynąłem. Ach, to V6. I to nie wiem, czy tam nie jest V8. W każdym razie... No, widzisz. No to są takie rzeczy, które... odpowiadając na twoje pytanie, to jest taka kategoria produktów. W ogóle ja samochód chciał... Griswoldów mi się też podoba bardzo. I stoi na Allegro jeden taki, chyba za 40 tysięcy. To już trochę więcej, ale też, wiesz. Czyli do robienia też, tak? Nie, znaczy... jest w fantastycznym, perfekcyjnym stanie, no. Wow. No ja bym powiedział, że raczej ten. Nie, ja bym powiedział, że cały czas, wiesz, oczywiście Porsche jest tym samochodem, który mi się podoba jako idea i to jest ta idea fix. Coraz bardziej niestety zbliżam się za to do punktu, w którym myślę sobie, że ja już tak długo myślę o tym, że to już by była klisza, gdybyś to zrobił. Nie, że właśnie totalnie to pęknie wszystko, pyk, to będzie tak cing, więc w sumie wywalone już zaczynam mieć. Motor bym chciał. O, no. Czyli starzejesz się jeszcze bardziej niż myślałem. No, tylko nie wiem jaki. Okej. Okay. No. Więc może jak mnie odwali, to sobie na wiosnę. Ale to z Marcinem Prokopem pogadaj, bo on jest bardzo dobrze zresearchowany, tak? Zresztą to jest motocyklista od tego sezonu. No tak. Więc no, tak to, na właśnie nie wiem, czy bym się bawił w to, że poszedłbym na naprawkę, czy najpierw kupiłbym sobie coś takiego do 125, czy jakie tam teraz są przepisy. 125 możesz jeździć. Tak? No ale nie wiem, czy się te przepisy jakoś delikatnie nie zmieniały. A, okej. Okay. No, więc... Na pewno w dobrą stronę, jeśli chodzi o jakąkolwiek zmianę. W dobrą stronę? Jeśli jakikolwiek przepis w zakresie tego miał się zmienić, to... Tylko w dobrą stronę. Że łatwiej. Nie, no że jakby legislacja obecnego rządu jest jasna. A, zawsze zmierza w dobrą stronę. Oczywiście, jakżeż mogłem pomyśleć, czy pomyśleć, że pomyślałbym inaczej. Nie, to ja jestem przekonany, w sensie jasne. Mamy zaostrzenie w prawie aborcyjnym, więc pewnie jest trochę łatwiej, jeżeli chodzi o prawo do prowadzenia. Chodzi o równowagę. Chodzi o równowagę, to są naczynia połączone. Rozumiem. A ty to ciebie motocykl nie kręcił nigdy? Miałem to ten taki moment, w którym zacząłem... Narkotyki twarde? Narkotyki twarde właśnie nie. Cały czas próbuję, wiesz, ale... To jest, nie mogę się przekonać, wiesz? No nie, cały czas próbuję... W ogóle nie, jakbyś nic się nie dzieje, nie wiem, o co chodzi. Nie, żartuję. Natomiast rzeczywiście jest tak, że z motocyklem mam tak, że to właśnie tak było trochę. Jak a propos tego zażartowaliśmy z twardymi narkotykami. Ja bardzo chciałem, ale no nie wychodzi. No jakoś jak mnie może zachwycać, jak mnie nie zachwyca. Nie, no w porządku. Wydaje mi się, że wszczepione mi poczucie niebezpieczeństwa związane z jazdą mi trochę to psuje fan. To moja żona mi patrzy, jak czasem powiem coś o motocyklu. To jest tak, to, że nie jesteś mogę pewien, tego, czy jesteś pewien. Tak, że to nie zależy ode mnie. No ale właśnie jak z Marcinem o tym rozmawiam, to Marcin mówi zawsze, że on też tak miał, ale przezwyciężył tę myśl. No. Więc jednak to się da. Trzeba się wywrócić ponoć. Są ponoć, inne metody. Ponoć trzeba się wywrócić na motocyklu. W sensie, wiesz. No, tylko oczywiście mówimy tutaj tak, żeby każdy, żeby była okazja, żeby się wywrócić w kontrolowanych warunkach jednak, żeby poczuć, jak to jest, jak się wywracasz. W stroju odpowiednim i tak dalej, nie? Wiesz, tam teoretyzuję, żeby było jasne. Rozumiem. Przyjemnie się tu siedzi, miło rozmawia. Co jest trochę jedną rzeczą, taką kripozą delikatną, że jak patrzę na ciebie... To widzisz siebie. To widzę siebie. Nie, no nic nie poradzę. To jest jak patrzenie w oblicze Jezusa, na obrazie. Możliwe. Można zobaczyć siebie. Może. Ale to jest właśnie takie trochę metafizyczne, że widzę siebie w tobie. I być może tak trochę jest, zobacz. Zobacz oblicze bliźniego w sobie. Czyli to jest taka przyjemnie ekumeniczna ta pleksa, jak to mówi pan Leszek Dasz. No pleksa, wiesz jak się nazywa firma, to chętnie zareklamuję, firma, w której kupiłem te... Castorama? Plexipol. Jak zobaczysz... Tak siadł i sobie myślał. Jak zobaczysz, ktoś długo myślał, ale przysięgam, szukałem Plexi, wpisałem Plexi Warszawa, wyskoczyła mi w Google Mapsach firma Plexipol i pomyślałem, nie muszę szukać dalej. Ale poczekaj, dlaczego trzeba było kupić to w wyspecjalizowanej firmie? Nie możesz iść do marketu budowlanego i kupić taki Plexi? A są tak duże Plexi w marketach budowlanych? A, czyli to było rozbierane w wymiar, tak? No nie, myślę, że jest po prostu taka Plexi w Casto? Ja myślę, że nie ma. Widziałem. A po co miałaby być? To nie jest, do a czego tutaj jest, dlaczego jest tutaj ta przerwa? Po to, żeby się dotknąć, czy dlatego, żeby jakiś wniosek tutaj na przykład smugł? Na łapówki. Ale na łapówki. Na łapówki. Akurat tak patrzę, grubość, no myślę, że dwie dyszki się zmieszczą. Co, 20 tysięcy? Tak, w 100 złotówkach. Nie, możliwe, że nie. W 200 by się zmieściły. Może w 200. 200 tysięcy? Nie. Takie tutaj nie przechodzą kwoty. My tu raczej tak rozumiem. Po polsku, tak na spokojnie. Tak delikatnie. 300 zł. No, tak na spokojnie.
W jedną stronę raczej, nie. A propos też łapówek ostatnio, a nie, już nie będę zaczynał tematu. Nie, no zacznij, bo temat łapówek jest zawsze interesujący w kontekście ciebie. To się nie nagrywa, możesz mówić. Jak ze swoimi, wiadomo. Nie, rozwaliła mnie znowu taka informacja, którą też mi sprzedała moja teściowa, która fantastycznie gotuje, Ewa, która powiedziała, że w szpitalu jej znajomym, już nie będę mówił w którym. Wszczepili jednak. Te chipy. Te chipy wszczepiają cały czas, niesamowicie. I Bill Gates ponoć osobiście robi, wiesz? Tak, tak. I Georg Soros obok niego stoi i mu płaci $100 za każdego chipa. Między nimi jest taka właśnie pleksa. Tak, tak. To wszystko się dzieje. A potem się budzisz i mówisz, podaj mi tego blanta. Zajebisty miałem sen. Tak, i nagle się stajesz zwolennikiem szczepionek. Natomiast chodzi mi o to, że wyobraź sobie, mogą ci podać osocze w szpitalu publicznym, państwowym, po uiszczeniu pewnej kwoty, tylko wtedy, niezależnie od stanu twojego no autentycznie. Nagle nie ma osocza, pieniądze i jest osocze. Co ty, w państwowym szpitalu? Państwowy, publiczny szpital. Za nasze? Za nasze, no. Oj, Karol. Co się z 2021 roku w trakcie z tego odcinka? Spróbujmy dokonać jakiejś predykcji. Znaczy ja szczerze, ja ci mogę 2021. powiedzieć, jak mam plan na 2021. Proszę. Nie pamiętać go, kurwa. Iść w taki melanż, jak tylko będzie można, iść w taki kurwa melanż, to tytaniczny, żeby sobie odbić cały 2020, najwyżej nie przeżyję. Wolę umrzeć od melanżu niż od COVID. Naprawdę? Nie, no przecież... Kurwa, co za rok. Siedzę w domu, czytam książki, pracuję. Ja pracowałem tyle w tym roku. No, prawda. Ciebie nie prześcignę, nie? Ty w najlepszych latach byłeś tytanem pracy, ale ja w swoich standardach, ja naprawdę miałem parę takich miesięcy, że pracowałem po 7 dni w tygodniu. Wow. Czyli 2021 jest u ciebie rokiem odpoczynku. Nie ma mnie. Nie ma YouTube'a, zamykam. Ale będziesz robił wywiady i te wszystkie inne rzeczy? Co? Będziesz to robił? Ale gdzie? No, na YouTubie. W przyszłym roku, czy będę to robił? No tak będę to robił. Czemu miałbym nie robić? No okej, bo myślałem, że tak radykalnie podejdziesz do tematu. A że zamykam kanał na rok. Zamkniesz działalność. Nie musisz trzymać tego mikrofonu, co zrobisz? Ja wolę trzymać, wolę być pewnym. Ale nie, co? Nie, ja po prostu ruję się tym swobodnie. Taką... Nie, ja sobie tego odsłaniam, o, w drugą, w jedną stronę lata ta bombka jakaś opieprzona. Ja to naprawdę potrafię w mastering, nie musisz trzymać. I widziałem na materiale wideo, który mi przesłałeś, podcastu, który się niebawem ukaże, drodzy państwo. Przypominam, że rok temu o tym mówiliśmy, tak. Jak chcecie zobaczyć, to zobaczcie sobie rozmowę sprzed roku z Radkiem, gdzie on mówił, takie nagraliśmy z kolegą, podcast już tuż wychodzi, rok później Radek mi wysłał, przysięgam, kilka dni temu wysyła mi link, mówi, ty zobacz, bo ten podcast chyba wyjdzie, świeżo nagrany odcinek. Emisyjny odcinek już. Tak, zobaczę. No i tam z kolegą jest też wideo, w ogóle wizja jest i tam zauważyłem u ciebie, znaczy u twojego kolegi, kompulsywne ruszenie nóżką. Dyganie nóżką, które u ciebie występowało, nie występuje. Już nie występuje, to zauważyłem. A u ciebie widzę kompulsywne za to trzymanie mikrofonu w tej samej odległości od ust. Ja naprawdę potrafię masterować, jest git. Dobrze, to mnie potem nauczysz, żeby ten podcast był. Ale bardzo ładny dźwięk jest tam. Naprawdę? Bardzo jest A wiesz, tak, że dlaczego ten dźwięk jest ładny? Pewnego dnia przyszedł do mnie Karol Paciorek i mi pokazywał, jak to się arkana robi? Jak to się tego robi? Programu. I nagrał mi wideo tutorial. Ty faktycznie nagrałeś. Który był po winie, ty nagrywałeś screen, po prostu ekran u siebie na kompie. Który to... A już inaczej robię, przez wiesz? Przez całą część pierwszą jest po angielsku. Zacznijmy od tego. Pamiętasz? Nie. Byłeś po takim winku delikatnym trochę. Dlaczego? I nagrałeś mi... No i po co tak robisz? No i po co tak robisz? Lekko, ale lekko ja też wtedy piłem ja to wino. Ja potrafię po angielsku mówić też bez winka. What? ale najśmieszniejsze jest to, że ja za każdym razem, jak włączę ten program i chcę sobie przypomnieć, to oglądam cały ten wideo tutorial, który mi wtedy stworzyłeś. Ale ja naprawdę mówiłem po angielsku. Mówiłeś po angielsku tak. Całą połowę. I to, ja bym myślałem, dobra, może pierwsze dwa zdania. Potem myślałem, może pierwsza minuta. Nie, ty tam jedziesz i robisz naprawdę, witasz się z widzami. Naprawdę? Tam jest pełen tutorial taki YouTube'owy zrobiony. To może wiesz, to może udostępnij, żeby ludzie zobaczyli, jak się ma, jak masterowałem audio jakiś czas temu. I ten podcast, którego słuchałeś, który mam nadzieję w styczniu będziesz mógł usłyszeć już publicznie. Jeszcze raz sobie puszczę. Dobrze, mam nadzieję. Odpytam cię potem z niego. Tak. Został dobrze zmasterowany. A już inaczej masteruję. Mogę się, jak się znowu mówię, to ci pokażę. Ale nie, jest jeszcze szybciej. To nam o kolejny rok. Jest. Nie mów swojemu partnerowi ekranowemu i mikrofonowemu. Mhm. No. Dobrze, nie powiem. Drogą, to jest bardzo fajne, bo też wydaje mi się, że to może być dla niego przepustka do rozpoznawalności pewnej. W sensie, współudział w jakimś takim projekcie, który wiesz, u twojego boku, to może być też bardzo ciekawa rzecz. To prawda. A jak ci w ogóle pracuje w tandemie? Bo to jest chyba pierwszy raz, kiedy ty pracujesz w tandemie. To prawda. I zawsze mi się wydawało, że nie potrafię pracować w tandemie. Bo? Bo
Bo wynikało to z tego, że wiesz, zawsze miałem obsesyjne poczucie kontroli nad każdym nad wszystkim materiałami, które wypuszczałem, więc... Jak wiemy, wybitnej jakości. Niesamowicie wysokiej jakości zawsze były twoje materiały. Tak myślałem, że się tak przesłyszałem, ale jednak to usłyszałem, co powiedziałeś. Nie, jak materiały na kanale Polimaty, to jest kosmos. Postaram się to rozchodzić wewnętrznie i przejść dalej. W każdym razie... No na pewno lepiej to niż cokolwiek poprawić tam, bo jak poprawić coś, to jest niepoprawialne, bo już jest... Wiesz, jakbyś się zastanowił w ogóle nad tym, co się stało w toku ostatniego roku i chociażby w tym materiale, który widziałeś i wielu innych, które nagraliśmy wtedy, to jest to, że ja się nie przygotowuję na przykład do tych nagrań. Wiesz, tak siadam i po prostu, wiesz, godomy. I w momencie, w którym jest jeszcze druga osoba, to już zupełnie nie mam kompletnie poczucia kontroli, zwłaszcza, że mówimy o takiej osobie, która jeszcze jest w stanie mi odwalić numer w każdym momencie. Bo nie? Ona się dopiero uczy pracy z mikrofonem. Nie jest zadziwiające. Tak. Ale myślę, że są szanse, jakby, wiesz, fajnie to wygląda, taki Filip i Flap trochę. Gang Olsena. Ktoś, kto bardziej seryj rozwali, jak się przewróci. Trochę tak. Ale jak to wyjdzie, to będzie śmiechu. Pełna beczka. Ale wiesz, odpuściłem i jest naprawdę przyjemnie mi w takiej myśli. Fajnie jest odpuścić i czasem. Myślę, że powiem tutaj to po raz pierwszy padnie to stwierdzenie w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej, że mój masterplan zakłada to, żeby to była rzecz, która przejmie całość mojej aktywności w sieci. Że ja już nie będę jednak robił Polimatów, a na pewno tak często, jak robię teraz, że faktycznie... No bardzo często. Dwie teraz serie po 10 ukazują... odcinków raz teraz na pół roku, wszystkie takie same nagrane w 3 dni, jak cię znam. To jest masz je rozpisane wcześniej, siadasz tak raz w tym garniaku, nagrywasz to wszystko z góry na dół. Ja nagrywam chuj roboty. Pomyśl sobie, że wychodzi mniej więcej 20-22 odcinki Polimatów rocznie, biorąc pod uwagę, że mamy tam 52 tygodnie, tak? No to tego jest trochę jednak. Trochę tego jednak jest. A teraz 22 LS-y wychodzą w miesiącu. Że może tego nie być w ogóle. To jest zupełnie inny kaliber gatunkowy. My jesteśmy sprzedawczykami taniego humoru, jesteśmy kupinami, jesteśmy takimi cherubinkami z gołą dupą na chmurce, wiesz, z tym takim łuczkiem, którzy, wiesz, śmieją się z wszystkiego, ktoś się wywali, to się śmiejemy, jest absurd jakiś, to się śmiejemy. Nie porównujmy tego jednak do wysokich lotów rozrywki i nauki, która jest serwowana na kanale Polimaty, gdzie ty siadasz w garniturze, a to już samo w sobie konstytuuje pewną jakość. Tak, bo opiera się na tym zasadniczym błędem, na tym zasadniczym błędzie poznawczym, że jak ktoś siedzi tak ubrany, to musi wiedzieć, co mówi. Absolutnie, to wiesz, to jest kostium, który jest ubrany wtedy. Ja na co dzień tak nie wyglądam, chociażby się... I się tak nie zachowujesz. I tak się nie chodzisz i dłubiesz w nosie. To prawda, ale na przykład w kontekście tego naszego nowego formatu, o którym mówimy, naturalnie moim zdaniem porównania do szacownego kanału lekkostronniczy będą na początku na pewno. No, nie sądzę. Dwie gadające głowy na tematy różne i luźne. Tylko wiesz co? Raczej dwóch typów podcast. Okay. Szczerze mówię. Okay. Jeżeli już to wydaje mi się, że bliżej, bo jednak podcast, dłuższa forma i tak dalej. Ale może nie mówmy o tym, czego jeszcze faktycznie nie ma. Jasne, chyba, oczywiście, że obiecasz teraz z ręką na sercu, że w styczniu wychodzi. Nie obiecasz, no bo rok temu już obiecywałeś. No. Myślę, że jest 90% szansa. Dobra, jebać, nieważne, idźmy dalej, bo to nie ma sensu. Wiesz, bo to już by mogło iść, prawda? To jest gotowe. To jest gotowe. Wiesz, że to mogłoby iść za tydzień. To prawda. Czemu to ma iść w styczniu? Daj mi jeden powód. Bo nie chcemy pięć. Nagrać odcinków. Aha, bo chcecie więcej, nagrać odcinków trochę więcej, bo się nie możecie żeby normalnie potem nie było że... sytuacji takiej, że brakuje nam. Bo się nie spotkacie, bo obaj macie kurwa wyjazdy na narty, na wakacje za granicę, a tamta osoba jeszcze ma mnóstwo swojej aktywności w pracy, ponieważ teraz jest taki sezon, że głównie cały czas trwają te i tamte. Aktywności, w których jest bardzo zajęty, to prawda. Tak. Totalnie, nie ma szans. Nie, masz rację. Nagrajcie pół roku do przodu. Nie, już jesteśmy naprawdę zdeterminowani. Ile macie odcinków nagranych? Proszę? Ile macie odcinków nagranych? Trzy. Wow, czyli 3/4 miesiąca. Chcemy nagrać 10 odcinków i wypuścić. Czyli teraz w grudniu nagramy. I po to już potem to jest bardzo zły pomysł. Naprawdę? Tak. Ale po co? No właśnie po to, żeby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że to jest ten materiał. Ale nie będziecie wtedy mieć możliwości manewru wobec pierwszych odcinków, jakiegoś feedbacku od ludzi. Co ty gadasz? Weź już przestań. Dobra. W sensie, o ile LS jest prosty konstrukcyjnie, to tamto to jest jak konstrukcja cepa w ogóle. Tam się nic nie dzieje w montażu.
No to prawda, to prawda. No to jest rozmowa. LS to jest najlepsze momenty z waszej rozmowy, które wymagają jednak montażu. I to już mocno powiedziane, najlepsze momenty, nie? To jest w ogóle, wiesz. Wydaje mi się, że to jest główna różnica między tymi dwoma formatami. Tam jest rozmowa, a tutaj są najlepsze momenty. No bo, a nie jest tak? A nie jest tak? A nie jest tak? No, a nie jest tak? A jak jest? A nie hopie, jest? Wiecie. Ha, dajże spokój. Dobrze, że ta pleksa jest. No, ja bym tam przyszedł, powiedział. Chyba zolił. Dobrze, to dobrze, już zakończmy ten temat rzeczywiście. Czyli co, czyli zamykasz Polimaty, przemieniasz swój biznes w podcast? Myślę, że to będzie po prostu moja dominująca forma. I już finalnie odcinasz kupony od popularności? Żartuję. A co byś chciał robić za 5 lat? Gdzie się pan widzi w naszej firmie? Nie, co byś chciał robić za 5 lat? To chciałbym robić to za 5 lat, co spowodowałoby, że byłaby to cegiełka, która dorzuca się do mojego ogólnego przekonania, że moja egzystencja na tym łez-padole ma sens. Że to nie jest rzecz, która wyłącznie to o tym decyduje, ale na pewno dorzuca, że na przykład, wiesz, i to nie musi być coś wielkiego i górnolotnego, bo tak zabrzmiało, ale no. Na przykład fakt, że się dobrze bawię na świecie, chociażby nawet w ramach takiego formatu, o którym teraz mówimy, nadaje mojej egzystencji sens dla mnie. Więc a jeśli teraz nie pytasz, co robisz, to nie spełnia tych warunków? Już nie. Bo? Bo to było coś, co spełniało te kryteria przez najbliższe, powiedzmy, pierwszych parę lat działalności Polimatów. Teraz, tak? Okay. Dokładnie. Więc dzisiaj już, gdybym miał powiedzieć, czy ten program mi jest do czegoś potrzebny, na pewno jest dla mnie fajną tubą do tego, żeby podzielić się chociażby nawet rzeczami, które odkryłem, są ciekawe, ważne w życiu albo jakieś. Przypomnijmy ale najjaśniejsze fragmenty Polimatów, czyli ostatni odcinek. Dlaczego luty to luty? Nikt. Czy ty chcesz zacząć bitwę na miniatury i tytuły odcinków? Dlaczego luty to luty? Nie, ten odcinek powstał po to, żeby dać ludziom odpocząć od tematyki związanej z pracą, wokół której się toczy cała najnowsza seria Polimatów, więc to wynikało tylko z tego. Ale dzisiaj już naprawdę mam tak, że wydaje mi się, że to nie jest program taki, który u mnie powoduje, że wow, już się nie mogę doczekać, kiedy napiszę następny odcinek. Więc jeśli mogę tego nie robić, a robić coś innego, co spełnia takie coś... A to nie jest tak, że ty mógłbyś nie robić nic na przykład przez rok? Serio pytanie. W sensie w mojej głowie, czy by mogło się coś takiego odbyć? Nie, że mógłbyś nie robić, nie że nic nie robić, leżeć, tylko nie pracować przez rok. Czy finansowo bym sobie poradził? Poza Altenbergiem. Tak, mógłbym. Mógłbym, oczywiście, że tak. No ale wiesz, poza Altenbergiem, miejmy też świadomość, że ja w Altenbergu nie działam na bieżąco. No ale załóżmy, że to jest coś, co cały czas i tak działa i będzie wydawało kolejne książki, nie? Tak, tak działa pod egidą mojego brata i Andrew to po prostu ogarnia stuprocentowo, dając mi ogromny komfort tego, że ja się nie muszę w to mieszać w ogóle, a jest po prostu używany mój wizerunek, więc tak jeśli nazywamy, że to jest nic nie robienie, a tak bym powiedział, że to jest nic nie robienie. Doglądanie, ale wiesz, nie angażowanie się na maksa. To zdecydowanie absolutnie, że tak, tylko widzisz, to jest tak jak niektórzy wyjeżdżają na wakacje, że przez pierwsze parę dni jest bardzo przyjemnie, że się nic nie robi. Tak samo jak izolacja wiosenna w związku z COVID-em była w jakiś sposób przyjemna, ale potem ta pustka związana z tym, że się nie dzieje i powiedzmy, że właśnie nie ma nic oprócz takich systemowych rzeczy, że wiesz, ugotuję obiad, pobawię się z moim synem, co też jest ważne, ale no nie byłbym w stanie pewnie nie zrobić nic. No, rozumiem cię, w sensie, że była jasna. A ty byłbyś w stanie? Nie, absolutnie. Jednak. To bym protestował, bo codziennie wtedy już. No to co twoje rzeczy? Naprawdę. Przeciwko wszystkiemu. Nie, bo ja teraz na protestach nie jestem głównie dlatego, że grudzień mam tak intensywny, że po prostu... To jak się ma twój plan do tego 2021 pod tytułem jedno wielkie grube melon, a to... No nie, no wiesz, trochę żartuję, ale wtedy trochę żartowałem. Ale na pewno, nie inaczej, ja w ogóle na 2021 rok mam bardzo mocny plan przewartościowania, nie przewartościowania, bo to brzmi jakbym w ogóle kierował się jakimiś wartościami. Podobało mi się to zdanie. A jak już to zostało wypunktowane przez mojego partnera ekranowego, przecież jakby albo jest jedna słuszna linia, albo jest nihilizm, tak? Ty albo reprezentujesz nihilizm. No ja ewidentnie muszę reprezentować nihilizm. Ale zostało to powiedziane publicznie na wizji? No wiesz, no poza kościołem nie ma zbawienia, to jest stary dogmat. Rozumiem. Więc no co ja się z dogmatem kłócił? Na serio? Przez? Twojego partnera ekranowego? Nie, no myślę, że nie.
Mhm. A może tak, no wiesz, ciężko wyczuć. Nie gadajmy o nieobecnym. Musielibyśmy o tym porozmawiać po prostu. Nie gadajmy o nieobecnym. Ale nie jest tak, że chodzi mi bardziej nie o to, żebyśmy drążyli ten temat po to, żeby wchodzić Włodkowi do głowy, tylko czy jakkolwiek odpowiedź na to pytanie o tym dogmacie byłaby w jedną albo w drugą stronę, czy ty czujesz jakiś dyskomfort w związku z tym, że jesteś posądzany o nihilizm, nie będąc nihilistą? Bo ty nie jesteś nihilistą. Nie jestem nihilistą, jestem pesymistą. No tak, dlatego chciałem powiedzieć, że ja wiem, że ty nie jesteś nihilistą. No. Nie, ja nie mam z tym żadnego problemu. Okej, okay, rozumiem. Nie, no bo co? Jakby nie, no, było, jakby trzeba było go wyjaśnić, nie? To znasz adres. Nie, ja nie mam z tym absolutnie, broń Boże, żadnego problemu. Ja w ogóle się uczę, cały czas się uczę nie mieć problemu z rzeczami albo inaczej podchodzić do dyskusji z ludźmi, którzy prezentują inny zestaw poglądów niż moje. Czasem się chce napierdalać, oczywiście, że tak. Naturalnie. Jeżeli czuję, że jest taka potrzeba. Ale jednak staram się też stosować do zasad non-violent communication, czy jak tam to się nazywa, żeby próbować zrozumieć inną stronę. Wiesz, to jest trochę jak z polityką, tak? Każdy temat polityczny. Przecież ci ludzie, co głosują na XYZ, nie chcą źle dla Polski, nie? Oni są wrogami ojczyzny. Oni mają inne odpowiedzi na co? Przerwało coś, nie? Coś nie było słychać. Ale oni mają po prostu inną wizję tego, czym jest dobro, tak? W kontekście kraju. Więc to, no, jakby w tamtą stronę. O przewartościowanie. Od tego zacząłeś. Tak. Właśnie nie przewartościowanie, tylko zmiana. Dlatego właśnie się zabrnąłem w złą liczkę. Nie przewartościowanie, tylko zmiana systemu pracy. Okej. I to już przegadałem sobie. To się tworzy tak naprawdę. Przegadałem to z Kamilem, bo ja w ogóle jestem mega szczęśliwy z faktu, że w tym roku przez cały już rok z lekkim hakiem pracuję z Kamilem Góreckim, czyli z Fantasy Expo, on jest menedżerem ILS-ów i moim. I dobrze mi się z Kamilem pracuje. W sensie od dawna długo nie miałem menedżera, a na pewno bardzo długo nie miałem kogoś, kogo mógłbym nazwać spoko menedżerem. Okej. Okay. No. Więc po prostu po tej gonitwie trochę w tym roku, wynikającej z faktu, że COVID, że coś tam, to na przyszły rok planujemy właśnie trochę zmianę stylu pracy, tak żeby i pracować, i być zadowolonym z tego, co robimy, a równocześnie nie robić czegoś nerwowo. Rozumiem. A jesteś w stanie nam tutaj wszystkim i państwu powiedzieć jakieś takie jedno założenie, albo jedna praktyczna zmiana, która by w związku z tym miała mniej miejsce? Mniej za drożej, no. Mniej za drożej, po prostu. Okej, okay, rozumiem. No tak, ty jesteś też, pamiętaj, na takim etapie, w którym nie nasza faktyczna działalność, a jednak poglądy o nas samych decydują o na przykład przydziale budżetu reklamowego. Czyli na przykład ty nie musisz notować w każdym odcinku 100-200 tysięcy wyświetleń, żeby było jasne, że sprawiedliwie albo nie, mam to gdzieś teraz w tych rozważaniach, żebyś ty był uważany za ojca polskich podcastów. I to jest niesamowite, bo na przykład tak jesteś postrzegany. W rozmowach takich, które na przykład ja mam w ogóle z branżą reklamową, albo z moimi kolegami, albo o, na przykład teraz w momencie, w którym ty się wypowiedziałeś pozytywnie na temat naszego formatu, i ja to pokazałem mojemu współredaktorowi i jego menadżerowi, to dla nas było to ważne. Że to jesteś ty. Ale ty byś o sobie nigdy tak nie powiedział. Że na przykład, wiesz, to może coś wnieść albo zmienić. Dążę do tego, że przez te lata wybudowałeś taką pozycję na tym rynku reklamowym, czy w ogóle, w której i tak cię wszyscy znają. W związku z tym możesz sobie pozwolić na taką politykę. No dobrze by było, ale też właśnie nie chcę przeszarżować, żeby to było jasne, bo tak właśnie, jak to jest wypowiedziane, nie, mniej za drożej, to wiesz, to się... to jest mętne, w sensie... Rynek to zweryfikuje, my to zweryfikujemy. Fajne jest to, że przetrwaliśmy ten rok w spoko. Zresztą ja o tym już mówiłem parę razy, nie wiem, czy w naszej rozmowie nagranej. No, że wiesz, jakby te lata przed LS-em były takie, no, tak bardzo pod kreską, nie? No tak. Jakby fajnie było trochę jednak odgonić i nie czuć, że przejadam oszczędności. I stworzyć jakieś zasoby, które są oszczędnościami, które właśnie ci pozwolą na ewentualną akcję pod tytułem Dokładnie. Rok bez niczego i tak Dokładnie. Dalej. Dokładnie, więc to o to tak naprawdę chodzi. Może byś na przykład chciał pojechać do Peru znaleźć Boga. Na ayahuaskę na przykład. W Peru
Nie wiem, pomyślałem, zobaczyłem Mstosław i tak pomyślałem. Podpisany na stole. Na ayahuaskę do Peru, znaczy jeżeli miałbym jechać na ayahuaskę, będę zupełnie szczerym, to do Peru, jeśli już, na pewno nie gdzieś, kuźwa, w jakimś baraku na Słowacji, gdzie no podejdzie tak. do mnie jakiś, wiesz, łysy Roman i powie... Okej, wiadro wymienić. Rzygoszopi. No, ayahuaska, ayahuaska, tak, dul, tak, pipi. Tak. No, to jeśli już, to tak, ale... Wiesz co, w rozmowie z... jest taka seria, czy była taka seria właściwie, rozmów z Leszkiem Kołakowskim. Oj, cudowna. Z Adamem Michnikiem. Z mistrzem. Mhm. Co? Z Adam Michnik ją przeprowadzał. To był cykl rozmów. Była z Michnikiem też, tak. Widzę, że... Zdradziłem. Jak możesz takie nazwiska tutaj. Ale tak było. I w jednej z rozmów, nie pamiętam, to nie było z Michnikiem na pewno, ale... Kołakowski mówi coś takiego, że on już od jakiegoś czasu, a wtedy był posunięty w latach, nie... No zawsze był posunięty, jak Leslie Nielsen, nie? No prawda, tak, zawsze on był stary. Nigdy nie był młody. Tak, on powiedział, że przestał w ogóle czytać książki osób, które jakoś próbują dać kolejną wersję odpowiedzi na to, czy Bóg jest, czy go nie ma, raczej, że go nie ma. Ponieważ mówi, że po pierwsze z tych książek już się nie dowie niczego nowego, co nie zostało jednak powiedziane lub przynajmniej pomyślane. Bo ten zestaw narzędzi, rozumiem, filozoficznych, tak, jakichś schematów już został powiedziany, więc po co ma czytać kolejnego człowieka, który mu nie da definitywnej odpowiedzi na to, czy Bóg jest, czy go nie ma. Natomiast zrozumiał to, że to już nie jest istotne. Ja też trochę tak postrzegam te kwestie właśnie rozumienia, szukania siebie, ayahuaski, że dochodzi się, ja mam wrażenie, że doszedłem do takiego momentu, w którym trzeba... Niewiele to zmieni jasne, w moim życiu, po prostu. Wow. No. Ciekawa bardzo refleksja. No, a kiedy ona przyszła? W sensie, to jest świeża sprawa? Nie. Czy to teraz się wydarzyło w ogóle? Nie teraz. Nie. Na pewno nie teraz. Nie wiem, a co? Znaczy bombka. Jak chcesz ją, to ją zdejmij. Nie, fantastycznie buduje klimat świąteczny. Specjalnie to zrobiłem. Który, przypominajmy, został zrujnowany przez ciebie, bo to jest jedyne słowo, które mogę powiedzieć. No, czym? Dlatego, że zapomniałeś lampek z domu wziąć. Czemu zapomniałem lampek z domu wziąć? Miałeś wziąć lampki choinkowe. Gdzie tak powiedziałem? Było umówione. Nie. Powiedziałem, że coś tam zrobię, żeby były jakieś ozdoby. A nie napisałeś mi dzisiaj, że zapomniałeś wziąć lampek? A lampek do wina. Bo to dlatego źle zrozumiałeś z tymi lampkami. Dlatego, że się tak nie dogadaliśmy. Aha, widzisz. Bo ja lampek, a ty lampek, okej. Widzisz, bo za pierwszym razem ty mnie pytałeś, lampki. Czy wziąć lampki. A ja byłem przekonany, że tobie chodzi o choinkowe. Aha, dlatego się nie zrozumieliśmy. O, widzisz. Ale teraz nasi widzowie, słuchacze myślą, o czym oni chodzi? Mówią. To jest lampki, po raz kolejny lampki. Test na to, że jeśli ktoś już to przewrnie, wow, gratulacje, mili państwo. Serio, to jest lampki już... i lampki, bardzo mocne, tak. A to wiesz, jakby wracając... Co byś albo inaczej, z trzeciej strony. Oczywiście. Ale na ayahuaskę casualowo oczywiście, żebym pojechał. Casualowo. Bez żadnego problemu. Nie wiem, czy się jeździ na ayahuaskę casualowo. Ja bym pojechał casualowo, tak czuję. Że raczej casual. Nie sądzę, żeby mnie tam spotkało coś turbo zadziwiającego. Naprawdę, okay. Już jestem na takim poziomie, no że... No tak, już swoje przeżygałeś w życiu. Już swoje przeżygałem w życiu. Nie sądzę, żeby mogło mnie spotkać coś, co mnie wytrąci i wrócę w białej szacie mówiąc, och, ja wiem. Wow. No. A ty jak masz z szukaniem siebie? Ciągle Peru, czy jeszcze Słowacja? W drugą stronę, ciągle Słowacja, czy Peru. Natomiast u mnie to jest falami, wiesz, tak przychodzi, jest to bardzo ważna sprawa, jakieś takie znowu jest wokół tego, się tworzy środowisko, czytam książki, oglądam filmy, słucham podcastów i tak dalej i ja potem nagle tak jak zapominam zupełnie o tym i sobie myślę, że właściwie zajmuje mnie coś innego. Wydaje mi się, że u mnie etap szukania siebie skończył się chyba trochę na książkach i w ogóle pracach Viktora Frankla. Kiedy przerobiłem wzdłuż i wszerz w ogóle filozofię opisaną w Człowieku w poszukiwaniu sensu. Jeśli ktoś nie zna tej książki, to jest fantastyczne miejsce do tego, żeby polecić. Nie jest to jedyne źródło i wiedzy na temat siebie, ale kiedy ja przeczytałem, co Frankl ma do powiedzenia na temat powodów, dla którego my istniejemy na świecie,
to chyba pomyślałem, dobra, misja jest zakończona na tym etapie. Okej, okay, jaka jest jego odpowiedź? Da się to jakoś streścić? Wydaje mi się, że wszystko, co powiem, strywializuje to zupełnie, ale... Na pewno. Ale człowiek... znaczy, to jesteś ty, zawsze trywializujesz tematy. Proste. Polecam kanał Polimaty, to możecie zobaczyć właśnie, jak się trywializuje w praktyce rzeczy. Każdy najgłębszy temat może być z powodu do bruku. Ale z klasą i w garniturze, i pod krawatem, także i wtedy się wydaje, zupełnie inaczej jest sama mądrość. Tak, cokolwiek jest. Teraz nie powiem, i tak zabrzmi fantastycznie. Tak jest. Chociaż niektórzy tego słuchają, nie widzą, jak jestem genialnie ubrany. Chciałem powiedzieć, wytniesz to, ale tu się nic nie wycina, więc nie tak. Wiktor Frankl i Człowiek w poszukiwaniu sensu. Tak. Krótka książka. Okej. Okay. Wydaje mi się, że... Proszę? 1500 stron. 1500. Nie, nie, to jest jakiś... myślę, że 100 trochę. Naprawdę? Tak, i to taki maluteńki format. Okej. Okay. Chciałem ci ją przynieść kiedyś, ale wydawało mi się, że o niej rozmawialiśmy i wydawało mi się, że ją masz. W każdym razie, jakbym wiedział, to bym ci przyniósł ją w formie prezentu, a dzisiaj przyniosłem ci inny prezent, ale to zaraz ci go dam. W każdym razie, policja, gdzie jest może mój prezent? Policja. Co? Może tu wjechać. Policja, tak. Gdzie jest twój prezent? Nie, nie, nie. Ten prezent, o którym mówisz, to nie, nie, nie. To się nie wozi po mieście. Żartuję, nie, nie, nie miał taki prezent. Taki prezent. Ja się boję policji trochę. Ten prezent jest za ciężki, wiesz. W tych czasach. Bo tyle zamówiłeś? To już nawet nie w gramach było, nie? Żartujemy, to są śmiechy. Jezu, śmieszki, żarty, proszę nie przyjeżdżać. W każdym razie, Wiktor Frankl. Niesamowite, że ta część rozmowy ma miejsce w relacji do najważniejszej książki mojego życia chyba. Cicho tam, najważniejszej. Wiktor Frankl trafił do obozu koncentracyjnego. Okay. Ostatecznie do Auschwitz, był wcześniej w paru innych obozach. I on zaczął się zastanawiać jako psycholog, co sprawia, że ludzie są w stanie przetrwać takie piekło, i starał się znaleźć odpowiedź na pytanie, co sprawiło, że on przetrwał takie piekło. Okay. I okazało się, że i wynikały jego badania, też znowu tak trochę uproszczę to, że byli w stanie przeżyć ci ludzie, którzy nie dość, że oczywiście mieli sprzyjający splot cały okoliczności, ale ci, którzy widzieli jakikolwiek sens swojej egzystencji, który by powodował, że warto jest przetrwać to piekło na ziemi, jakim były obozy koncentracyjne. Okay. I niesamowite jest to, że kiedy mówimy o tym, to znowu zabrzmiało przepotężnie i ciężko. Tylko ja kocham Frankla za to, że on zupełnie szczerze mówi, co było dla niego tym sensem. Wiesz, możesz powiedzieć rodzina, tego typu rzeczy. Mm-hmm. Dla Frankla sensowne było to, że on napisał fantastyczną książkę. Mm-hmm. Niesamowity manuskrypt, taki, który mu się wydawał, że jest fantastyczny. Okay. I mu odebrano go w momencie, w którym przyjechał do Auschwitz. A. I on wiedział, że on musi przetrwać to piekło, żeby wydać i spisać to. Okay. I dla każdego z nas, i to jest coś, co u Frankla jest niesamowite, że właśnie tą elementarną rzeczą związaną z naszą obecnością na Ziemi jest to, żebyśmy my sami mieli poczucie sensu, dla którego w ogóle na coś się możemy sobie i innym przydać. I zresztą w ogóle cała moja nowa książka powstała w duchu Frankla i zresztą ona się rozpoczyna cytatem od niego, bardzo pięknym skądinąd, który mówi o tym, że to skoncentrowanie się na tym, po co ty jesteś i co możesz zrobić dla innych, jest rzeczą, która powoduje, że paradoksalnie to ta twoja egzystencja będzie lżejsza. I on się bardzo mocno rozprawia z nihilizmem, z którym, jak wiesz, ja miałem też bardzo duży problem. Okay. Więc na koniec tej przedługawej historii jest to, żeby w ramach tej książki spróbować znaleźć taki swój własny powód, dla którego ty byś przetrwał Auschwitz. Mm-hmm. I wydaje mi się, że ty byś go znalazł bez problemu. W każdym razie i dla mnie to zakończenie poszukiwań związane z sensem życia jest to, żeby po pierwsze nie starać się szukać go uniwersalnie, więc wiesz, no to absolutnie jest chyba najgorszą rzeczą, absolutnie, którą możesz zrobić, nie? Więc albo na przykład Frankl pięknie pozycjonuje cię w takim zakresie, że on mówi, że hej, to, że ty masz jakiś sens życia i go odnalazłeś, who fucking cares? Jakby super, fantastycznie, ale to, że ty będziesz próbował kogoś przekonywać do niego... To nie ma sensu. Tak, więc okay. I dla mnie to jest na przykład bardzo konkretna, praktyczna informacja, bo jeśli na przykład ktoś mi mówi, że dla niego sensem życia jest to,
że nie wiem, że pomaga komuś w ramach i przeprowadza terapię, hipoterapię z końmi i pomaga niepełnosprawnym dzieciom i mu to daje tak bardzo dużo, to sobie myślę, wow, to rzeczywiście brzmi pięknie po pierwsze, po drugie, to może ja spróbuję i może tak zadziała. I wiesz, i zawsze, może nie zawsze, ale bardzo często uzyskasz takie rozczarowanie. Na zasadzie, to jest piękne, na mnie nie działa. I Frankl mi jednoznacznie mnie przekonał, może bo o tym wiedziałem, żeby nie szukać tego i nie robić tego w drugą stronę, to jest raz. A dwa, wydaje mi się, że ten zapis poszukiwania sensu jest dla mnie niesamowity i dużo mi dał w tym roku. Bardzo dużo mi dały też w tym roku książki Sołżenicyna. To jest jednak taka rzecz. Tak właśnie tak naprawdę jest to, no wiadomo, pozycja obowiązkowa i to numer jeden. Mhm. Natomiast on ma też dużo mniejszych książek, które fantastycznie pokazują, w jaki sposób można zafundować sobie piekło na ziemi, mhm, w momencie, w którym właśnie wiesz, przyjmujesz niektóre prądy filozoficzne, albo poddajesz się w ogóle prądowi, który płynie, bo jest aktualnie moda na coś, albo no jakby Sołżenicyn pięknie uczy krytycznego myślenia. I, okay, i mimo, że to jest dalej zapis z gułagu w tym przypadku, mhm, no to jest mój rok 2020, jeśli chodzi o literaturę. Okay. I powiedziałbym, perfekcyjnie odhaczył mi kwestię pod tytułem Sens życia. Super. I, no. Okay. Prezent mam dla ciebie. O-o. To nie jest może coś... Może jednak daj go pod stołem. Patrzę, czy się zmieści, rozumiesz, przez tą Plexi. Nie, to w jakiej? To torebka, czy... Nie, nie, kartonik, proszę bardzo. Co to? Ojejku. Bardzo, bardzo ciekawe. Nie, on nic dla ciebie. Kurwa, nie rób takich rzeczy, no. Wiem. Specjalnie to zrobiłem po to, żeby ci było głupio. Lubię. Masz go tak pod stołem. No daj, co to jest? Bo ja w ogóle próbuję skminić... Na razie nie wiem. Wygląda jak jakiś wibrator. Otwórz, chłopie. O! To teraz otwórz to w kontekście wibratora. Zobaczmy, jak redaktor Paciorek definiuje to wibrator. O! Wow! Wow! Ty mi przyniosłeś... Redaktorze. To jest bardzo dziwny susz. To jest ayahuaska, wiesz co? Nie mam bletek. Spoko, ja mam. To jest czekolada. Tak, to jest czekolada. Kokolada. To jest do rozpuszczenia sobie? Tak. Naprawdę? To jest coś fantastycznego. Ojejku, to jest najlepsza czekolada do picia na świecie, którą wiem się mądrze, dlatego że moja żona mnie wyedukowała przed tym spotkaniem. Powiedziała, hej, daj mu coś naprawdę fajnego. I to wynika z tego, że czasami możesz chcieć się nabić kawy, espresso. Już masz, to już ci niepotrzebne. Natomiast po prostu robisz sobie łyżeczkę i ona się pięknie rozpuszcza i serio dodaje energii, wszystko jest bardzo przyjemne, a wiem, że ty czasami masz takie momenty w życiu, kiedy trochę lepiej dbasz o zdrowie, takie fale u ciebie są. Nie, takich fal, co ty. Ale one wszystkie pękają w piątek o 21, gdzieś do pierwszej, potem ich nie ma, do poniedziałku. Ale jednak jest tak, że wiesz, że czasami się zdarzy, więc wtedy spokojnie możesz to zrobić. O, naprawdę to jest tak, że wiadomo, że mnie indoktrynuje moja żona w tej dziedzinie, ale na przykład u mnie czekolada dość mocno zastąpiła kawę, zwłaszcza na etapie pisania książki mi się to bardzo przydawało. Ja co prawda nie dostawałem od niej takich pięknych rzeczy, bo to nie są na rozdawanie rzeczy, jakby to nie... Nie mamy do tego dostępu nieograniczonego, więc raczej po prostu to była mała kostka czekolady. Ale serio, to też jest moje odkrycie 2020, czyli to, że to może być superfood, może być zdrowe i świetne. Więc po tych latach mojej żonie udało mi się mnie przekonać do tego, żebym na przykład właśnie trochę kawę zastąpił. A to ja już przestałem. Znaczy piję dużo mniej kawy niż piłem. Mhm. W ogóle. Wydaje mi się, że tak od dwóch, może nawet trzech miesięcy piję jeden kubek kawy. Wow. Jeden. No, kokaina stary zmieniła w ogóle moje jedna, życie. Kawa i tak... To też tak, jest wiesz, na kaw w sumie. Ale to było takie super, wiesz, tak rozmawia dwóch chłopaków, tak, nie, aż w ogóle rzuciłem kawę, wiesz, no i zdrowy jednak słyszałem, że wiesz, pikawać. Bo... Tak, trochę wiesz, tam rybie nie, no serce, jedna nie? Kawka max do śniadania, no. Nie, no kokaina załatwia sprawę, już nie potrzebuję kawy. Tak, no bo jakbyś tak gramaturę przeliczył, to zużywasz dużo mniej tej kokainy niż w gramach niż kawy. Oczywiście, więc tak. Musi to być zdrowsze. Dokładnie. Nie, jedna kawa tak naprawdę do śniadania, po śniadaniu i zaczęliśmy, bo mieliśmy taki schemat z Karoliną, że właśnie jedna kawa rano i tak przynajmniej jeszcze jedna wczesnym popołudniem, nie? Mm-hmm. No chyba, że robota była do późnia, to jeszcze jedna. A to wiesz, nie mówimy o filiżance, tylko o kubku, bo to przelew. Tak. No. I COVID to też zmienił. Jednak, zobacz. Że wiesz, nie ma co się nakręcać jeszcze na popołudnie, skoro
wieczorem nic się nie dzieje. Co ci wieczorem o mnie? Serial na Netflixie? No nie. No to znajomi prawda. Nie przychodzą, czemu? Bo nie żyją i tak dalej. Jezus. No tak, no. Więc zupełnie spokojnie jest pod tym kątem. Widzisz, bo wyjąłem telefon, wiesz czemu? Przypadek. Pozwólcie, że to będzie w ramach absolutnie oderwanej od dotychczasowej dyskusji. Chciałeś pokazać wszystkim, anegdocie. Że masz 12 Pro. Ty też. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Też ten portfel wziąłem. Śmieszny jest strasznie, nie? Śmieszny. Co shit. Bo nie działa mi... No nieważne. No, nieważne. Otóż, artykuł z wczoraj, a w ogóle mogę powiedzieć, kiedy my to nagrywamy, wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i tak dalej, my to nagrywamy 4 grudnia. Ale to dobrze, bo dzięki temu mamy pewność, że się ukaże na święta, nie? W sensie, że zmontujesz? Nie popłyniemy tutaj, z terminami. O, teraz lepiej. Jezus, jak ty nie masz w ogóle, cały czas masz problem. Chcesz sobie odciąć tą bombkę, bo on ci przeszkadza ewidentnie. Bo się mnie... Masz, odetnij sobie. Weź, olej. Bo ci przeszkadza, nie chcę, żeby ci było niewygodnie. No właśnie, dlatego, że cały czas tutaj ruszam dawaj, z tym. To, okay. Zdejmij wszystko, daj. Tak, no i już, bo już nie, no, czy będę wyglądał cały w brokacie. Wszystko. Ach, cały w brokacie, no. Wrócę. No, tak. Niezwiązana z dotychczasową dyskusją anegdota. Marihuana została oficjalnie usunięta z listy najbardziej niebezpiecznych narkotyków świata. Wow. Wiecie, że marihuana była na liście najbardziej niebezpiecznych narkotyków świata? Słusznie. Ale została usunięta. Słusznie, niesłusznie? Niesłusznie. Niesłusznie została usunięta. Totalnie się zdziwiłem. Wyskoczyło mi na fejsie. Nie podoba mi się to. Chcę powiedzieć, że mi się to nie podoba. Ale to WHO zrobiło i ONZ. WHO? To są ci od szczepionek? ONZ po... ONZ pozjął... I to ONZ? Decyzję o usunięciu marihuany z tej listy, kierując się zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Nie podoba mi się to, co mogę powiedzieć. Dziwna sprawa, chcesz, ale żebyśmy tak... porozmawiali o tym artykule w temacie LS-a? Jakby w klimacie LS-a? No. Dobra, okej. Okay. Hej Karol, usłyszałeś o tym, że marihuana została usunięta z listy? Nie nadałbyś się do LS-a. Dlaczego? Bo my się w zbyt wielu kwestiach zgadzamy. To prawda. To jest clue. To rzeczywiście, musi być jakbyś, to prawda, to jest trochę na takim konflikcie zbudowane. Wasze musi ruchy. Tak być trochę. Wow. No nie. Po tylu latach sobie zdałem z tego sprawę. To dziewiąty rok, prawda? 2011. 11, no. Dziesięciolecie będzie benefis. A czy ja zostałem kwiaty, zaproszony na benefis? Kwiaty, ten taki fotel był zawsze tak, w telewizji. Fotel, na takim fotelu się siadało. Kwiaty, i co, i przychodzili znani, znajomi robić coś z ciebie jaja, tak? Oj, jaja to daleko powiedziane. Jednak powinszować, tak? No powinszować. Trochę zaśpiewamy jakąś piosenkę, szancik jakiś by wszedł. O nie, i odgrywanie tych rzeczy. Scenek, telewizja Odra by była. Wodzisław. Tak. Telewizja Odra? Telewizja Odra. Najgorszym widzem niepamiętającym. Nie, rzeczy, ale... Odra Wodzisław jako klub mi się skojarzyło. Ej, ale to, kurczę, bo widzisz, to jednak będzie trochę koniec epoki, jak nie będzie polimatów. Na pewno będzie ich mniej. Myślę, że można powiedzieć, że ich nie będzie. Ale gdyby miało ich nie być. Gdyby miało ich nie być, po może ja koniec epoki. Potrzebuję wina, bo mi coś stanęło w gardle. No właśnie, dlaczego? Bo widzę, że... Podaj mi butelkę, bo to jest ciężka Jak ci sprawa. Mogę podać butelkę? Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że to się może udać, bo to jest, wiesz, ciężka sytuacja. Coś mi gryzie w gardle, ja sobie może jednak poprawię, bo tutaj... Nie. A może też trochę wódki byś do tego wina dolał, bo to, wiesz, dla ciebie może być za mam słabe. Mam świetną whisky single malt, okay, który jestem fanem. Dobrze, to ja sobie też pozwolisz tutaj pozwól. Doleję, oczywiście. Co to, o tej marihuanie rozmawialiśmy. No. Okej. Dobrze, w ramach LS-a. No wiesz, czy nie będzie ci... jednak trochę tęskno, bo po pierwsze, no zmieni się, jak nie będzie polimatów, trochę YouTube, wiesz. No jednak nawet najstarsi górale pamiętają, nie pamiętają, jak polimatów nie było na YouTubie. Mhm. Wiesz. My tu już z Włodkiem robiące lesy naprawdę wchodzimy w rewiry. To jest już, wiesz, taka... To jest już relikt przeszłości istniejący, nie? To jest już ironiczne nawet w tym momencie, że ten format istnieje dalej. Mimo tych wszystkich perturbacji, tak mimo jest. Że podjęliście decyzję o rozwodzie. Acz my się świetnie bawimy przy przerobieniu lesa. I to jest... Tak? Wiesz, no właśnie. No tak. No to jest fantastyczne. Nie, tam jest naprawdę, realnie zero zmuszania się do czegokolwiek. Zero. Wiesz, też nie można powiedzieć, że ja się bardzo zmuszam, bo jak właśnie się nie muszę zmuszać, to po prostu nie zrobię i tyle. Ale z drugiej strony jest tak, że pewnie będzie jakoś smutno, ale wiesz, ja jednak najlepiej wspominam te momenty, w których się coś zmieniało w polimatach, nie? Że coś... Może raz coś mądrego powiesz po prostu, to się coś zmieni.
No, może jakbyśmy kompilację... Albo śmieszny żart. Władek. To jest Ładek. Ładek, ach, widzisz. Ile razy można oglądać ten... Ładek. To jest, właśnie... tak, to jest tak, jak zawsze ktoś do mnie podchodzi. Fajny ten kanał, a najbardziej mi się, wie pan, co podoba? Wujek Ładek. To jest wujek Radek. Ładek jest osobną postacią, nieważne. W każdym razie, wiesz, no to są takie rzeczy, które mnie bardzo bawiły. To jest to, żeby stworzyć coś takiego, pomyśleć o tym, zrobić parę odcinków. I wiesz, ja zawsze miałem, byłem niestety kimś takim, który się szybko nudzi rzeczami niektórymi. Bo niektórymi zupełnie wręcz przeciwnie. W każdym razie, wracając do tego... Twój syn w tym momencie tak... No właśnie, temat rodziny jest taki... Tato? Wiesz, no są pewne rzeczy, do których się na pewno przywiązuje i jasna sprawa. A już w stosunku do ludzi to nie ma co się zastanawiać. Wracając jednak do LS-a, bo to jest dla mnie ciekawsze. Zestawienie LS-a i marihuany w tym samym zdaniu bardzo mi się spodobało. W każdym razie, gdybyśmy mieli ten konkretny temat, rozumiem, że on jeszcze nie był przerobiony w LS-ie. Włodek nie będzie chciał gadać o marihuanie. Dlaczego? Bo nie lubi mówić o rzeczach, które stoją w sprzeczności z jego systemem wartości. Tak to rozumiem. Okej, okay, rozumiem. No nie też mówię tego trzeba... ironicznie zupełnie. Jasne, jasne. Ja też tak... Znaczy nie zawsze, też i bez przesady nie chcę tutaj robić z niego jakiegoś, wiesz... No, wydaje ale... mi się, że obecny ten stan, który teraz jest między wami, przypomina mi trochę początki Mam Talent. Kiedy był wyraźnie inny Szymon Hołownia, który, przypominam, było to ogrywane nawet bardzo dobrze przez stację TVN, że wiesz, on tam się zasłaniał podkładką, na której miał napisane przed tym szatańskim zespołem, który teraz wystąpi, o Boże, Marcin! Okay. A Marcin go tam jeszcze podjudzał i coś takiego robił. Możliwe. Wiesz, dotarło to do czasów, w których niektóre hardkorowe żarty pod koniec Mam Talent były bardziej hardkorowe ze strony Szymona niż Marcina. Dobra, więc wiesz, no, wiesz, a potem zaczął kandydować, a potem już tylko dialog prowadzi. A potem już teraz jest dialog. To jest dialog. Natomiast wiesz, ten podział ról się trochę rozmył w toku czasów, bo się nagle okazało, że Szymon przy swoich wartościach może mieć zupełnie inne patrzenie i może być czasami nawet być może właśnie bardziej tolerancyjny niż Marcin. Ale wy się tego trzymacie i to jest rzecz taka, która dalej, ten format ma po prostu sens moim zdaniem. I dalej ma sens najważniejsza rzecz, która buduje ten format, bo ja bym powiedział, że to jest na drugim miejscu, że to, że wy trochę na zasadzie konfliktu mówicie o niektórych sprawach. Wy dalej jesteście kolegami, z którymi się spędza czas. No tak. I to jest rzecz, która się nie zmienia. No tak, naturalnie. Znaczy tak naturalnie. Tak polimaty wyszło, nigdy nie miały takiego czegoś. Ze mną się nie spędzało miło czasu. Nie, to była kara. Zawsze. Wolę myśleć o tym. Nie, dobrze, dowiedzmy się czegoś, no. Dlaczego wiesz, luty to luty? Jak się doczepił. Nie, bo nie wiem. No nie wiesz już. No nie wiesz. No i teraz ci jest głupio, chopie. Ale jednak to przerobione jak... To ja czekający na nowy odcinek Welesa w pokoju, to był mój ulubiony mem. To prawda, to tak, prawda. Tak. To ja już gotów. To prawda, natomiast powinieneś go tutaj dolinkować. Ale czekaj, ale przecież widzowie ciebie naprawdę bardzo przez lata polubili. Natomiast nie sądzę właśnie, szczerze mówiąc. Polubili cię bardzo, w zupełnie inny sposób niż Elesa. No wiesz, Elesa to jest jednak dwóch burdasów, którzy chodzą i wycierają, wiesz, kozy z nosa o spół stołu, się śmieją z wszystkiego. Tak, wiesz, ten pierwsza seria trochę, druga trochę mniej. Ty zawsze byłeś, wiesz, takim spokoziomkiem, który uczy czegoś, ale wiadomo, że tutaj coś... że tam puści oczko jednak trochę żarty, Radek. Natomiast naturalnie zdystansowałeś się w pewnym momencie, bo zacząłeś robić po prostu biznes. Byłeś na billboardach, reklamujesz bank, nie? Jakby wiesz, no to nie da się od tego uciec, że to w jakimś stopniu dystansuje od takiego typowego YouTube'owego... No wiesz, to wynika z tego, że podejrzewam, że do ciebie większość osób, która cię zaczepi na ulicy, mówi do ciebie na ty. Nikt mnie nie zaczepia na ulicy. Okej, okay. Nieprawda. Myślę, że jeśli ktoś cię zaczepia na ulicy, no, a myślę, że to się nie zdarza tak rzadko, jak mówisz, to jednak mówi do ciebie na ty, do mnie mówi na pan. Co mi w pewien sposób boli, tak? Naprawdę? Ale ja jestem panem jednak, Radkiem. Panem, nie? Radkiem, a jesteśmy z tego samego roku. Jesteśmy z tego samego roku. To jest niesamowite. I ty wyglądasz 20 razy starzej niż ja. Tak jest. Więc... Naprawdę. To jest niebywałe. Niesamowite, no ale jednak, w każdym razie... Panie Radku! Ja jestem panem Radkiem. Pamiętaj o tym, że ja też jestem tym nemezis każdego rodzica, no może każdego ucznia bardziej w tym przypadku, w tym kontekście, w którym jest... No znowu oglądasz jakieś rzeczy, żebyś pooglądał pana Radka. Ja jestem tym wyrzutem sumienia. Ze mną się nie spędza czasu. Ze mną... Być może ten nowy format to trochę zmieni, zobaczymy, ale nie jestem pewny dalej. Ze mną po prostu jest cel określony. Dlaczego luty to luty? Chciałbym wiedzieć. Pan Radek mi tylko pokaże. Tylko pokój. Nie wiadomo. Więc wiesz, no to jest zupełnie inna sytuacja. Okay.
A wy jednak macie coś takiego, że ja mam w dalekim poważaniu, o czym wy mówicie. Ja nie włączam po to, żeby się... Ja też. Ale nie wynika to z tego, żeby to zabrzmiało, że nie liczę się z waszym zdaniem. Wręcz przeciwnie. Nie, no jasne. Ale nie po potrzebuję to określonego powodu, żeby was włączyć. Ja was po prostu z wami posiedzę. Na kiblu zwykle, nie? Właśnie nie. Ja mam... Wiesz co, ja was oglądam, jak coś robię innego. Ale nie to. To jest tak, że wiesz. No nie wiem, osprzątam na przykład. Albo układam biuro do bo muszę za każdym razem zrobić nowy set, bo ten nowy program wymaga innego setu niż polimaty. Kamera po prostu stroi z drugiej strony. Ale nie, muszę odsunąć radykalnie biurko, tak zmienić światła dokładnie, więc to faktycznie trochę zmienia. Około 10 minut. Nie, nawet bym powiedział, że tak z 20 minut wszystko ustawiam, wiesz, czyszczę stół i tak dalej. To są takie dla mnie dwa LS-y czasami. Nie, porządku. I to jest ten moment. Okej. Nie, no to jest, wiesz, w ogóle bardzo miłe i to... Ja wiem, że nas oglądasz, to jest spoko, ale przyznam, że ja też się czasem dziwię i Karolina, jak na mnie patrzy czasem z boku, to mówi, jestem pierdolnięty. Wiesz, jak montuję LS-a, czasem się to jeszcze zdarza, to... Czy jak... Nie, jak kolauduję LS-a bardziej, bo teraz faktycznie mam tak, że... Wszystkie odcinki są montowane przez montażystów, że wiesz, kolauduje odcinek i się śmieje, nie? To dobrze. To ja uważam, że nadal nie jest to choroba, to jest nadal prawidłowy odruch przy kolaudacji materiału, nie? Że po prostu jest śmieszny moim zdaniem. No to prawda. Ktoś powie, że jest głupi, ja powiem tak, ale on mnie bawi, to wystarcza. Nie, no ja mam dokładnie tak samo. Zresztą, wiesz, pewnie się śmiejesz i z tego, co Włodek powie, i z tego, co ty. Ja nie wiem, czy ty obejrzałeś ten cały nasz program, który ja ci wysłałem, ale jest tam taki fragment o tym, kiedy mój współredaktor mówi, żeby wypadło mu burrito. No to mnie to rozwala za każdym razem w momencie, w którym jestem na montażu i się śmieje na głos. I sobie myślę, A ty to montowałeś? Tak, to ja to montowałem. Okay. Mam nadzieję, że... Widać właśnie taka ręka montażowa mocno, taka ciężka. Toporem siekane. W każdym razie... Dużo wyciąłeś? Proszę? Dużo wyciąłeś? Nie, właśnie nie. Nie. No wulgaryzmów trochę, no. Przepraszam, przerwałem cię. Nie, wracając do... Bawiło cię burrito na podłodze. Tak. Nie wiadomo, do dzisiaj chyba czy zjadnie, bo nie odpowiedział. Natomiast... Dalej raczej zjadł. Teraz pewnie, jak go znam, to zjadł. W każdym razie, wracając do tematu, że wydaje mi się, że niekoniecznie musimy przypuszczać, że taki stan, jak jest teraz, na przykład jeśli chodzi o to, co wy robicie w LS-ie, że on kiedyś się w ogóle zmieni. Więc sytuacja, w której wy będziecie 20 lat w internecie, może być śmieszna, bo serio, poświęciliście 20 lat życia na to, ale jeśli właśnie tam jest ten sens franklowski, czy jakikolwiek inny, no to ja nie widzę tutaj na przykład zagrożenia, że to się może zmienić w najbliższe 20 lat. Wydaje mi się, że o tym gadaliśmy kiedyś, jak się widzieliśmy. Nie było jeszcze wtedy pandemii na pewno. Chyba ci wspominałem, że miałem jakieś takie małe mini olśnienie, że jedna z rzeczy, którą powinienem się zajmować, to jest jednak spróbować poprawić widzom humor, nie? Imponderabilia się do tego nadają czasem, czasem nie, ale się do tego nadaje tylko. No tak, po to jest. Po to jest, więc to w sumie była jakaś taka myśl, która napędzała to, żeby w ogóle to robić, nie? Więc dla mnie to jest okej, nie? Po prostu. Zresztą bez przesady, nie? Jakby ja w ogóle przestałem w jakimkolwiek stopniu myśleć o tym, żeby próbować osiągać jakieś niesamowite rzeczy. Okay. Po prostu robić to, co robię, nie? Jasne, rozumiem. Ile my już rozmawiamy ze sobą minut? Nie, a to my tu rozmawiamy? To się nagrywa? To się kameruje? Czy to nie, ja nie jestem teraz gdzieś na Słowacji? Jakiś łysy Roman mi nie dał do picia kubka. Ja mam dla ciebie tutaj takie wiadro od tej Czy ja teraz nie jestem gotowy? W srogim, ajałaskowym tripie. To nie jest trip? To jest rzeczywistość. I'm living the dream? Nie. Ale jak masz tylko ochotę zwymiotować, to w każdym momencie. 1,50. 1,50. A to dalej poziomy tam działają, jest rek, wszystko działa ze sobą, raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, miga to. Ty masz kompulsywne zerkanie na ten, czy niestety działa? Niestety. Ja już zrzuciłem. Parę razy mi się wyłączyło, ale na kamerach mam sygnał dźwiękowy. No ale jak się na przykład by rozładowała bateria, tak ostatnio mieliśmy, co ci wspominałem w trakcie tego formatu, że nam się po prostu wyłączyła kamera. Jest dźwięk przy wyłączeniu aparatu. No tak, ale w momencie, w którym on pada, dlatego że... jest dźwięk przy wyłączeniu. No to teraz do tego, a chyba, że nie słyszałem na słuchawkach, możliwe, że miałem słuchawki. Jest. Rozumiem. Jest. Okej. Więc to, a tu
No jakby padło, to trudno, ale to nie padę raczej, nie? Bo to wiesz co, do tej pory co było nagrane, to jest złoto, nie? To jest do powtórzenia i to jest fantastyczny materiał, więc... Kopać i nic nie znajdziesz, absolutnie. Nie chciałbym, żeby to, wiesz, uszczknięta została sekunda z tego materiału. Nie, nigdy w życiu, ale wiesz co mi się podoba i już teraz jestem absolutnie pewien tego, że faktycznie nasze coroczne spotkania za każdym razem są inne i to jest... Mhm. To jest, ale starzejemy się. Naprawdę? No... Kurczę. Starzejemy się, czuć to. Już to czuć tak na serio. Już tak to czuć że na serio. Zaczyna to przypominać dyżurnego satyryka kraju i Rewińskiego i... A, myślę, nie, zamyśliłem się, tego, patrzyłem to, punkt. Nie, że starzejemy się, że wiesz, że... Kurwa. No nie, już zaczyna mnie to smucić chyba jednak, no. Ale że co, ta rozmowa cię zaczyna smucić? Nie, ta rozmowa, fakt, że się starzejemy, że to jest takie... Że to się już tak... Że to się konstytuuje. Że jakby ten byt pracowy, to się już tak po prostu konstytuuje, już jest... Pracowy byt? Tak. Że takie spotkania są pracą i coroczną tradycją? I że to takie jest już jak program. Nie no... Ale dlaczego luty to luty, nie? Dlaczego luty? Ale jak mogłeś pomyśleć przez sekundę kiedyś, że on nie był programem? To tutaj widzę większy problem. Dlaczego się oszukiwałeś, żeby myślałeś, kiedy chodzisz rano do pracy i mówisz, Karolina, wiesz co, dzisiaj jak sobie polatam po łące z jednorożcami, ale będzie fajnie i poodkrywam świat. Nie, że i tematy, które poruszamy i dzisiaj, Mordo, ale może to dzisiaj. Rok temu się zastanawialiśmy nad tym, co będzie ostatnią rzeczą przed śmiercią. Ja ci mówiłem, żebym na muchu poleżał. Tak. Powiedz mi, jaki był element tej rozmowy cięższy niż to. Dotykałem jakiś czas temu mchu w lesie. No i co? Dotykaliśmy mchu, szliśmy lasem i była taka bardzo ładna właśnie... Myślałeś o mnie wtedy? Nie. Ja tobie myślę w zupełnie innych sytuacjach. Okay. Nie jestem wtedy sam, jestem wtedy 5 i robimy to zawsze w Brukseli. Okej. Okay. Znaczy 5-4 jak jeden przez okno, to jest długa historia. Jasne, okej. Okay. Nie, był taki pień właśnie stary i był cały porośnięty. I wtedy ci się skojarzył ten pień. No jest, klocek. Mchu dotykałem. Bardzo przyjemny był faktycznie. No, jest niesamowite. W dotyku aż tak bardzo, że wiesz, że to jest... Zacząłem sobie myśleć, czy takie dotykanie tego mchu, które nie psuje, czy coś takiego, taki ładny rośnie, nie wiesz, że tak za bardzo tych łap tak nie wciskać, nie? No zależy, jak intensywnie go pocierałeś, że tak powiem. Już nie wiem, jak ta relacja między wami się zakończyła. Jeśli go między po prostu... mną i posłem... Mchem? Mchem, tak. Posłem mchem. Nie wyglądał, żebym go zniszczył. To tak nie wygląda. Okej. Nie, to na pewno on też dobrze wspomina. Oni teraz w tym momencie, ten mech z jego kolegą są w trakcie... Z jego przyjacielem, przepraszam. Są w trakcie nagrywania świątecznego odcinka na i wspominają, że był Karol i mnie dotykał. Absolutnie. A, wiesz co sobie przemyślałem? W sumie nie wiedziałem, czy to poruszać, czy nie przed kamerą, ale... może. Oddam, naprawdę obiecuję. To się nie uda z tą książką, coś tak czuję u mnie. Co się nie uda z książką? Z moją książką. Mordo, nie żartuj. No to zdrać kulisy, proszę bardzo państwu. Nie uda się. No, kulisy są takie, że mieliśmy jedno spotkanie i jeszcze ja się z Marcinem raz widziałem. Marcinem, redaktorem twojej przyszłej książki. I redaktorem twojej obecnej. Redaktorem mojej obecnej, tak. Było bardzo fajnie, żeby była jasność. Marcin jest fantastyczny. Marcin jest w ogóle, to jest niebywałe, jak bardzo on jest super, nie? Że w ogóle on jeszcze ma siłę pracować z tobą, nie? To jest nie w sensie, o ile klas ty go psujesz, taki fajny chłopak, nie? A to jest ciekawe, Marcin... Jeden do jeden mnie zastąpił w wydawnictwie, więc... Co ty gadasz? Tak, to jest, on się zajmuje dokładnie tym, czym ja się kiedyś zajmowałem. Czyli? Przygotowywaniem książek do druku. A redakcja? No i powiedzmy redakcją, no wiesz, zależy, no bo też Marcin ci też nie poprawi przecinków w twojej przyszłej książce. Nie, no jasne. Tylko nie, no jasne. On merytorycznie będzie z tobą siedział, ja to też robiłem. Natomiast, dlatego jestem tak zaskoczony w pewien sposób, że wiem, że na przykład dla ciebie nieposiadanie takiej osoby jak Marcin mogłoby być dużym problemem w momencie, w którym w ogóle byś myślał o swojej książce. Teraz masz Marcina, masz fantastyczne wydawnictwo, które może ci wydać tą książkę. Dobry, więc chciałem zadać, co poszło nie tak? No nie wiem. Coś to jest, nie wiem. Możesz się z Marcinem jeszcze zobaczyć. Możesz jeszcze muszę z Marcinem zobaczyć i... Ale czy straciłeś zapał do zrobienia tego, czy nigdy nie miałeś? Nie wiem nawet, czy zapał, tylko trochę sens w ogóle pisania tego. Wydaje mi się, że to po trosze wypłynęło z sytuacji na zewnątrz, czyli sytuacji w kraju, że wiesz, jestem zbyt wkurzony na wiele rzeczy, żeby oczyścić sobie na tyle głowę, żeby móc cokolwiek sensownego napisać. To po pierwsze, naturalnie to oczywiście się nakłada
myślenie o tym, że wiesz, o czym tu napisać, żeby to jednak miało sens, w ogóle to pisanie, nie? Mm-hmm. Bo co już ustaliliśmy, gdybym miał pisać książkę, znaczy wy tego nie wiecie, teraz już wiecie, że to byłoby bardzo daleko od jakiegokolwiek podręcznika, poradnika. No nie, w ogóle ona nie miałaby praktycznej wartości, nie wcale w złym tego słowa znaczeniu. Ona nie miałaby w ogóle żadnej wartości, żadnej praktycznej wartości. Po prostu będzie tam dowolny ciąg znaków. Karol będzie siedział przez 2 tygodnie i ciskał. Tak, ja i orangutan zobaczymy, czy jak książka będzie lepsza. No, tutaj akurat byśmy wiedzieli. Natomiast chodzi mi o to, że ja dalej uważam, no, że twoje podejście i nie do mówię świata... tego po to, żebyś mnie przekonywał teraz przed kamerami, żeby była jasność. Nie mówię tego absolutnie. Jeśli chcecie książkę Karola, łapka w górę. Łapka w górę, mordę, nie. Jeśli wbijecie 10 000 łapek, będzie książka. Ale kuźwa, i czaj, że musiałbym się siedzieć i klepać tą książkę, bo 10 000 łapek w górę. A ile masz tak średnio łapek w górę pod filmami? Jak powiedzmy dobry wynik. Wydaje jakiś fantastyczny gość typu ja. Nie mam pojęcia, ale mogę sprawdzić, ile pod naszą ostatnią rozmową było. Powiedz, ile tych łapek w górę, bo to jest dla mnie bardzo ważne w życiu. Wiem, wiesz, bo już ci mówię. Bo ja sprawdzam. Dobrze jeździmy u pana w mieszkaniu. O, dobrze jeździmy u pana w mieszkaniu. Ładne audio, no. Ile było łapek wbitych w górę, jak to mówią polscy młodzi youtuberzy? Przecież 10 000. Czyli jak wbijecie teraz pod tą rozmowę 25 000, nie to robimy książkę, co? Pomyśl jak, o tym, jak to powiedz mi, w jaki sposób ty, bo to oczywiście z Marcinem powinienem też o tym rozmawiać i my, wiesz, my jak się widzieliśmy, to drinkowaliśmy też, nie? Nie ma się co czarować. Już niewiele pamiętam z tego naszego spotkania, było bardzo fajnie w każdym razie. Z Marcinem? Marcinem, no. Ja nie piłem wtedy, przecież ty jechałeś samochodem. Ale ja się jeszcze z nim widziałem później. A że wy drinkowaliście z Marcinem. Ha? Myślałem, że na naszym spotkaniu nie, razem. Nie, nie zaprosilibyśmy cię na takie spotkanie. Okej, rozumiem, czyli drinkowaliście. Mhm. Nie, było super spotkanie, tylko wiesz, jakby ja cały czas się zatrzymuję w tym momencie, gdzie zastanawiam się, o czym napisać, żeby to miało sens. Nie? Nie wiem, jak ty podchodziłeś do wyboru tematów, które znajdowały się w twoich książkach. Bardzo prosto, może bardzo cię coś zainspiruje. No. Mam brak, bardzo mocny brak w jakiejś dziedzinie. Mhm. Książka jest zapisem poszukiwań wypełniania tego braku. Czyli nie umiem się uczyć. Frustruje mnie to, że zapominam. Mhm. Denerwuje mnie to, że nagromadzają mi się rzeczy. Denerwuje mnie to, że dopada mnie prokrastynacja i nie chce mi się zrobić czegoś. Nie rozumiem tego zjawiska. Mnie to boli, mnie to wkurza. W związku z tym chcę go poznać lepiej i gdzieś opisać to, że ja też nie wiedziałem i potraktować to zupełnie szczerze i powiedzieć, że ja nie jestem specjalistą w psychologii kognitywnej, ja nie jestem coachem biznesowym, więc uciekam się do autorytetów ludzi dalece mądrzejszych niż ja, kompiluję to i mówię, miałem z tym problem, jeśli ty masz z tym problem, to tak się składa, że ja znalazłem rozwiązanie nie ode mnie płynące, tylko od mądrzejszych ludzi i spisałem to w jednym miejscu. Hmm. A, i jeszcze gdzieś zrobiłem coś takiego, że masz 55 stron bibliografii po to, żebyś miał na 100% pewien, żebyś był, że to nie wynika ode mnie. I to jest motywacja, jedyna. Okay. I gdyby, i na przykład, i to jest u mnie 100% kryteriów tematów wyboru. Hmm. I jeśli ja... Jeden klucz zawsze, nie? Jeden klucz. Ciekawe. I teraz jest pytanie... Czy ty jesteś w stanie taki klucz znaleźć u siebie? No właśnie. No właśnie. Myśmy gadali o tym, zresztą to myślę, że mogę powiedzieć, że bardzo ciekawy sposób na takie szukanie tematów to jest szukanie pośród tych, które cię albo bardzo wkurzają, albo wywołują u ciebie emocje. W dużym skrócie. To prawda. Nie? No ale to też jest taki klucz, który jest mega obszerny. Nieistotne, no, nie wiem, jakoś... Ale no to zobaczymy. Też... No mam nadzieję, że jak będziemy rozmawiali w 2021 roku, to jednak będziemy tutaj mieli na tym stole, już nie tym, przepraszam, stole, bo za chwilę musisz odpowiedzieć, co się z tym stołem stanie. Będzie jednak leżała pozycja z napisem Karol Paciorek na okładce. Którą kupisz szybko i bezpiecznie? Szybko i bezpiecznie na stronie Karol Małpa, nie Karol, karol.alt.pl. Co się, Karol, stanie z tym stołem? Opowiedz, a ja pójdę do toalety. Szybki. Czy chyba, że zrobimy szybką przerwę i cięcie na toaletę w ogóle? Szybki tamten? Tam już są posłowie, czekają. No i on już wisi na rynnie. Naprawdę? A tam był jakiś motyw z rynną? No i ten uciekał przez po rynnie. A to ja nie widziałem. Słyszałeś o tym? Nie. Przez okno, nie. Tak głęboko, że tak powiem, nie wszedłem w temat. Przez okno po rynnie. Jak oni. Przez okno po rynnie? Nie ma nic to może zróbmy przerwę. Nie ma w tym nic złego. Oczywiście zrobimy przerwę, nie ma w tym nic złego. W czym? Zaraz nie wiem, o czym mówisz. Imprezach. A. Zła jest tylko, no może w COVID-zie, ale zła jest
zakłamanie, które jest z tym związane, o tak, w którym my sobie imprezujemy, jest miło i przyjemnie, ale na zewnątrz to jest to bardzo brzydkie. Nie, no jasne, że tak. Robimy przerwę. To jest, mili państwo, na to, żebyście wy też także mogli skorzystać z przeróżnego rodzaju okoliczności umilijających tę rozmowę. Może jakaś herbatka, może jakiś siku. Co kto lubi. Albo blancik. Co kto lubi. Ta plama. Ty na dudzie się rozlałeś? Na dudzie się rozlałem? Tak. Podpis prezydenta pana? Tak. I ta plama z wina została. Ty rozlałeś wino na podpis prezydenta? No, ale to jest jakieś nieczytelne. Tu jest napisane A. Lang. Tak, ale ja wiem, że to jest podpis Dudy. Pana prezydenta Rzeczpospolitej. Rozlałeś wino na dudzie, kurwa. Wartość tego stołu wzrosła. Wzrosła. To o tym faktycznie pomówmy, bo nie ma o czym mówić. Ten stół jest już do wylicytowania, tak jak Ferrari, Radka. Ale oczywiście stół za więcej, mam nadzieję, no tak, pójdzie. Tak, no też mam nadzieję. Ale jest już na, do wylicytowania link, jest. Wiesz, że ja będę licytował o tym? Błagam, nie. Znaczy tak, nie, licytuj, jak najbardziej. Ja jak będę najbardziej licytował, obyś wygrał. Lubię ten stół, lubię go bardzo. Może to będzie dla ciebie jest fajne biurko jakieś? Może właśnie w tym naszym programie zrobimy. No o, ty, popatrz. To był konkretny stół, z kawał stół. Dąb, no. Nice. Jest do wylicytowania już. Ale zostawisz tutaj tą winko? No przecież nie zmyję. Czy ktoś tu jest sprząta w tym biurze? Nie zmyję. Nie, możliwe, wiesz, że... Wiesz, jakbym zaczął szorować, to zmyję też podpis Dudy, więc jakby albo. To ja lekko myję. Ja przepraszam, panie prezydencie, nie wiedziałem, nie miałem świadomości, że tutaj... No, pogadam, jak będziesz tam gdzieś w lochu siedział i tak. Ja, panie prezydencie, nie myślałem. No, widzicie, trzeba było myśleć. Trzeba było pomyśleć. Ja chciałem powiedzieć, że na tym... Że można wylicytować go. I na tym stole jest zestaw podpisów, jaki nie istnieje w żadnym innym miejscu na świecie. To prawda. Bo od Krzysztofa Bosaka, od Andrzeja Dudy, Szymona Hołowni, ale to są politycy. Pomyślmy, z kim tutaj mógł prowadzić dialog Szymon Hołownia. No właśnie, mamy tak jak patrzę, mamy Agnieszkę Holland, mamy Magdę Małek, Paulinę Mikołę, Radek Kotarski, tutaj w ogóle nie wiem, czy to jest może... Jest przy tobie, ty masz rękę zawsze. Dlatego taki tym. Tu wytarty już ten twój przyjaciel, dlatego też, że oczywiście gdzieś tam ta przyjaźń... Blednie. Tak. Ale jest tutaj. Co to jest? Kto tam wyniósł, narysował? Wojtek Chmielarz. Wojtek Chmielarz. Zygmunt Miłoszewski. Michał Oleszczyk, Wojtek Wilk, no jakby Filip Springer, Adam Bodnar, Marcin Prokop, jest tutaj... Tomasz Kamel chyba gdzieś też jest, prawda? Nie. Ładnie się podpisał. Nie, Tomek jak tutaj był, to nie było jeszcze w starym setupie. Jasne. Kawał, naprawdę ja zaczynam patrzeć na ten stół na zasadzie kawałka historii. Pięknie. Ciekawej, o Lil Masti na środku, wiesz, jakby... Poziom, prestiż nieprzekraczalny. Mhm. Moim zdaniem, więc mam nadzieję, że temu komuś, kto wylicytuje ten stół, to będzie on służył długo. Nie, do czego tylko ta osoba będzie chciała. Tak, zapraszam. A co się na tym stole działo, jak kamery były wyłączone? To nie takie plamy jak z wina tutaj zostały. To nawet Kamil Durczo chciał wpaść. Kiedyś na wywiad. Żeby dołożyć swoją plamę. Tak jest. Nie, no naprawdę... Nie, licytujcie, tak. jeśli tylko możecie. Naprawdę kawał pięknego mebla i też konkretne. Naprawdę, jak mówię, no fantastyczne. Już dzisiaj takich stołów się nie robi. Totalnie na Allegro go kupiłem. Można i na Allegro pójdzie też. Tak jest. To no. Prawda. Ja też zachęcam do licytacji Ferrari. Tak. Chciałem powiedzieć, że to może być trochę węższe grono tych, którzy się pokuszą jednak. Bo faktycznie licytujemy go od złotówki, ale na etap, w którym teraz sobie miło rozmawiamy, to już kosztuje to ćwierć miliona złotych ten samochód i no. Będzie kosztowało jeszcze pewnie więcej. Mam nadzieję cały czas, że kończy on pójdzie. Którego? Licytacja? W dniu finału? Wydaje mi się, że to jest w dniu finału dokładnie się kończy licytacja, okay. Bo na pewno wiem, że jesteśmy w ramach finałowej akcji mocno zmobilizowani po to, żeby jeszcze grzać informacje o tym. Tego dnia? Tak, tego dnia, więc myślę, że to dotrwa właśnie do finału. No mam nadzieję, że to pójdzie za dużo pieniędzy, górę monet naprawdę. Ja bym brał, ale wiesz, że ja jestem Porsche man, więc tak. Tylko dlatego nie, tak naprawdę. Nie, serio, kawał dobrego Ferrari, został sprawdzony, jest fantastycznie brzmi ten silnik. Ja się cały czas boję, że jakbym kupił od ciebie to Ferrari, to by się naprawdę okazało miesiąc później, że przyjechałby mnie do mnie jakiś sympatyczny Hans spod Hanoweru, mówiąc, panie, ja mam prawdziwe to papiery. Moje, to moje. Ja mam moje. Ale to by się wydarzyło tylko wtedy, gdybyś to ty go kupił. Tak, w każdym innym przypadku. Ja pokazałby nagle drugi komplet kluczyku. Wiesz, 15 zdjęć z tym samochodem w różnych miejscach. Byłby w stanie wyrecytować z pamięci numer WIN. Nie? I nagle by się okazało niefortunna sytuacja. No a za nim by stało, prawda, dwóch żandarmów, mówiąc. Tak.
To prawda. Sorry, to winę prawda, tu, to nie? Prawda. Więc troszkę się jednak tego obawiam. To ma napęd na tył, czy na tak, cztery? Tak, tak, tak. Wariacki. Jest, 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 jest to legitny kawał dobrej maszyny. No i ma też flat plane crank, czyli to jest engine, czyli to jest taki zupełnie podłużny, tak jak w silnikach się montuje, więc to jest taki kawał po prostu, wiesz, bydlaka, który powoduje, że niestety konstrukcja tego silnika ma to do siebie, że przenosi dużo wibracji, jest dalece głośniejsza niż... więc niektórzy to postrzegają za wadę, inni nie. Ty byś nie postrzegał tego za wadę, ty byś potrafił docenić. Nie, jakby z całą pewnością to jest fajny samochód do prowadzenia, to w ogóle bez dwóch zdań. Niektórzy mówią, że to jest ostatnie takie Ferrari, że już potem elektronika przejęła to wszystko, okay, i było mniej zabawne i mniej, okay, przyjemne. Trudno mi powiedzieć, nie jestem koneserem tej marki, więc nie mam dużego porównania. Nie zmienia to jednak faktu, że... Czy to głównie jednak Passaty, no to jakość. I to jest też po prostu też niezawodność przez lata. Ja wszyscy będę jeździł, wiedzą, syn będzie jeździł. Włoskie auto się psują. Lodówkę przewieziesz tą Ferrari? Dokładnie. Tą Ferrari? Dokładnie. Dokładnie. Siedmioosobową rodzinę na wakacje? Dokładnie. Kradzioną zawartość połowy Biedronki czy wywieziesz? Dokładnie. A Passatem wszystkie też zrobisz. Wszystkie też rzeczy zrobisz, dokładnie. I no szybko, tak, i ekonomicznie. Oczywiście. Jak ile to pali, to wiesz. Słuchaj, ostatnio jechałem Uberem i... Nie znam marki. I pan przyjechał po mnie Toyotą nową Corollą. Nową, w sensie rocznik 2019, ale kupiona w tym roku. Więc tam modelowo nowa. No i wiesz, gadka szmatka, no ja też jeżdżę teraz Toyotą, więc tam... No ja też jeżdżę Toyotą. A pan, ale w ogóle to był błąd, bo pan był tak rozgadany, że te, wiesz, 15 minut jazdy, to przegadaliśmy wszystko o samochodach, a on był jeszcze na pełnym takim, na pełnej ekscytacji, bo tą Toyotkę miał pan... To był jego chyba trzeci miesiąc, jego ma? Jak powiedziałeś, on był na... Myślę, co będzie dalej? Na podwójnym gazie? To byś tak ładnie powiedział, no ale okej. I hybryda, oczywiście, jak wszystkie Toyoty... No tak, Corolla jest najbardziej racjonalnym zakupem świata, no. Toyota hybrydowa, jak wszystkie Toyoty, Ubery w wielu miastach Polski. Ale najbardziej mnie rozwaliło, jak on powiedział, ile napali. Ile? No mówisz, jak tak jeździ, tak, że wiesz, właśnie spokojnie, że uczy się oczywiście korzystać z tego podwójnego napędu, że trochę ta, na początku ta hybryda, potem, znaczy elektryk. Że tak potem... ładuje, rekuperacja siły hamowania. Tak jest. 3-4 z lekkim hakiem. Wow. Ja mówię, no naprawdę za darmo jeździ po Warszawie. W sensie ten. I do tego koleś w ciągu, wiesz, roku użytkowania robi jako Uber... Po Warszawie jakieś 40-50 tysięcy? Wow. To brzmi jak promocja. W sensie, ja nie wiedziałem, że byś ten... był dobrym ambasadorem Toyoty. On by był świetnym, na ty pewno. Ty też, powiem ci, że... Tylko ja nie mogę być Uberem. Ja bym chętnie właśnie, ja bym nawet myślałem kiedyś, ale moje auto się nie kwalifikuje, ma jedną to parę prawda, drzwi. To prawda, no to no rzeczywiście i to jest, się nie, i to jest nie, nie udało. Nie do przeskoczenia, co jest zawsze jakby... W, no. A propos samochodów, pozwolisz, że wrócę do tego wątku naszych corocznych spotkań. No. Chciałbym wrócić do tego dawnego, jeszcze nie ubiegłorocznego, tylko jeszcze trochę za przeszłego. No. I było to niezwykle ciekawe i szokujące dla mnie w pewien sposób, kiedy wyszła cała akcja o Ferrari. Nie, pocałowałeś mnie wtedy? Okej. Może? To, było to nie były usta, masz rację. Tak. Dlatego nie pamiętam. W każdym razie... wyszła akcja z Ferrari w ogóle z promocją książki i tak dalej. No. A, i jedna z pierwszych wiadomości, którą tak dostałem, jest, był fragment z naszego podcastu, kiedy powiedziałeś, ale Radek, nie musisz ukrywać przed państwem, że jeździsz Ferrari. To jest niesamowite. Ja chciałbym, żeby to naprawdę wybrzmiało. Ja nie miałem wtedy tego Ferrari. I niech nie miałem mówi, planów. I niech mówi. Przypomnijmy, iluletni to jest samochód? 14. Egzemplarz. Ten egzemplarz jest 14-letni. Kiedy były tamte imponderabile nagrywane? Myślę, że 3-4 lata temu. Dziękuję bardzo. W każdym razie... Czyli sprzedajesz używane, bite Ferrari, które po prostu wyjeździłeś. Ale to kropka. Było niesamowite. Ale to robisz niezłą ideologię, muszę ci przyznać. Niezwykłe dla mnie było to, jak ty to mogłeś prawie trafić dobrze. Serio. Mogłeś powiedzieć każdą markę świata. No ale wiesz. I powiedziałeś to. Wow. Dobrze, więc zapraszamy do licytacji. Zapraszamy, absolutnie. I Ferrari i stoł. Zamknijmy tak, ten wątek. To jakby, dajcie spokój Ferrari, po co wam Ferrari, a porządny stół w każdym domu się przyda, nie? Dobra, to zróbmy to. Jest faktycznie ten 4 grudnia, już mi się motna. 4. Co zróbmy?
obstaw, za ile poszło twoje Ferrari? Za ile pójdzie twoje Ferrari? Teraz. Ale jeszcze nie było finału wtedy. No nie było. A ile to kosztuje? Jezu, mam nadzieję, że kosztuje więcej niż 300 i się zbliża do 400 tysięcy. Na pewno kosztuje więcej niż 300, bo teraz kosztuje 250. No tak, na tak, miesiąc tak. Ponad przed finałem. A są aukcje od 2 dni, od wczoraj właściwie jest aukcja. Tak, 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 tak. Więc... Serio, moim ogromnym marzeniem jest to, żeby poszło za więcej niż 500 000, więc to ja każdy myślę, taki że wynik pójdzie. Dookoła ja będzie, myślę, będzie super dla mnie. Ale też pamiętajcie, że tego typu samochód się fantastycznie też starzeje, a to jest egzemplarz kolekcjonerski, więc jak go ktoś kupi za 750 tysięcy, nawet jak za banieczkę, to jest i tak świetny zakup, dobrze wydane pieniądze. Oczywiście nie, jeżeli macie dwójkę dzieci, nie, bo to już się nie uda, ale... Zawsze można jedno oddać na chwilę, nie wiem, do dziadków. Nie, aborcja jest do pewnego momentu. Jest, spokojnie. Ja wiem, że czasami mamy nadzieję, patrząc na niektórych, na przykład polityków, żeby ta aborcja była legalna, powiedzmy, do 60 roku życia. Ej, spokojnie. Nie, żartowałem. Nie, żarty są żarty. No. Zjaraliśmy strasznie grubego gibona podczas przerwy. Tak. Dlatego. No i teraz twój śmiech. Ja się teraz właśnie nie mogę śmiać, bo tak, bo sugeruję, nigdy w życiu byśmy czegoś takiego nie zrobili. Wtedy. Dokładnie. Dokładnie. Widzisz? No i ty się też w ogóle zupełnie śmiejesz inaczej. Śmiejesz się z wyrzutami sumienia wtedy. Ty, tak. A ty jesteś już w trakcie zamawiania jedzenia. nie potwierdzam, nie zaprzeczam zdecydowanie. Zdarza mi się tylko dużo tylko proszę, zjeść. Potem nie pisz do mnie, Karol, please, wytnijmy ten fragment, dobra? No wiadomo, że nie, bo on nic nie implikuje. No, to są żarty, jest utwór artystyczny. To jest jak metafora w piosence, nie wiem, Dawida Podsiadło, nie ma fal, amen love, proste. Wiesz, że to jest takie coś, co... Właśnie kiedyś Dawid mi to powiedział, że no wiadomo, że to o to chodzi. Jakoś, nie, chyba ktoś albo ktoś powiedział. I ja pomyślałem, serio? Nie ma fal, znaczy, że tam nie ma miłości, nie ma uczuć? Nie. To ty nie znasz teorii z nie ma fal? Nie, no powiedz mi, jaka jest teoria z nie ma fal. Nie, no teoria z nie ma fal zajebista absolutnie. Znaczy, w tej warstwie pierwotnej, tak? Czy jak sobie czytasz nie ma fal, to, że nie ma między wibracji... No, piosenka o rybakach, nie? O prognozie pogody. Ja ją tak czytam. Jestem prosty chłopak. Jestem prosty chłopak z Krosna. Twoje oświadczyny przed Nataszą musiały być najbardziej romantycznym momentem w historii. Dałeś jej skrzynkę jabłek, 1000 złotych, pierścionek i powiedziałeś, co ja gwarantuję ci życie na poziomie. I korzyści finansowe a propos reklamy Norwiego. I podsunąłeś poliskę, słuchaj. Wieźle wyjmiesz z tego konta w wieku 67 lat. Trochę a tak ona, wyglądało. Ona sama musiała usiąść. Z małymi różnicami. Bardzo polecamy jak to się nazywa? No. Można powiedzieć kulisy. Moralność? To są kulisy reklamy marki Axon, robiona przez Norbiego. A, korzyści finansowe. Roku, korzyści finansowe, tak. Jeszcze to. Korzyści finansowe. Tak, jak sobie wpiszecie... Nasza grupa rekomendacje YouTube'owe, którą co roku polecamy. Choć naprawdę coraz mniej rzeczy tam jednak się dobrych... Znaczy dobrych. Ja się bawię fantastycznie. Nie, pojawia się rzeczy, ale ja mam wrażenie, że w ogóle mniej... Jakby, nie wiem, czasem mam takie wrażenie, że ten YouTube się profesjonalizuje na tyle, że jest mniej takich kwasów jednak. No, jak ale potem oglądasz Torbiego ale to jest backstage. Ale to jest mocne. I myślisz sobie, wow, dziękuję ci grupo rekomendacje YouTube'owe, która... Istnieje. Wiem, że jesteśmy ambasadorami... Ja mam nadzieję, że nas nie szkaluje, nie? Tak. Choć ten wywiad się tam może ukazać jako właśnie, zobaczcie. Chyba co roku się nawet ukazywał na rekomendacjach nasz wywiad, mam wrażenie. No. W każdym razie nie ma fal, dla mnie tak w tej wersji pierwotnej jest tak, że nie ma vibe'u, nie ma wibracji i nie ma tychże fal miłosnych, no ale że była dość szybko powstał taki filmik, gdzie ktoś puścił tę piosenkę od tyłu. I puszczone od tyłu to I'm in love. Jak puścisz fal, nie ma fal, od tyłu to brzmi love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Naprawdę? Nie słyszałeś tego? Nie. No coś ty. Jestem zmieciony zupełnie. Naprawdę? I ty jesteś ziomkiem Dawida? Taki rzecz nie wiesz? No proszę cię. I to była jedna z śmieszniejszych. Nie rozmawiamy o takich rzeczach po prostu. No, no tak. W każdym razie to jest tak, że wracając do, nie wiem dlaczego rozmawiamy o piosence nie ma fal w ogóle, w każdym razie jest tak, że chcesz to puścić w takiej nowoczesnej formie, przyłożysz do mikrofonu. Yeah. O. Jeśli on to zrobił celowo, jest geniuszem. Znaczy jest bez tego, ale... Kumasz.
Rozwaliło mnie to zupełnie. Nie słyszałeś tak naprawdę? Nie. Okej, okay. No to to jest filmik sprzed dwóch lat, także pozdro. A ten, A to ty znasz Dawida, weź go zapytaj, może ci powie po prostu, nie? Mogę go kiedyś zapytać przy okazji jakiejś, tak, jak nie zapomnę, ale zapomnę pewnie. W każdym razie, bo mam takie obiektywnie istniejące problemy z pamięcią. W każdym razie, wracając do tego, dlaczego... Jest git. Dlaczego jest naprawdę dobrze nie ma ciebie z pamięcią. Lepiej jest. Jest git. Ile mi lecisz szmalu? No tego nie pamiętasz. No, czyli jest git z pamięcią. Mam zeszyt jakiś, wiesz? Na pewno. Czyli pióro gęsie i kałamarz, którym pisze, zapisujesz swoje długi. Tak się zastanawiam, czy po przerwie ten program teraz przedstawia jakąkolwiek realną wartość dla słuchaczy, ale to jest na przykład bardzo ciekawe. Za każdym razem to robisz. Nie, właśnie się będzie... A potem zaczniesz pierdolić, jakie to już długie, już nikogo tu nie ma. Rurę? Zagłębię rury. Chodzi mi o to, że właśnie chciałem w tej sekundzie powiedzieć, że mi się dużo lepiej na przykład nagrywa ten odcinek niż ubiegłoroczny, bo jestem bardzo wyluzowany. Tak, bo bardzo ci dygała nóżka. Normalnych, pamiętam, że ostatnio nawet mi mówiłeś to i powiedziałeś, że dalej jesteś taki spięty. I byłem ja w tym tobie? Odcinku. Tak, i chociaż powiedziałem ci wtedy w trakcie nagrania tego odcinka, że nie, Karol, nie, jakby jestem zupełnie rozluźniony, ale pewnie na pewno byłem bardziej spięty niż teraz. Teraz mam taką filozofię. Tak, kopię cię, pod stołem nie ma za co. Ja w każdym razie chodzi mi o to, że ja cię kopię prawilnym kowbojkiem, a ty mnie jakimś bucikiem. No tak. W każdym razie chodzi mi o to, że... O co ci chodzi? Że dzisiaj mam taką filozofię, że jak ktoś nie będzie chciał tego słuchać, to po prostu nie wysłucha. Nie możesz zadowolić wszystkich, Radek. Dobrze. Nie, no dobrze, zajebiście. Sorry, no. Nie, no bardzo dobrze. A zawsze przez całe życie chciałem tak, żeby wszyscy się to przebawili. Co jest niemożliwe. Co jest niemożliwe, ale w mojej myśli było tak, to zróbmy tak, żeby się jak największa liczba osób mogła dobrze bawić. Ja teraz myślę sobie, jak ktoś się ma dobrze bawić, to się będzie dobrze bawić. Dokładnie. No. Bardzo jest dobrze. To poza strefą mojego wpływu. Ale widzisz, no, kurde, no. To jest też duża wartość, znaczy duża bez przesady, mówimy tutaj o nas. Jest to pewna wartość, jak ktoś widział nasze pierwsze impo, drugie impo i teraz to. To jest zapis perspektywie zmian, które się dzieje. Dlatego kocham ten format i dlatego tak się bardzo... Ja się zastanawiam, czy ja się w takim razie zmieniłem, bo po tobie to widać jak otwarta księga. Czy ty się zmieniłeś? Wiesz, trochę mi trudno powiedzieć, bo ja... Nie myślę o tobie w ogóle, wiesz, nie, to jest tak, jakbym nie, trochę... Nie, właśnie chciałem powiedzieć dokładnie odwrotnie, że jak ja wiem... No. Jakby to powiedzieć... Chodzi mi jakby o to, to powiedzieć, żeby nie było jednak karalnej później, żeby nie wjechali nam na te... No, dawaj. Że ja cię mam z tobą kontakt i na przykład rejestruję twoje zmiany poza tymi programami. Czyli dla mnie na przykład nie jest to dużym dzisiaj odkryciem coś. Na przykład bardzo dla mnie taką ważną rozmową, która miała miejsce między nami, była ta rozmowa niedawna, już w pandemii, taka po tragicznych wydarzeniach w swojej rodzinie. No i po co to mówisz, policja wiedzie? Proszę? No i po co to mówisz, policja wiedzie, że w pandemii się widzieliśmy? No i po co takie rzeczy? No i po co było takie rzeczy tutaj się chwalić? Chciałem teraz jakoś z tego wybrnąć, ale nie. No po prostu się widzieliśmy. Po prostu się widzieliśmy, tak. A to było na zewnątrz. To był moment, zewnątrz. Tak. Jak? Przez większość, jak? Cały czas siedzieliśmy na zewnątrz. Naprawdę? Okej, okay, no, takim, no takim zewnątrz, wewnątrz trochę, no nieważne. W każdym razie, jakbyśmy się mieli zarazić, to byśmy się zarazili, no. Jak wtedy mnie całowałeś, no to Karol, no to wtedy... To nie to w usta. Byłem... Nie w usta. Wracając do głównego wątku, na przykład ostatnia nasza rozmowa, taka dłuższa i poważniejsza, tak. Była dla mnie taką rzeczą, co do której pomyślałem, że wow, ostatecznie wiem, że nie jesteś nihilistą. A na przykład moim zdaniem 3 lata wcześniej nie byłeś. Nie byłem nigdy nihilistą. Nie tyle nie byłeś, znaczy, ale byłeś tym bliżej do tego. O, jestem, tak. Kurwa, jestem antynatalistą. Uważam, że nie powinniśmy się rozmnażać. Jesteś nim cały czas. Jestem nim cały czas. Ale każdy ma święte prawo do tego, że, ale równocześnie. Dobra, dawaj, no przepraszam. Jesteś gościem, przepraszam. Nie, zapominam czasem. Nie, ty nie jesteś właśnie, też disclaimer w tej rozmowie, to jest rozmowa, nie wywiad. Jakbyśmy się z wywiad, możesz umówić z Anitą Werner na wywiad, ani nie ze mną. W każdym razie, twój nihilizm, który ja nazywam nihilizmem, nie chodzi mi o to, przejawiał się na przykład w tym, że gardziłeś masą rzeczy. Czyli na przykład to, że... Czym? Że na przykład swoją pracą, moim zdaniem, tym, że na przykład robiłeś jakiś deal reklamowy i on był taki, że wiedziałeś, że na przykład materiał, który robisz, no nie ma jakiejś wielkiej wartości, oprócz tego, że daje ci możliwość przetrwania. Mhm. Dzisiaj mam wrażenie, że jesteś dużo dojrzalszy pod tym względem, że na przykład się zastanawiasz, jak zrobić tak, żeby ten materiał reklamowy wniósł wartość jakąś w życiu kogoś innego. No okej. Okay. I to jest na przykład zmiana, która się
absolutnie zadziała. Nigdy wtedy bym tego nie zauważył sam też. Mhm. Okej. Okay. Ale nie potrzebuję tego spotkania, żeby to widzieć, bo widzę to na bieżąco. Jasne, o tak, jasne, trochę tak. Ale wydaje mi się, że gdzieś tam między słowami, słuchając ciebie teraz, a 3 lata wcześniej, to jest zauważalne. Okay. I ja bym tego nie powiedział, że to jest starzenie się. Tylko to jest tak, że ty po prostu wiesz, że już nie musisz niektórych rzeczy robić dla zdziery. W sensie, że ty nie musisz wszystkiego wyśmiać, wszystkiego zdyskredytować. Że jest dla ciebie sakrum. Ale jednak pokusa istnieje. Ale pokusa istnieje i nie zawaham się z niej skorzystać, z tej pokusy. Nie, no faktycznie tak. Nie spędzamy połowy rozmowy, gdzie ja się po prostu z ciebie śmieję. Tak, to jest na fakt. Przykład tak, to jest tak, widzialna to absolutnie racja. Co na przykład jest w tym programie widoczne nawet. W programie? No w tym nagraniu kamerowanym, zarejestrowane, że myślę, że skala pojazdów w moją stronę jest najniższa w historii jakichkolwiek rejestracji naszych rozmów. I to zaczynając od 500. odcinka LS-a, kiedy po raz pierwszy wystąpiliśmy razem. Dawno temu to było. Bardzo dawno. Bardzo fantastycznie dawno wspominam ten dzień. Mam w życiu tak, że nie pamiętam wielu dni, ale ten dzień pamiętam niezwykle dobrze. To było na Kotlarskiej, nie? To było tak, przy rondzie. Tak, dokładnie. Tak. Bardzo lubiłem to mieszkanie. Też dobrze je wspominam. Super było to mieszkanko. Pamiętam Batmana, którego Karolina namalowała na ścianie. Te wszystkie książki, które tam były. Zapach tego mieszkania pamiętam. Zapach tego mieszkania pamiętam dzisiaj, no. Przyjemny zapach, ale też zapach takiego... Słuchajcie, nie mam pojęcia teraz, o czym on mówi, ale no, to jest bardzo ciekawe. Zapach takiego miejsca, w którym po prostu, nie chcę powiedzieć starego mieszkania, bo ono nie było takie, ale takiej kamienicy inteligenckiej, o, że pachną książki mocno. Kurde, właśnie, no, to było fajne mieszkanie. To było spoko mieszkanie. No. A wiesz co? To jest w ogóle swoją drogą ciekawy wątek, bo tak jak mówiłem, w tym roku naprawdę musimy już zmienić mieszkanie. I bardzo poważnie się zastanawiam nad tym, czego szukać. Czy właśnie szukać mieszkania... no bo są plusy. Ja teraz mieszkamy od tych 6 lat w budynku, który jest relatywnie nowy. Za każdym razem mnie rozwala to, jak ty mówisz o swoim budynku. Stary, ty go stawiasz to jest najnormalniejszy budynek pod słońcem, on jest po prostu w miarę nowy. Ty nie znasz rzeczywistości polskiej. Znam doskonale rzeczywistość, nie interesuje mnie rzeczywistość Polska, mieszkam w Warszawie, okej, dobra? Jeśli w normalnych warunkach byłoby tak, żeby deweloper podjął decyzję o tym, żeby nazwać swoją nieruchomość rezydencją. To jak byś to nazwał? Jak byś to nazwał? PR-em. Czyściutkim PR-em. To moim zdaniem najnormalniejszy w tym przypadku... Nie będę mówił o twoim budynku, bo każesz mi to wyciąć. To okej, okay, dobrze. No właśnie. Okej. Okay. Ja nie mówię, że nie. Tylko chodzi mi o to, no, że gdybym miał się zastanowić, jakie jest dzisiejsze naokoło współczesne... jest multum takich budynków. Stary. Oczywiście, ja że wiele tak. apartamentowców w Warszawie. To, ale w jakim mieszkaniu mieszkamy? Na zewnątrz, jest bardzo zadbany... 47-metrowym mieszkanku. Styl. Chodzi mi o budynek. Czy w tym budynku mieszkają znani ludzie, którzy mają bardzo duże zasoby majątkowe, które mogą... nie musisz wymieniać nazwisk. Ale na przykład taki, którego kiedyś spotkałeś na parkingu. On tam mieszka. Nie. No to co on tam ma? Machulski tam wynajmuje mieszkanie. Naprawdę? Tak. Ja opowiadałem o tą anegdotę. Okej. Okay. Opowiadałeś tą anegdotę, tak jak tak mnie ją opowiadałeś, w takich detalach? Chyba nie. Nie, no, że wtedy... mi porusował samochód. Okej, nie. No to teraz ją mówię. To w tym znaczeniu. Wydaje mi się, dobra, że to mówiłem. Okay, zostawmy. Czego nie. szukasz? Juliusz Machulski nie mieszka w tym mieszkaniu, porysował mi samochód kiedyś. Tak. Naprawdę? Ja opowiadałem to chyba ze 3 razy. Nie będę wchodził w detale tej historii. Oczywiście. W każdym razie... Ale nie mieszka tam. Nie mieszka, dobrze. Nie mieszka tam. Okej. W każdym razie uznał, że na przykład to jest atrakcyjny obiekt, w którym warto wynajmować mieszkanie. To jest fajny budynek. No, oczywiście. Ale absolutnie. Nie to mieszkanie już teraz, po tylu latach. Wiadomo. Nieważne. Nie, zostawmy kwestię mojego obecnego mieszkania. Błagam, dobrze, bo zaczynamy mówić o twoim. Ale ja nie pozwalam tylko dyskredytowania twojego budynku. Bo chciałbym zauważyć, że żeby wjechać na piętro do jakiejkolwiek w twoim budynku, to się tak po prostu nie da, bo trzeba mieć kartę. Można mieć kartę. Nie, trzeba mieć kartę. U mnie można po prostu wejść i pojechać na kolejkolwiek no piętro. Nie, bo mnie zatrzyma milicja budynkowa na zewnątrz, na dole. Nie, czemu? Jak to nie zapytają mnie, po co ja tutaj przyszedłem? Nie, do czemu mieliby cię pytać? Nie. Nie, po prostu wejdziesz i pojedziesz na którekolwiek piętro. U ciebie się nie da przejść. No. I nie da się wjechać na żadne piętro, bo się nie ma karty z biperem. Więc dajmy spokój. Dobrze, wróćmy do... Ale ja tylko tak mówię, nie pozwalam dyskredytowania tej rezydencji. Nie, to jest rezydencja absolutnie, totalnie nie.
Wracając do tego, co? Czy dom, czy mieszkanie się zdarzyłeś? Nie, zdarzyłeś? Czy nowe, czy stare budownictwo właśnie trochę nawiązując do tego, co mówiłeś o tym krakowskim moim zdaniem, bo... iść tą drogą Sabo i Ludwiku Dornie, no. W której nie będziesz siebie oceniał przy zakupie tego mieszkania. Czyli na co przykład jak znaczy? Dojdziesz do wniosku takiego, że no. Hej, pasuje mi nowe budownictwo i pasuje mi to, że mam wygodną sytuację, że mi recepcja odbiera przesyłki na dole. Mhm. Bo i ja, i ty mamy taką wygodną sytuację. Tak. Natomiast to jest tak, że nie chciałbym, żebyś za tym zrobił taką myśl, którą myślę, że spokojnie byś zrobił 3 lata temu pod tytułem Boże, jak ja dotarłem do takich nudnych czasów, gardzę sam sobą, że nie mieszkam w wysokiej kamienicy, która jest jeszcze, ma piękne artystyczne zacięcie, tylko dołączyłem do tej armii konformistów, którzy mieszkają w nowym budownictwie, co w apartamentach. Ale to masz rozpykane. Tylko chciałbym, żebyś tego nie chciał zrobić. Wow! Bo wiem, naprawdę? Że był taki moment w swoim życiu, żebyś mógł tak na przykład ocenić siebie przez pryzmat wyboru w zakresie nieruchomości, które dokonujesz. Tak naprawdę mówisz, że ja tak wielokrotnie widocznie uważasz, że tak uważam, oceniam ciebie. Uważam, że tak robiłeś. I o mnie to oceniałeś, to na pewno. To nie jest rzecz, którą, o którą się dyskutuje. Jeśli chodzi o mnie, Jezu, o moje wybory. Złym człowiekiem. Nie. Straszne. Ale nie chciałbym, żebyś teraz to zrobił dla siebie. A do mnie nie, to wielokrotnie szkalowałeś mnie, to wiadomo. Nie, to się do tego, na jakie mieszkanie nie będzie stać, w sensie oszczędności plus kredyt. Mm. No to wiem, ale żyjemy w takim w zakresie możesz sobie wybrać, wiesz, dowolną rzecz. Możesz sobie wybrać domek pod Warszawą. Co? Tak? No słucham, jakie są moje szerokie opcje, no. Mogę sobie wybrać szereg rzeczy. Proszę cię, ja już też w to nie chcę wchodzić w ten temat, ale różnica cenowa, już tak to zostawmy, pomiędzy proszę. Mieszkaniem w kamienicy w centrum tak. miasta, w apartamentowcu, powiedzmy na Woli na przykład, a domku pod Warszawą, czytaj, Zawady, Powsin, Wilanowski, gdzie ja też swojego czasu się rozglądałem i szukałem, albo nie wiem, Białołęka, tam gdzie ja ostatecznie trafiłem, to naprawdę nie ma dużych różnic w cenie. No serio. Więc możesz sobie wybrać dowolny typ nieruchomości. I teraz moje pytanie jest, do którego jest najbliżej Karolowi i Karolinie 2020? No, to jest właśnie kwestia, którą staram się rozwikłać. Tak naprawdę. Nie, no ja po prostu mam nadzieję, że to się uda w tym roku zrobić, bo jesteśmy też, skoro jesteśmy, wiesz, przykładem ludzi, którzy robią rzeczy, zwłaszcza takie, to jest, wiesz... Wiesz, jak odpalam jakiekolwiek serwisy z nieruchomościami, to jest mi słabo, nie? Nie chce mi się. Plus dokonanie wyboru czegoś takiego, to jest takie, o Jezus, naprawdę? Wiesz, jeszcze trzeba będzie jeździć, oglądać. O kurwa. Mi jest już słabo na samą myśl, realnie. Naprawdę? Nie możesz tego przewartościować? Moja pani psycholog mówi, że to wszystko jest kwestia znaczenia, które nadajesz. To dawaj. A gdybyś z tego zrobił... No wiesz, ty masz to ogromne szczęście, że masz niesamowicie wyspecjalizowaną w tym temacie żonę, w stosunku której możesz powiedzieć, tak. W ogóle Karolina, poinformuj mnie, gdzie będziemy mieszkali. Bo wiesz, że ona ma taki zasób wiedzy i wyobraźni przestrzennej, że i tak będzie fajnie. Ale zakładam, że tego nie skorzystasz z takiego wariantu. Wracając na przykład do tego tematu, że będziesz sam chciał tego zrobić coś takiego, to możesz zmienić znaczenie i pomyśleć o tym jako o przygodzie w takim sensie, że da ci to masę materiałów do podcastu, do LS-a. Możesz z tego tak naprawdę zrobić serię, bo wiesz, że trafisz, napaździesz w Polsce. Nie? Wy mieliście kiedyś w LS-ie osobną serię związaną z nieruchomościami, potworami. Tak, ja wiem, że ty tak, nie będziesz tak, szukał w takim zakresie, ale to się zdarzy. Złapiesz masę historii. Chociażby nawet ze względu na ludzi, z którymi się będziesz kontaktował. To jest raz. Dwa, jest tak, że możesz się zastanowić nad tym, jak wybrać nieruchomość, nie ze względu na masę obiektywnych rzeczy, które tam będą się działy, tylko to, jak ty się będziesz czuł w tej danej rzeczy. Trochę możesz dzięki temu poznać siebie. Okej, dlaczego jest tak, i próbować zadawać pytania, że w tym miejscu się czuję dobrze, a w innym się poczułem gorzej. Skoro czysto obiektywnie, to miejsce, w którym się poczułem gorzej, jest lepsze niż tamto. Tak jest. Jeśli podejdziesz do tego w ten sposób, fantastyczna przygoda. Okej. Mój brat dokonał dokładnie takiego przewartościowania. Tak? On był dokładnie taki sam na samym początku. O proszę, ale w Warszawie, on, nie? Tak, bo już nie chciał wynajmować, też chciał się przenieść na swoje miejsce i pomyślał, o Boże, teraz będę szukał rzeczy. Podejść do tego tak, jak powiedziałem teraz. Co ty gadasz? I to była rzecz, która im sprawiła przyjemność i wylądowali ostatecznie w fantastycznym miejscu. Jaka dzielnia? Wola. Bliska czy daleka? On mieszka 100 metrów od ciebie.
Co ty gadasz? Okej. Nie wiem, czy 100 metrów. Naprawdę? Nie, myślę, że nie. Ale w nowym budownictwie? Nie, no 100 metrów, tak, jednak tak. W nowym? W przerytej kamienicy, która została zrobiona właściwie przedwojennej, pięknej kamienicy, która została fantastycznie odnowiona i została oczywiście jako konstrukcja, ale w środku jest nowo, bardzo przyjemnie i jest naprawdę genialne miejsce. Myślę, że trafili idealnie, ale to też wynikało z tego, że wiesz, że znowu właśnie jakoś emocjonalnie bardziej do tego podeszli, a nie był to racjonalny wysiłek i obowiązek, że my musimy teraz zrobić. Okay. Że ja przez całe życie też robiłem rzeczy, bo muszę. Bo chcę na przykład czymś pokazać na zewnątrz, że coś się udało, nie? No ale nie musisz robić rzeczy z takiego powodu. Nie, no jasne, że nie. Nie, mnie ten proces przeraża. Ale we współczesnym świecie jaki masz tam proces? No nawet jeśli kredyt, to nie jest jakaś taka rzecz, która jest przerażająca. No ogarniają to ludzie, macie wkład własny, proszę cię, chopie. Po prostu może jeszcze nie zacząłem tego robić, dlatego tak boli, nie? Tak, ale będzie dobrze. A dobra, to jeszcze jedno pytanie techniczne. W sytuacji oczywiście brania kredytu. Bo słyszałem, że tak to ma sens, żeby najpierw określić sobie warunki kredytu i jakby dać się prześwietlić bankowi i zrobić sobie tą sytuację, gdzie już wiesz, że kwestia otrzymania kredytu jest tak, no nie, i na takich warunkach. Plus, jakby, czyli określenie kwoty całości, tak? Razem z wkład własny z kredytem. I potem już, znając te warunki, chodzić i... Szukać mieszkań. Tak. To jest takie chyba najczęściej spotykane obecne podejście. Okay. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo wtedy, jak ci, bo to ponoć się robi dlatego, że gdyby się okazało, że nie wiem, w ciągu tygodnia pojawić się jakieś mieszkanie, które będzie pasowało do ciebie i wiesz, że ono może dość szybko pójść, to jesteś w stanie zrobić to dokładnie ad hoc. Tak, tym bardziej, że wiesz, też żyjemy w czasach, w których płynność rynku na nieruchomości jest spora. Tak, więc to się może zdarzyć, taka historia, zdecydowanie. Natomiast jestem bardzo ostatecznie ciekawy, gdzie wylądujecie. Tego nie wiemy. W jakim sensie? W sensie, jaki będzie ten ostateczny wybór, to tak sobie myślisz. Ale w sensie, czy centrum, czy jakiś... Właśnie chodzi mi o okoliczności, czy to będzie właśnie kamienica, nowe budownictwo, domek i tak dalej. Ja właśnie chyba w stronę czegoś starego bym poszedł. Nie jednak. Bo chyba, coś mi tak podpowiada, że fajnie byłoby... To tu klatka schodowa będzie miała znaczenie największe. W sensie, ty możesz mieć dowolną rzecz niesamowitą wewnątrz, ale mieszkanie nie będzie płynne na rynku finansowym, na rynku nieruchomości, jeśli okoliczności tego będą słabe. Więc tutaj bym wybierał to odwrotnie, czyli niech budynek będzie dobrej jakości, niech wspólnota będzie ogarnięta i ze sobą współpracująca, bo w starych budownictwach czy w kamienicach czasami bywa z tym ogromny problem. A miejsce, mieszkanie w środku może być kompletnym dramatem i ruiną, na przykład po jakiejś babci, która zmarła wcześniej. Właśnie o tym mówię, że tak naprawdę ja myślę w tę stronę i tutaj do Koliny bym się odwołał. Tylko, która na pewno to ogarnie perfekcyjnie. Tylko jest jedna rzecz taka, która jest pewnie charakterystyczna najbardziej dla dużych miast, a dla Warszawy na pewno, że nie niesamowitym dla mnie zaskoczeniem właśnie na etapie szukania nieruchomości przez mojego brata było to, jak wysoko dzisiaj się cenią mieszkania w ładnych kamienicach odnowionych. A tak. Plus jeszcze jest ewentualny problem związany z miejscem parkingowym, bo to może być rzeczą, która... No teraz masz komfortową sytuację, wjeżdżasz do garażu podziemnego, wiesz... No, ja mieszkałem przez długi czas w Wilanowie, gdzie nie mieliśmy miejsca na przykład na mój samochód. Tak. Bywało różnie. I to bywało różnie. I to bywało czasami naprawdę wkurzające. I ja wtedy podjąłem decyzję, że nigdy więcej. Że albo nie będę miał samochodu, albo będę miał miejsce parkingowe. Tak? Aż tak. I od tej pory nigdy nie złamałem tej zasady, a byłem już w paru miejscach. O, okej. To ciekawe. Więc wiesz, to są czasami takie rzeczy ważne dla kogoś, nie? No, na przykład mnie to wybitnie frustrowało. No, czaję. No, więc taki zrobiliśmy mini poradnik w tym podcaście. No, bo to jakby, wiesz, jak dobrze z tobą o tym pogadać, bo ty to ogarnąłeś już parę razy, a ja, wiesz, ja jestem zielony gdzieś tam i wiem, że jeżeli nie ruszy się to w miarę niebawem, to będzie ciężko w przyszłym roku dojść z tym mieszkaniem do skutku. To po prostu już bym chciał. Ja wiem. Są to takie rzeczy, które nas czasami w życiu uwierają. Uwiera mnie które to naprawdę. Nawet znowu, racjonalnie by się nad tym zastanowić, czy trzeba, nie trzeba, ale się chce. Dlatego też podejść do tego od strony nieracjonalnej. Ciebie uwiera nieracjonalnie, nie? Więc też dokonaj wyboru nieracjonalnego. No to wracamy do Krakowa. Oj. Nie.
Nie? Spokojnie. Nie, aż tak oderwany od rzeczywistości powrót? Nie jestem. Nie, kocham Kraków, kocham to miasto i tamtą przeszłość. Ja tego właśnie sobie myślę, czy sobie wyobrażasz powrót. Absolutnie nie. Mm. No nie, nie, nie. Już za dużo związków tutaj z tym, co się... No nie, no pomyśl sobie zapraszanie gości. No nie ma opcji w ogóle. Jakby 80% gości powie, a Kraków, nie, no to fajnie, to przyjadę. Dziękuję. Nigdy. Kiedyś. Nigdy. No nie, nie ma szans. Nie, ma takiej opcji zupełnie. Nie, a to co, musi być Warszawa. Co podejdziesz, jak podejdziesz do tematu i co zrobisz w takiej sytuacji, w której, można powiedzieć, goście się trochę skończą. Ja wiem, że byli już tacy, no, jak na załączonym obrazku, chociażby nawet goście, którzy już są tutaj parę razy, ale, no, ale rozumiem, że ty się nie blokujesz na to, że tu się mogą pojawić jeszcze raz takie persony jak Marcin Prokop czy Tomasz Kamel. No, po pierwsze, tak. Mhm. Po drugie, gości, z którymi nie rozmawiałem, jest ogrom. Mhm. Nadal. Po trzecie, już od jakiegoś czasu w ogóle nie myślę kluczem, staram się nie myśleć kluczem rozpoznawalności gościa. No tak, to prawda. W kontekście też tego, co się dzieje. Co jest ciekawe, nie ma to też bezpośredniego wpływu aż tak bardzo na wyświetlenia, bo widziałem, że są u ciebie odcinki, które z osobami niepublicznie znanymi albo szerzej, no, się oglądają czasami lepiej niż z osobami, no, rozpoznawalnymi. Więc to, a po trzecie, wiesz, no, jak to YouTube. Ja lubię myśleć o tym formacie jako o czymś, co będę robił przez jakiś czas, ale rzeczywistość to może zweryfikować. No pewnie. Nie? Więc nie ma co myśleć o tym, czy Marcin Prokop przyjdzie tu drugi raz. Jak prawda jest taka, że wystarczy mu dołożyć jedno zero i przyjdzie, nie? Jest zawsze tak. No teraz było. Już dwa zera. Naprawdę? Opo. Żartuję. Opo. Piękne to były widokówki na tym proteście bohater kobiet. Bohater strajku kobiet, prawda? Ta, bohater strajku kobiet. Marcin się uśmiecha. Pięknie dziewczyny strajkujecie. Opo. Ale zawsze dodawał otuchy, można powiedzieć. Nie, no dodawał, wiadomo. Jakby on nie wybiera lokalizacji powierzchnia billboardu w mieście. Mm. Co jest zmienia faktu, że strasznie go tam wystroili do tych reklam. Że źle? Tak pięknie. Tak jaki piękny. No, wiesz, ta marynarka jest częścią kreacji reklamowej. Więc on jest taki piękny tam. A, no jest taki piękny, wiesz, o co chodzi. On jest taki piękny Marcin, piękny jest. To prawda. Wiesz, no. Dobrze, to co, Karol? Coś jeszcze mamy do obgadania? Tak, no z całą pewnością. Ja sobie zerknę tutaj, ale to w ogóle... Wow, ty masz listę tematów wpisaną. No. Bez przesady. Bo nie chcę po prostu, wiesz... tutaj... O, widzisz, czy widziałeś Motel Polska? Jeszcze raz, co widziałeś? Motel Polska, czy ty to widziałeś? Model Polska. Motel. Motel Polska, nie. Nie widziałeś tego tworu TVP? Nie, rzeczywistości tej. Kurde, widzisz, to jest takie bardziej, taka bardziej bieżąca rzecz, ale... To jest ten Google Box TVP? Tak. To wiem, że istnieje coś takiego, że ludzie komentują materiały, które widzą na TVP. To się nazywa Motel Polska? Bardzo mocno. Dlaczego Motel Polska? Nie mam pojęcia. Mocny content, ale pytam cię o to dlatego, że jak sobie przypomniałem, że czy z tego materiału, który z młodym adeptem podcastingu tworzysz, robiąc nowy format, to wspomniałeś, że wy tam pierwszy cały odcinek nagrywany rok temu poświęciliście Love Island. Love Island, Wyspa Miłości. A widzisz, że jestem totalnie Team Hotel Paradise. Dozgonnie i totalnie. Musiałbyś tylko jeszcze powiedzieć, co to jest Hotel Paradise. To jest hotel, to jest Love Island, tylko TVN-owski. Okej, okay, rozumiem. Dużo lepsze. Naprawdę? Tak. Ale po co ty to oglądasz? No dla cringe'u? Nie, ja się wkręciłem. Oh. W Hotel Paradise wjechałem jak koneser w dobre wino. Mm-hmm. Nie, my przelecieliśmy cały drugi sezon z Karoliną, oglądając, wiesz, do finału z emocjami, kto wygra. Niesamowite. No joke. Więc zastanawiam się, w jakim kontekście wy siedzieliście nad Love Island wtedy. Wiesz, założenie tego formatu jest trochę takie, że to jest trochę reaction video. A. I jedna osoba opowiada drugiej osobie o rzeczywistości, której ta pierwsza nie zna. Czyli nie oglądaliście Love Island? Kurwa, chciałem powiedzieć. Dużo historii. I jeszcze przy okazji przeklnąłem, fantastycznie. Oh. chciałem powiedzieć, jednego nie chciałem powiedzieć, drugiego nie chciałem powiedzieć, ale już dobrze. No. Lub czasopisma. Lech Rywin też nie chciał powiedzieć wielu rzeczy. Tit na wulgaryzm, tit na osobę, która, ta osoba, współredaktor. Mam sobie zapisać, serio? Nie. Nie, bez przesady. Chciał mi opowiedzieć o swoich emocjach, które były szczere. Mój redaktor, współredaktor. Czyli on oglądał. Oglądał z wypiekami na twarzy. No, wiem, że ten sezon też oglądał z wypiekami na twarzy, ale z drugiej strony było to nadal dla nas fascynujące zjawisko kulturowe. No tak. Że wiesz, żyjemy w czasach, w których o Big Brotherze już nikt nie pamięta. A to mamy spin-off Big Brotherowy i działa fantastycznie. Nie, no świetna rzecz. I ja wtedy ten odcinek był dla mnie niesamowity, bo ja słuchałem go z wypiekami na twarzy, na zasadzie, serio to ma miejsce? A jeszcze mój współredaktor
opowiadał o tym tak fantastycznie i tak się bardzo z tego śmiałem, cytując te osoby, które tam wtedy wypowiedziały te niektóre kwestie i okraszając je swoim komentarzem, że ja się fantastycznie bawiłem i właśnie tego chciałem od tego formatu, że ja nie znałem tej rzeczywistości. I przychodzi do mnie kumpel i mówi, ej stary, jest taka rzecz, że to. Więc to się opierało na tym schemacie, ale ja niestety nie znałem tego. Dzisiaj wydaje mi się, że też powinniśmy i my nagrać, i wy powinniście zrobić LS-a, chociaż nie, LS a propos tego było. Lekko, tak, bo ja tego wiem od was. A, okay. Tak, teraz sobie przypomniałem. Ale nie wiem, co ja o tym mam myśleć, bo tak się zastanawiam, czy to w ogóle jest reżyserowane, w sensie... To jest sterowane. Sterowane. Ty znasz trochę więcej, lepiej ten temat? Oglądałem cały sezon, więc... trochę. Okay. Nie, to jest tak, że jest tam wrzucona grupka ludzi, no i nawet jeżeli odpadniesz, to możesz 3 odcinki później wrócić. Okej. Okay. Deus Ex. Machina, po prostu wracasz. Więc dla mnie to jest tak, że oni jak kręcą te kolejne dni, te kamerki są włączone i śledzą ludzi, podsłuchują ich rozmów, podsłuchują ich reakcji, relacji na to, co się dzieje. I na przykład odpadnie Radek w jednym rozdaniu, to stwierdzają, dobra, ewidentnie tam po dniu na przykład atmosfera coś siadła, Radek odpadł i widzimy tutaj, że Julka i tam Kamila, które mega parły do Radka, Julka była jego partnerką, i teraz mają taką dziwną relację, że w sumie ze sobą nie gadają, a Kamila wpływa tutaj na Grześka i robi się tak jakby balans w jedną stronę za bardzo. Jeżeli to się nie zmieni za dzień, to może wróćmy Radka do programu i dajmy mu kartę, która umożliwia przez niego wywalenie jednej osoby. Wow. A ponieważ bardzo często osoby, które są wyrzucone z programu, wiedzą, przez kogo zostały wyrzucone, to jeżeli się dzieje coś, to wjeżdżają na pełnej piździe, jest tak, ty i ty, puf. Więc wiesz, w taki sposób to jest sterowane, moim zdaniem, nie? Że po prostu... Ale dlaczego ty to oglądasz, jeśli nie dla ciarek wstydu? Po prostu stary, się pasjonujesz? Prawdziwe emocje. Kurwa, prawdziwe, ale takie nie czyste, wierzę. Bez ściemy, ale w sensie, ci, którzy oglądają LS-a, to wiedzą. Moja para tego rozdania, w sensie tego sezonu Hotel Paradise, Sonia i Kamil. Sonia pozwól, i że Kamil. Szybko ci opowiem, oczywiście, o co chodzi. Oczywiście, zapraszam. Zacznę od Kamila. Oczywiście. Kamil ponoć jest kalką, bo też casting dużą rolę gra oczywiście w tego typu programach. Kamil jest ponoć kalką typa, który był też w pierwszym sezonie Hotel Paradise, ale pierwszego nie widziałem. Kamil jest bardzo dobrze zbudowany. Znaczy tam każdy jest bardzo dobrze zbudowany, ale Kamil ma naprawdę ogromną łapę, ma świetną dziarę węża, jest wiecznie zadowolonym z siebie typem, który uważa, że wszystko rozpykał. Karolina, oglądając to, bo ja się zakochałem w Kamilu, w tym jak on mówi, Karolina patrząc na mnie i na Kamila w tym, wie, że mówi, to jest że, mówi, że ja jestem tak zafascynowany nim, bo jestem dokładnym, kurwa, jego przeciwieństwem. W sensie, wiesz, ja krytykuję wszystko, tak, kwestionuję wszystko, tak. A on, stary, choćby największą głupotę pierdolił, robi to tak. Teraz będę imitował Kamila, więc wybaczcie, że to jest, będzie trochę kulawa, ale dla Radka. No nie, no ja... Doskonale wiem, co się dzieje. To rozpykane w najbliższym... rajskim rozdaniu się odegram. Nie no, spokojnie, Kamil zawsze jest na górze. Wow. Co jest z Kamilem w La Familii? W czym? W La Familii. Okay. Ten zawsze wygrywa, ponieważ on miał swoją grupkę ludzi, z którą którymi, nazwał? Wiesz, budował pewien sojusz, nazwał ich La Familią. I Kamil zawsze, bo tam są takie cutsceny, nie, że siedzi pojedynczo uczestnik i mówi, co myśli, jak reaguje na dane wydarzenie. No stary, kocham Kamil, pisałem do niego na Instagramie w ogóle, wiesz, mordo. Co? Kamil ci odpisał? Tak, coś odpisał, coś tam, wiesz, okej. Okay. Okej. Okay. Fajnie, nie, coś takiego, no nie pamiętam, wiesz. No, a jego więc... partnerka? To nie była jego partnerka. Nie, dla mnie to był dream final, Sonia, czyli tak. on i Sonia. Oni nie byli w końcu parą. Rozumiem. Co on Sonia... był z Julią. A co Sonia... Dlaczego Sonia skradła twoje serce? Sonia skradła moje serce, ponieważ była najbardziej... Ona była mega młoda. Znaczy jest mega młoda, 20 chyba 1 lat. I on jakby... takim swoim randomowym podejściem do rzeczy. W sensie ona najbardziej była płaczliwa z wszystkich dziewczyn. Twój ulubiony typ. Co? Twój ulubiony typ. Nie, ale tak płaczliwa, dramo płaczliwa, czyli płakała z dramy. Mm-hmm.
W sensie wydawało mi się, że trochę rozumiem ten chaos jej decyzji. Wydawało mi się, na pewno, nie? I Sonia słowa. Doszła do finału. Ale nie była parą finałową, rozumiem. Bo do finału dochodzą dwie pary i a para finałowa. A był finał? Co? Był już finał? Tak, tak, znaczy już jest po i Kamil film. Wygrał? Nie, Kamil odpadł wcześniej. Niestety dla familia została rozpykana. Niesamowite. Ale nie, no, dlaczego ja w ogóle ten program oglądałem? Bo to jest piękny układ. Bierzesz ludzi na Bali, zamykasz ich w hotelu. Wysokobudżetowo. Zamykasz ich w hotelu. Oni nie mają swoich telefonów, nie mają książek, nie ma gazet, nie ma telewizji. Możliwe, że na przykład nie. Nie szczególnie tęsknili. Oni by doszli chyba do takiego momentu, żeby zaczęli czytać. Przysięgam. Oni mają tylko siebie. Przez... To chyba 2 miesiące trwa, stary. Cały sezon. Ktoś z nich wytrzymał 2 miesiące bez telefonu? Tak. Wydaje mi się, że to jest bez ściemy, bo jednak gdyby, w sensie nie miałoby sensu jakby pozwalanie im na kontakt z telefonem, bo oni by, wiesz, jakby ten testosteron, te emocje nagromadzone z nieposiadania telefonu by nagle, nie wiem, jakby miało sens trzymanie pod kluczem tego wszystkiego. Więc oni mają tylko siebie. Mhm. I to jest jakby, jak obserwowanie, jakby obserwowanie takiej małej cywilizacji, która się tworzy. Sojusze, obozy, konflikty, romanse. Tam w ogóle nie chodzi o seks. Tam w ogóle nie chodzi o miłość. Zero, nie ma tam miłość. W Love Island, z tego co wiem, to było tak, że... No tam było to nawet podsycane. Tak, że oni szukają swojej prawdziwej miłości. Tutaj to jest cyniczne. Od punktu A do punktu Z. Nie ma tam nikt ci nie pierdoli, że szukamy miłości. To kurwa, w programie, w telewizji, no bitch please, nie? Jakby to się nie wydarzy. Nie. Więc tutaj ta cyniczność jest na pierwszym planie, zresztą TVN. Ma to sens, nie? Więc bardziej tutaj się skłania to w stronę rozrywki i takiego właśnie, jaki sojusz, kto z kim, jak tutaj zagada. I są pokazane takie nawet konwersacje. Ja między... Kochałem Tap Malu. Pierwsze 2 sezony, myślę. Okay. Dla emocji właśnie. Bo się utożsamiałem, kibicowałem tamtym dziewczynom określonym i brakowało mi takiego formatu. A można go oglądać zdalnie. Na playerze. Tak, oczywiście. Na playerze to są jeszcze dwie opcje. Na playerze jest oczywiście opcja 18+, gdzie masz ekstra dodatkowych chyba 10 minut versus normalny program, gdzie masz sceny, których nie pokazalibyśmy w telewizji. Głównie chodzi o to, że wiesz, że na przykład dziewczyna leży brzuchem do dołu, no i nie ma biustonosza, ale piersi absolutnie nie widać, albo widać. Był tam jeden chłopak, który doszedł do finału, nie pamiętam już jego imienia, to mój mózg bardzo szybko wypierał, nie znosiłem go. To był koleś. Jaka była zasada w Hotelu Paradise? Że zawsze musiałeś być w parze. Zawsze musiała być para, ale ludzi było nie do pary. Zawsze jedna osoba była w domku odosobnionym, a zawsze te osoby... W jakiś sposób musiał być sparowany, oczywiście heteroseksualnie. Więc zawsze spałeś z jakąś dziewczyną w pokoju i tenże sympatyczny chłopak wielokrotnie korzystał z pokoju. Czy on był obecną partnerką pokojową w sytuacji takiej, że faktycznie byli ze sobą parą? Czy akurat tak ich losy spotkały, że po prostu ze sobą nocowali przez jakiś czas, a nie mieli się żadnego pociągu, to on i tak zawsze paradował nago, rano i wieczorem. Więc wiesz, były takie ujęcia, jak on po prostu przychodził sobie casualowo umyć zęby i wiesz, masz ujęcia, jak jego koleżanka z pokoju, wiesz, próbuje tam się coś ogarnia przed lustrem rano, on po prostu, wiesz, przychodzi cały goły. Finałowy odcinek, była taka sekwencja, bo wiesz, też reżysersko do tego tak ironicznie podchodzili producenci programu. Było ujęcie, jak koleś 3 razy chyba zmieniał slipki, żeby sprawdzić, który wygląda najlepiej. Przysięgam, no. W sensie oglądanie tych cudownie ludzi było dla mnie cudowne. I ja nie mówię tego, żebyście nie myśleli, że ja pogardliwie o tym myślę. Nie, I'm so close. Ja jakby przytulałem każdego z nich. Każdy z nich miał w sobie coś pięknego, tylko oni nie hamowali się, żeby to pokazać i to jest piękne. Okej. Okay. Nie hamowali się. Jazda na cały... Tak, jesteśmy tacy, jak jesteśmy. Tam nie znajdziesz przeintelektualizowanego pierdolenia. Nie. Tam to wychodziło w pewnym momencie. Piękny Może program. Powinniśmy Mówię za rok tą rozmowę przeprowadzić w slipkach, które, wiesz, przejdą odpowiednie kolaudacje. Cudny format, który... W sensie to było jak... No to tak, Wielka powieść Sołżenicyna. Wielka powieść, tak, naprawdę, od początku do końca, jakby ogromny Lupana konflikt. Lupana ludzi, tak. Tak. Cudna rzecz. Może i zacznę, widzisz. Bardzo, bardzo mocny jest na playerze, kontekst. Którego też odkrywałem Ostrzegam, to były 4 odcinki w tygodniu.
Wow. Tak. No bo to Big Brother, kamery cały czas kręcą, nie? No. Dobrze, dobrze. Bardzo. Podobno a coś oglądałeś w telewizji? W ciągu tego półrocza? Mocno? Nie, nie, nie. Ja w ogóle chyba nawet nie mam jej podłączonej, tak mi się wydaje, że nie mam takiej opcji. Znaczy nie, też nie mam. Ja mam playera po prostu. Na... No tak, właśnie, ale no, ja playera trochę nie traktuję jak telewizji, jak ktoś tam, wiesz... No. Ale tak, to... Linearnej też nie mam, nie no, come on. No jasne. Otrząśnijcie się, ludzie. Tak, no, wyłącz telewizor, włącz myślenie. Więc to jest... Mogę iść po folii jak coś. Przeciwko 5G? Wiesz co, ja się też tutaj... Chciałem powiedzieć, nie wiem, żałowałbym tego potem. nie powiem, dobra. Co zrobiłem przed tym, kiedy, żeby siebie zabezpieczyć przed 5G, więc tutaj nie będę drążył tego tematu. Dobrze. W każdym razie, bardzo mi się dzisiaj przyjemnie tak. Rozmowa przebiega. Zupełnie inaczej rok temu. Nóżka ci w ogóle nie chodzi. Prawda, jesteś innym człowiekiem. Ja się strasznie cieszę z tego powodu. Na pewno. Myślę, że za rok znowu powiem, że byłem za bardzo spięty. Nie. Zastrzegę tylko to, że ty mi kazałeś przyjść w garniturze i w krawacie, ja bym nie przyszedł. To był głupi pomysł. Ja już to zauważyłem, jak już ja przyszedłem tutaj w tym garniaku, pomyślałem, to jednak był głupi pomysł. No już trudno, no już jesteśmy... Nie, no, ale też, to są to tylko ciuchy, come on. Oczywiście. Ale czaisz, nie? To są też tylko ciuchy. Prawda, oczywiście, że tak. Nie. W ogóle wymyśliłem tak, to już powiem, bo następnym odcinkiem, choć nie wiadomo, nie, ale na pewno noworoczny odcinek. 1 stycznia będzie oczywiście z Ewą. Znowu pobijesz rekord długości trwania odcinka? Może tak, może nie wiem. Nie macie teraz takiego targetu. Nie. Ale z kolei jej już napisałem dokładnie tego samego dnia, w tym samym momencie, jak pisałem do ciebie, żebyśmy się ubrali w koszulę i marynarki, to jej z kolei napisałem, żebyśmy się ubrali pierwszostyczniowo, czyli albo jakaś piżama, jakieś onesie. Tak. Żeby tak totalnie cozy. Wow. To dobrze. Więc to tak pomyślałem, jakby, no ja nie wiem, tak chciałem się trochę rozruszać ten format. Ciężko rozruszać format, jak dwójka osób rozmawia ze sobą, nie? No to prawda. Albo ale się klei, albo nie. Myślę, że większość osób jednak będzie go słuchało, chociaż ja jestem zawsze widzem tegoż formatu właśnie, bo lubię popatrzeć na twarze, jak się zmieniają emocje i tak dalej. Mhm. Widzisz, jak kłamie, jak oszukuje? Widać to po mnie? Nie, ty się fantastycznie maskujesz. No widzisz. Tutaj ale ty, od ciebie się uczyłem. Nie? No tak. Więc to jest... Zobacz tę kartę kredytową. Ona ci jest potrzebna i to konto. Nie, to jest naprawdę dobre konto. To jest dobre konto. Sam używam. Wiem. Więc... Ja wiem, w ogóle ty mnie nauczyłeś czegoś pięknego. Powiedz. Kurde, może widzisz, może to jest jakoś połączone nawet z tym, co jest w tym roku. Ty, między wierszami, ale ty jesteś osobą, która jak wchodzi we współpracę z jakąś marką, to nigdy to nie jest, nigdy to nie był dla ciebie powód, żeby się krygować, że coś tam takiego, tylko że jak współpracujesz z danym, z danym brandem, to używasz tego brandu, jakby gdzieś ciągniesz to dalej i naprawdę w tym roku, jak współpracowałem z paroma markami, czy to będzie whisky, czy to będzie piwo, czy to będzie, nie wiem, operator czegoś, to faktycznie to są brandy, których używam, których się absolutnie, ja nie mam żadnego powodu, żeby się ich wstydzić, ale które jakby, wiesz, jakby wchłaniam i tak się bardzo cieszę z tego powodu. Tak, to prawda. Nie, więc tutaj to milenium jest spoko. Nie? Nie, jasne. Znaczy, wiesz, mówimy o tym... Tak sobie zwyczajnie, ale... Bo było coś takiego, żeby to też wyjaśnić. Mm. Było coś takiego, że wiesz, że parę jeszcze lat temu, że jak współpracujesz z kim, nie, dostałeś pieniążki za to, to można było odczuć takie, coś tam tego. Nie. W ogóle się nie odcinam. Tak. Jakby piję whisky, to z którym współpracuję. Ale chcę ci powiedzieć dalej, tylko jednej rzeczy, że... Twoje już nie podejście pracujesz dla czy moje, że? Już nie pracujesz dla milenium. Przez ten wywiad, całą rozmowę już nie. Niestety to już tak. Może mówić w czasie przeszłym. W każdym razie standardem na rynku nie jest takie podejście. Pamiętajmy. No właśnie. Nie wiem, czy sobie widzowie albo słuchacze zdają z tego sprawę, ale czasami to jest nawet w drugą stronę, że to jest pogarda dla tego typu produktu. Dokładnie. A tutaj ja naprawdę nie w tym roku nie przypominam sobie, żebym pracował z kimś, wobec kogo miałbym jakikolwiek opór do tego. Naprawdę realnie każda z tych rzeczy, po prostu to gra. No. To prawda, wiesz, są znane w takim szeroko pojętym świecie celebryckim takie współprace na przykład związane z modelami telefonów, w których przyłapywano te gwiazdy na tym, że one zupełnie nie innego, że to nie jest Samsung, czy cokolwiek innego, czy
jakiś inny na H. Natomiast on na przykład, to co też sobie cenię, Marcin Prokop ma dokładnie to samo podejście. Czyli na przykład, wiesz, ja tam mówię, Marcin, ale wiesz, Opel nie ma, nie ma airdropa, którego ja używam w tym. No, ja chcę przesyłać duże pliki, a Marcin ci powie, ale spokojnie, stawiasz sobie wirtualny serwer, bez najmniejszego problemu to wchodzi. I ja widzę, że on też w to wierzy. W sensie, to nie jest jakaś taka wymuszona współpraca. I wiesz, możliwe, że to też trochę wynika, że my żyjemy w kręgu takich osób, które mają takie podejście i to są trochę nasze bańki znowu i sobie nie wyobrażamy, że może być inaczej, ale niesamowite jest to, że gdyby niektórzy widzowie albo słuchacze niektórych formatów wiedzieli co za tym stoi. Co się tam odjebuje. No. Oj, a do tego państwo, też trzeba było trochę dorosnąć. Wiesz, ja mam pełną świadomość tego, że tak, ty masz iPhone'a, ja mam iPhone'a, gdybym podjął współpracę z marką inną, to byśmy się przesłuchali. To na 100% się przesiądę na ten telefon jakby daily, a nie, że będę coś tam udawał i korzystał z iPhone'a. Tylko, a jeżeli bym nie chciał się tak bardzo przesiąść z iPhone'a na X, to byś tego nie zrobił. Dokładnie, o to chodzi. Więc jasna sprawa. Możliwe, że to... Dlatego jestem naprawdę w pełni gotowy, żeby się przesiąść nawet dzisiaj z Toyoty na Porsche. Poświęcę się, jestem gotów na ten grę. Oj, to jest tak, że rzeczywiście są takie... Nie, to jest tobie brakuje wina, więc to... Już nie ma wina. Jest jeszcze troszeczkę dla ciebie. Tutaj pod stołem. Dam ci tutaj... pod stołem. Pod stołem jest bardziej klimatycznie. Jest wino pod stołem ma jakąś taki rodzaj magii niesamowitej. Dolej sobie jeszcze kapkę. To ja sobie troszeczkę kapkę doleję. Zobacz, wino nam wyznaczy trochę koniec tego spotkania. No widzisz. Tak sporo tego wina tam było. Dolej sobie, dolej. Tak. A reszta ja byłem przekonany, że to jest koniec tego. Że to jest koniec butelki. Nie. W ogóle naprawdę fantastycznie się bawię dzisiaj. Chciałem powiedzieć szybko. Dekantuję tak, że nie wleci. Pierwsza runda podziękowań właśnie chciałem tylko rozpocząć. To nie jest ten podcast. To nie jest ten podcast, to prawda, ale chciałbym rozpocząć pierwszą rundę podziękować i serdecznie podziękować redaktorowi Paciorkowi za zaproszenie do tego programu. Nie ma żadnego problemu. Ja dziękuję, że tutaj jesteś. Oczywiście, to też jest dla mnie miło. Też dziękujemy wszystkim ludziom, którzy tego słuchają. Ale tego, że mi poplemiłeś autograf Dudy, to ci nie zapomnę. Nie, to ci po prostu nie zapomnę. Ja w ogóle zrobię takie ładne zdjęcie tego stołu, który, no już widzicie, jest na aukcji. Od góry, żeby sobie można było... Oj, tam trochę plamka jest, trochę... Ale na prezydencie, wiesz? Ale jak mówię, gdybym wiedział, i tak by w żaden sposób nic to nie zmieniło, bo to też nie było celowe. Ale na prezydencie? Działanie... Proszę? Ale na prezydencie? Wiesz, mogłeś dialog prowadzić na Hołowni, nie? Możliwe, że Szymon prowadził dialog z tym winem. W każdym razie... Co zrobił Szymon? Przesympatyczny człowiek. Fantastyczny gość. Ale naprawdę miły. Wiem. To jest dla mnie definicja jednak takiego człowieka, który jest po prostu cholernie przyjemny w obyciu. Ja Szymona nigdy osobiście nie poznałem. To jest bardzo ciekawe też. Ale mam wrażenie, że się znamy korespondencyjnie, mamy tych samych znajomych. Natomiast chodzi o to, że... Gilera? Warszawa jest mało. Wow. Tego tekstu się nie spodziewałem tutaj, ale fantastycznie. Warszawa jest mała. Czasami mówimy to nie z moim współredaktorem, że, dealerów że gwiazd, są takie nie? teksty, które, albo inaczej, jest taka kwestia, która, taki wyraz, zdanie, które pada jako riposta i nie mogłoby być nic lepszego, to moim zdaniem to jest ta chwila. Nie mogłbyś lepszego rzeczownika wstawić niż dealer w tą wypowiedź. No, wiesz, jak to jest. Pamiętasz, jak była ta afera z dealerem gwiazd parę lat temu? Tak. Cezarym jakimś chyba, nie pamiętam. A to nie, jak się nazywał ten dealer? No nie, to ja nie wiem, nazywał Radek, się Cezary, W albo Z, nie pamiętam. No, W albo Z, tylko masz nazwisko. Z pracy. Wiadomo, z pracy. On sprzedawał twarde narkotyki, więc... W porządku. To jak to jest? Czy ci ludzie, którzy byli jego klientami, nie, to wiedzieli, że są klientami dealera gwiazd? Wiesz, co chodzi, nie? Bo to potem wyszło jako taki, wiesz, dealer gwiazd, mały kajecik, czarny notesik, zapisane rzeczy i tak dalej. Czy ci ludzie... Wiesz, tam potem między sobą tak mówili, ty wiesz, od kogo bierzesz? No, od dealera gwiazd, nie? Jakby, jak to kurwa albo nawet nie brzmiało? Było pytań, bo wiadomo, że bierzesz od dealera gwiazd. A albo ktoś, wiesz, wciągnął kreskę i tak, ty kurwa, to nie jest od dealera. Przepraszam. Ja wiem, jecie Wigilię. Przepraszam bardzo. Tak. Teraz się w tym momencie to uszko, wiesz, komuś w gardle zatrzymało, jak usłyszał. Ja mam nadzieję, że... A jestem przekonany, że ktoś będzie oglądał ten... czyli słuchał naszej rozmowy przy stroju miłoinki, także ja już mogę oficjalnie też swoją bombkę odciąć. Od kogo to? Dealer gwiazd. No, przepraszam, przerwałem ci. Nie. Nie wiem, czy jestem w stanie wrócić do wątku. Zaczęliśmy mówić o Szymonie w pewnym momencie. Tak, że sympatyczny człowiek, że macie wspólnych znajomych, ja powiedziałem dealera. A dlaczego ja w ogóle mówiliśmy o Szymonie? Bo prowadziliśmy dialog od paru godzin już. Ale znowu ten...
Widzisz, ja już boję się, że nie wrócę do tej kwestii. W każdym razie, i Szymon pamiętam, jak zupełnie nie musiał tego zrobić, ale miał taką chyba, nie wiem, czy to był deal jakiś, czy po prostu współpracę z Empikiem, że była półka Szymona. Albo na pewno było jakoś tak, że on selekcjonował książki i po prostu, i on wtedy wrzucił moją książkę Nic Bardziej Mylnego i ja mu do niego napisałem wtedy jakoś, że hej Szymon, bardzo dziękuję, on napisał, że nie ma za co i fajna książka. I wiesz, ciekawe jest to, że żyjemy jednak w świecie, w którym masa nagród literackich i innych tego typu rzeczy jest poustawiana i w ramach kolesi po prostu rozdawana. I on nie miał żadnego interesu w tym, żeby dać moją książkę. Jednak ją dał. I dla mnie to było takie przyjemne uznałem, że to, że warto jest podziękować. Czy przypadkiem nie było tak, a jestem prawie pewien, że było tak, że twój znajomy, czyli właśnie Dawid Podsiadło, jakiś czas temu, to było ładnych parę lat temu, do Pauliny Mikuły po prostu się odezwał, hej, oglądam cię, jesteś jakby spoko, fajnie. Dokładnie, to jest historia naszego zapoznania się. Czaisz, w sensie Dawid Podsiadło pisze do ciebie wiadomość, hej, fajny kanał w ogóle, wiesz, pozdro. Tak. I właśnie to jest taki rodzaj zupełnie bezinteresownej jakiejś relacji, wdzięczności i to nie jest na zasadzie, ja uważam, że to jest totalnie normalne. Po prostu piszesz, to jest spoko. Czy w tym kraju jest to normalne, Karol? Tak. Uważam, że absolutnie Absolutnie uważam, że tak. Byłoby super, gdyby było to powszechnie normalne. Wydaje mi się, że nawet sam z siebie chciałbym wykrzesać coś takiego, co Dawid ma w stosunku do wielu różnych osób, ale... Do mnie nie. No. To już odpowiedz sobie dla pytania, dlaczego. No dlaczego właśnie? Czym jestem gorszy? Przypomina mi tę piosenkę. W czym jestem od niego gorszy? Jak można to robić z cyganem? Jak się nazywał ten zespół? Jak można to robić z cyganem? Nie, jak chcesz cytować takich piosenek w tym programie, błagam. Jak to? Jak można to robić z cyganem? Bracie Figo Fago. Tak. To była ta piosenka. Mega. W czym jestem od niego gorszy? To ostatnio mi się przypomniała ta piosenka, nie wiem czemu. W każdym razie, to popatrzyłeś... też... W każdym razie... o czym my w ogóle rozmawiamy ze sobą teraz? Nie wszystko gra. Pojęcia. Jaki jest temat teraz aktualny? Jaki jest wątek? Nic nie wiem. Zostało mi to wytrącone. Wszystko gra. Myślę po prostu, wiesz co? Do czego nie dążyłem? Ja sobie to po prostu godą. Jaki plan na wakacje? Wakacje? No. 2021. No. No bo wiesz, za chwilę szczepionka, nie? Ty jesteś raczej z tych, co... Nie myślą za siebie, więc pewnie się zaszczepisz, jak niestety, cię znam. Niestety, boję się, że tak. Że ja po prostu oglądam telewizor. Szczerze, ja się boksuję jeszcze trochę z myślami, ale no wiesz, żona mi suszy głowę, nie, żeby się zaszczepić, to przynajmniej polecimy gdzieś na wakacje. Babę trzeba trzymać krótko. Babę trzeba trzymać krótko, a nie tego, ale wiesz, co ci powiem? Zaszczepię się dla świętego spokoju, przynajmniej polecimy na te wakacje, będzie mi pierdolić i te przynajmniej do samolotu wejdę, nie? Ironia. Powinien być taki znak. No bo kurde, będzie. Miałeś dzwonek właśnie. Będzie szczepionka. Bardzo chcę, na pewno wiem, gdzie polecę w tym roku. O, powiedz. W tym roku, na 100%. No, polecę odwiedzić Grzegorza Brożyna, który mieszka w Londynie. O, no tak. Bo w Londynie mieszka. No. To na pewno to. No, to nie jest jakaś mega ambitna destynacja, bo nie jest jakoś super turbo daleko i nie wiadomo co, ale nadal z perspektywy roku 2020 lecieć do Londynu samolotem, to zagadasz, pojebało cię, jakby można. Nie. Więc to będzie ekscytujące, nie? To prawda. No, my mieliśmy w tym roku taką sytuację, która była dla nas dość trudna, dlatego że lecieliśmy do Portugalii i... My byliśmy całkiem niedawno. Tak. Więc busik, coś takiego, tam jakieś foto widziałem. Tak. Jeździliśmy busem. W każdym razie... Kocham Portugalię. Proszę? Kocham Portugalię. No wiem, że wiesz, że to jest nasze miejsce właśnie, a propos, gdzie się zastanawialiśmy nieruchomości, to tam właśnie... To tam jest, Jezus, całe pieniądze. Ale najśmieszniejsze jest to, że coraz większa diaspora myśli dokładnie, konkretnie o tym kierunku. To jest kurwa skandal, tak nie można. Ale naprawdę to są pozytywne jednostki. W każdym razie... Ale tak. Kaszkejsz? Jest taka miejscowość. Możliwe. Na samym wybrzeżu. Piękna. Cokolwiek by się nie działo. Ja nawet nie wiem, byłem kierowany w odpowiednie miejsca i to fajnie było. No. W każdym razie wylatywaliśmy, kiedy było tak, wiesz, 3000 przypadków, a wracaliśmy wtedy, kiedy było kilka tysięcy przypadków. I to też było niesamowite. Nie, powiedziałeś, wylatywaliśmy, jak było 3000 i przepraszam, jak wylatywaliśmy, jak było 300 mniej więcej, a wracaliśmy, jak było już, wiesz, już było wiadomo, że jest źle. Niesamowite było to, że... Że ja już ja się trochę bałem całej tej podróży i wiesz, byłem w dwóch maseczkach, byłem opatulony i leciałem niestety, było tak, że leciliśmy w czwórkę i zawsze ta jedna osoba musi lecieć poza
bo są tylko trzy rzędy, trzy miejsca tak, w rzędzie. Tak. I ja byłem oczywiście tym predestynowanym do tego, żeby get the fuck out, nie? Mhm. I siedziałem obok dwóch innych dżentelmenów i w pewnym momencie po prostu... Jeden zaczął kaszleć krwią. Jeden pokaz brać jeszcze obiad? Może to być ostatni posiłek. W każdym razie to było tak, że zwróciłem uwagę jednemu z panów, żeby założył maseczkę. Bo nie jadł, tylko po prostu miał maseczkę na mój ulubiony styl założoną. Ale to był dżentelmen z kraju husarii? Proszę? Czy z kraju husarii? Bo to husaria, Polacy! Pan był w ogóle obcokrajowcem, mieszkającym w Polsce, mówiącym po polsku dobrze, ale był ze wschodniej granicy. No i zwróciłem uwagę panu i pan, jak tam zwróciłem uwagę mu, to jego świat się zatrzymał zupełnie i powiedział mi, że... W polsku. Żebym przestał w tym momencie do niego mówić, że my porozmawiamy na lotnisku. Że my porozmawiamy na lotnisku. No. I to było tak, że... Czy on był duży jakiś tam? Miał... Myślę, że na pewno był cięższy niż ja. Myślę, że był podobnego wzrostu niż ja, ale miał dużą łapę i... I jeszcze mówi, wiesz, jakby jednoznaczne było to, że on chce mnie sklepać na tym lotnisku. Co ty gadasz? On chce mnie wyjaśnić na lotnisku. Co ty gadasz? Tak. No i co? I jego tata, jak się potem okazało, siedzący obok mnie, też cię chciał wyjaśnić? Od razu do niego podbił na zasadzie, my razem porozmawiamy, a jeszcze porozmawiamy z twoim kolegą, który tam jest, bo nasz kolega, bo nie wiem czemu... Twój kolega nie jest aż tak mały. Ten kolega nie był mały, co w ogóle było też niesamowite, biorąc pod uwagę, że oni go widzieli, jak on stoi. No. Nie? I niesamowite było to, że oni, nie wiedzieć czemu, powiedzieli, że oni też sobie porozmawiają z moim kolegą, bo on ich też wkurzył. I nie wiem czym, bo ten kolega nie z imieniu rozmawiał. Nawet, okej. Okay. I stewardessa szybko podbiła, bo widać było, że coś było nie tak. Co ty gadasz? I zapytał, czy wszystko jest w porządku. A ja mówię, że chyba najwyraźniej nie jest w porządku, biorąc pod uwagę, że pan chce się ze mną bić na lotnisku. Tak? I on mówi, żeby... Nie, proszę nic nie mówić. On cały czas miał taką reakcję. Nie. Co to chuja, naprawdę? Ja nie rozmawiam z panem. I to była taka rozmowa, dokładnie. No i co pani na to? Ona też była w zupełnym szoku, nie wiedziała, co się gadasz? No i ja tak... A jak się skończyło? Historia się skończyła tak, że ja czekałem na tym lotnisku na tą akcję. W pewnym momencie, nawet już tak z ciekawością, bo ja cały czas wiedziałem, że my jesteśmy mocniejsi we dwójkę, we dwóch, niż dwóch panów. Się chcieś bić na Okęciu? Nie, to już w Portugalii się chciałem bić, bo to już akurat było do Portugalii. Okej. No i wiesz, i była sytuacja taka, że czekam przy tym bagażu, odebraliśmy nasze bagaże, no nie wiem, czekamy. No ale poszliśmy dalej i nic się nie wydarzyło. I puenta tej historii jest taka, że wracamy tydzień później. Nie wiem, że oni lecą z wami. Patrzę, kto siedzi obok mnie. Nie wierzę. Mój kolega. I co, pamięta? Był bez taty. Cieniutko się robi. Wchodzę do samolotu, on na mnie patrzy, rozmawia przez telefon, odkłada telefon i mówi, tata cię pozdrawia. A ja mówię, ja też serdecznie pozdrawiam tatę. Co ty kurwa gadasz? Nie, to jest autentyczna historia 100%. I ucięliśmy sobie bardzo przyjemną pogawędkę, jakby się nic nie stało. Nie. Tylko zarówno wtedy, w trakcie drogi do Portugalii, jak i powrotnie, maseczka była fantastycznie założona. Cały czas. A co więc robi jednak w życiu? Podziałało. Co robi w życiu? Prowadzi restaurację, sieć tu? Restauracji w tym... na Ukrainie, w Polsce i w Portugalii. O proszę. Tam. I po prostu lecieli wizytować tą restaurację. No i nagle, wiesz, mam nowego kolegę. Doskonała historia. Ale wiesz, sytuacja, w której słyszę o tym, że tam prawie do nieprzytomności pobito panią motorniczą prowadzącą tramwaj za zwrócenie uwagi o maseczce, no mnie zupełnie nie dziwi, bo chciałby się klepać ze mną i z moim kolegą na lotnisku. Wow. Do jakiego miasta lecieliście? Do Lizbony? Do Faro lecieliśmy. I potem jechaliśmy tym transitem dalej w Głuszę, która okazała się taką... niestety nie było grane. Niestety nie było grane! Kocham. No bo wiesz... Ja już się poddałem. Ale nie, to jest super, bo wreszcie ludzie jakby... Zobaczą. Tak, wreszcie nie strasz o to, że jak padnie jakieś słowo, to się wali świat, bo się nie wali. Nic się nie wali. Więc było super, ale wiesz, dalej myśląc o tym z perspektywy wakacji przyszłorocznych, podchodzę z respektem do tych spraw. Nie wiem czy w ogóle polecę gdzieś. Mam raczej takie mniej śmiałe myślenie o wyjeździe. Natomiast a propos twoich wakacji, jeszcze rozumiem, że
to się zdarzy, ten wyjazd, o którym powiedziałeś. Nie, no tak, stary, polecicie na wakacje, wy też, na bank, na bank. Okay. Nie, no szczepionka, cyk, cyk, bo przecież teraz jest tak, że jak chcesz gdzieś lecieć, to musisz mieć papier, tak, lejt, że jesteś... Że jesteś przebadany. Przebadany. I to chyba testem PCR nawet, a nie tym antygenowym, tak, prawda? Więc wiesz, więc tak naprawdę masz i w samolocie siedzisz, w maseczce, wszystko jest, więc... No, dla niektórzy mnie... nie siedzą. Ale mają restaurację w trzech krajach. Więc wydaje mi się, że takie jakby wyluzowanie z tym lataniem będzie coraz większe. Plus no coś trzeba zrobić z czasem mimo wszystko. W sensie ja nie mówię tutaj o eksplorowaniu świata jakimś ogromnym. Też pewnie tam linie lotnicze za chwilę się będą weryfikować dość mocno. Tak, ładnie powiedziałeś. Co? Ładne określenie, no będą na bankructwo. Same siebie będą wyjaśniać trochę, no niestety. Znaczy skończy się latanie za 5 zł, nie? No na pewno. Ale nadal gdzieś ta... Nawet może to i dobrze, bo gdzieś ta podróż będzie trochę bardziej ekscytująca. Nawet do Londynu, wiesz, bo ten... Wiesz, Londyn... ekscytująca na zasadzie jest łatwiej COVID. Nie. Ja leciałem w tym roku, w sensie w COVID-zie leciałem raz samolotem, z Włodkiem zresztą do Świnoujścia kręciliśmy odcinki. I to było bardzo nieprzyjemne doświadczenie. No przez całą podróż trzymasz tą maskę, myślisz, lecę do Świnoujścia nagrywać LS-y. A jeżeli umrę, już sobie kurwa macie, jeżeli umrę przez to, że po drodze do Świnoujścia... Nie, że zarażę się COVID-em w jedną albo w drugą stronę, po co? Żeby nagrać odcinki LS-a? Myślę sobie, Jezus, ten LS nie jest aż tak dla mnie ważny, nie? I jedziesz i patrzysz na tych współpasażerów, nie? To jest straszne. Strasznie mnie coś... A ty zwracasz ludziom uwagę, że nie mają maseczki, jak powinni mieć maseczkę? Zależy w jakich sytuacjach. Nigdy nie wiem jak ty, ale ja przez cały ten rok nie skorzystałem z komunikacji miejskiej. Znaczy wiem, że nie skorzystałeś od dekady. jakby wiesz. Potwierdzam. Metro jest taki, nie, wiesz, no... tramwaj pod spodem. Pamiętasz te memy z Trzaskowskim, jak kandydował na prezydenta Warszawy? Coś miał taką było. Totalną ustawkę, sesję w metrze. A, tak, było coś i tak wiesz, stoi w koszuli i takie bardzo disturbing zdjęcia mu zostały zrobione i potem podpisy. Ty kurwa, co tu jesteśmy, ludzie, ten, to ludzie tu jeżdżą? To jest taki tunel, co jedzie. No niestety tak ma taką renomę, Rafał. Więc nie jeździliśmy komunikacją miejską przez ten rok. No, mamy samochód, więc mogliśmy sobie pozwolić na podróżowanie autem. Co mnie wcale nie cieszy, że była jasność. Absolutnie mnie no to tak, nie cieszy. Ja w ogóle kocham metro, on blisko do metra, tu jest też spoko metro, nieważne. Więc to, no co, no w sklepie nie zwrócę nikomu uwagi, bo w sklepie jestem i tak na 5 sekund, jeśli już jestem. Kupuję wino i wychodzę. Nawet nie musisz mówić, bo nie wiedzą, jakie ty weźmiesz. Tak, pan mnie już doskonale zna. Whisky to, wino to. Jak tam sytuacja? Piwko dzisiaj? Lżej? Pan wygląda na piwko i whisky i wino. Dzisiaj, tak? Taki dzisiaj humor. Tak wygląda. Wie pan, ja to nazywam wtorek. No, mów dalej. Tak. No, więc nie ma takich sytuacji, a tu no to działa w obie strony. Najbardziej, tak jak ci mówiłem, zresztą off camera, najbardziej tutaj Paweł Wilczak był moim gościem, który się zastanawiał nad tym, i ja równocześnie razem z nim, jak wtedy jeszcze nie było Plexi, jak to nagrywać, żeby było okej. Okay. Nagraliśmy, a od kiedy z Plexi, to znając Plexa, też... Plexa, ja wolę, jak mi się mówi Plexa. Plexa, do, no, Plexa. Jesteśmy w Polsce. To też zasada działania. Wiemy jednak, jak działa COVID. W sensie, jak działa zarażenie COVID-em. Jeżeli nie wsadzasz sobie łap do... Wszystko gra. Próbuję to. To jest korek, nie? Ja połknąłem już parę kawałków. Znaczy nie gryź go, po prostu połknij. I tak nie chcę bardziej smak, więc doświadczyć mindfulnessowo podejść do tematu. Nie pachnie bardzo korkiem i smakuje. Bo masz go w ustach? Mhm. Bo masz go w ustach. Jakbyś go sobie go tutaj... Plus maleńki. Nie, kawałek. Retronosowo można też... Nie, czuć. No wiem, ale masz maleńki kawałek. Żeje. No i co? Po przełknięciu jest taki... Zimisty. 2013 jednak? Rioja? Tak, tak. Dobry rocznik, no. To jest. Ja zagryzę. Zrób to. Więc, więc nie było powodów, żeby się upominać jakoś mega mocno. Zasadę w biurze mamy taką, że każdy siedzi u siebie. Że nie wierzymy w COVID. Edzia wpada, zbijamy piątkę, potem wiesz, liżemy się po wszystkich końcach. Liżemy sobie dłonie, nie? Dużo nie. Jest lizania w trakcie dużo tego. Bardzo dużo jest tego lizania. Wątku. Nie, zasada jest prosta. Jak jesteśmy poza swoimi strefami, to jesteśmy w maseczkach. Słusznie, dojrzale.
Okay. I to jest tyle. A jak ktoś przychodzi do mnie jako gość, no to też jakby zdejmuje maseczkę w tutaj. Tak jest. Bo to też nie jest tak, że będąc w tej przestrzeni, ten COVID, nie ma tu klimy, nic nie wiesz, nie wiruje to powietrze. To w większości przypadków... Wiesz, to też zależy od stopnia, jak długo nagrywamy. No my tutaj dzisiaj już jeździ do domu, już trzecią godzinę na pewno, 3,5, więc to weź nawet w momencie, w którym byśmy, wiesz... Jeszcze mamy winko. Proszę? Kończymy winko? Nie, spokojnie, tak. Bardziej chodzi mi o tym w takim kontekście, że wydaje mi się, że jednak to jest super, ale jednak jakby miało przyjść to do czego, to i tak byśmy mieli dzisiaj 10 tysięcy okazji, w których moglibyśmy się zarazić od siebie. W każdym razie, zostawiając tę kwestię... Nie, bo jest kwestia jakby wymiaru ekspozycji. Tak. Jaki raz podejdzie do ciebie człowiek, który ma COVID i jest na tym etapie zarażania, tak? To teraz tak zależy od jego poziomu, od poziomu wirusa w jego organizmie i od tego, ile on, jak długo on na ciebie tą ekspozycję wywiera, nie? Hucha na ciebie, tak. Jeżeli on powie jedno zdanie i sobie pójdzie, to ty możesz zarazić się wirusem, ale ten poziom będzie na tyle niski, że on ci nic nie zrobi. I to będzie tak zwany właśnie COVID bezobjawowy. W tym przypadku. Natomiast jeżeli ktoś gada do ciebie prosto w twarz, chory, zarażony, i ciebie zaraża, i jesteś na spotkaniu biznesowym, które trwa godzinę, to zupełnie inaczej będzie wyglądała twoja choroba. Znaczy, powiem tylko to a propos okoliczności, w ramach których się spotykamy, że pleksa, która jest przed nami... Czemu nie mówisz pleksi? Czemu nie mówisz bo pleksa? Ja zawsze myślę sobie tak, jak powiedziałby pan Leszek, nasz budowlaniec, wspólny zresztą... Pleksa? On by powiedział pleksa, więc myślę, okej. Okay, a w ogóle masz z nim kontakt? Tak, co? Pan Leszek non-stop coś robi u nas. Co, macie nowe mieszkanie, co nam kuźwa przerabiacie? Na przykład teraz kupiłem Xboxa nowego i się nie mieści w tę dziurę, w którą pod telewizorem była, więc musi wywalić ścianę kawałek, żeby się Xbox zmieścił. Nie. Naprawdę, serio. W każdym razie... Nie, chodziło mi o to, czemu nie kupiłeś PlayStation. Nie, ja kupuję Playaka. Naprawdę Xboxa kupujesz? Kupiłeś już? Naprawdę? Ciekawe. Nie, no, spoko, nie chcę rozwijać mocno tego wątku, biorąc pod uwagę współpracę moją też z PlayStation w przeszłości. Ja uważam, że te dwie konsole są fantastyczne, ale używam je do zupełnie innych celów. Na tym etapie, na przykład, używam cały czas PlayStation 4 i mam nowego Xboxa. Nie, no, i tak nie można kupić nowej. Ja jestem świetnym śmiertelnikiem, nikt mi nie przysłał influencerskiej. Nie, też nie mam, ja czekam, aż będzie można. No, więc też... Nie kupiłem w preorderze w każdym razie. Tak, natomiast wracając do tematu pleksy. Pleksy. I Leszka. I Leszka. Pozdrawiamy serdecznie pana Leszka. Natomiast to jest tak, że ona fantastycznie wygląda w kadrze. To znaczy te dwie kamery, które pięknie się od siebie odbierają, odbijają w takim ładnym żółtym kolorze. To wszystko gra. Wszystko ustawiałem. Wiesz, ja zmieniam kamery co rok. Nawet jak nie trzeba. Nie, dobrze, w ogóle naprawdę, druga runda podziękowań, fantastyczne miejsce, bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać, lubię ten program, lubię ten format, lubię też twoich widzów, wiesz? Moje pytanie do ciebie, bo ja chciałem tobie podziękować, że przyszedłeś, że jakby kontynuujemy, to ja mam nadzieję, że faktycznie za rok, jak dożyjemy, bo to już jest ten czas, że można mówić takie rzeczy. Kiedy razem pojedziemy do Peru? Z własnym wiaderkiem. To by było śmieszne doświadczenie. To by było niesamowite doświadczenie. Pojechać razem do Peru, i zobaczyć co tam w Peru. Na przykład świąteczny o tym doświadczeniu. No. Mm-hmm. No. No nie wiem, może przyszły rok, chociaż namówię, jak do mnie nie, do tych substancji sprawa. Przyszły rok nie ciągnie jakoś. Tak. Ale mnie w ogóle nie ciągnie. Okej, no rozumiem. No, tak, w każdym razie... Aczkolwiek słyszałem od... A, nieważne, dobra, nie będę wchodził w ten wątek. Kolega sąsiada. Kolega sąsiada, jego sąsiadki, prawda, kupuje tego listonosz. Kupuje dla niego fajki i prezerwatywy. I Playboya co drugi miesiąc, tak, żeby nie przeginać jednak, nie? Dla kolegi. Tak jest. Trzymałem papierosa kolegi mamo. W każdym razie, tak. Chodzi mi o to, że jak dożyjemy, bardzo chętnie będę chciał kontynuować tę tradycję. Oczywiście, o ile widzowie będą też chcieli, bo mam wrażenie, że nie, bo chcę właśnie wrócić, odbić się do tego tematu, tak. Że lubię twoich widzów. Niesamowite było to, że wiesz, właśnie mając wyrzuty sumienia w ostatnim roku, których dzisiaj nie mam, ale wtedy miałem i było to widać, zostało to zarejestrowane na taśmie, że ludzie pisali, hej Radek, w ogóle bez sensu, że tak myślisz. To jest tak, że ja waszą rozmowę obejrzałem 3 razy. Tak. Wow. Tak. I to jest taka rzecz, która była też dla mnie niesamowita. Nie wszyscy, niektórzy. Wiadomo, no tak. Ale 3 razy... Ja naszej rozmowy nie obejrzałbym 3 razy. No ja też nie, ale na pewno ją raz obejrzę. Ja ledwie jeszcze siedzę. Ja mam pytanie do ciebie, Radku. Pewnie, oczywiście. Jak, w sensie, na które konto powinienem przelać 90 zł, żeby móc cię wynająć na miesiąc?
Myśla nad stawką, skąd ta stawka, nie inna padła. 90 zł. Żeby mi wynająć cię w abonamencie na miesiąc. W abonamencie. A co ten abonament uwzględnia? Ten abonament istniał i ty byłeś dostępny za 90 zł. Spryciarzu, tak zamierzchłe dzieje. Skąd ty to wyciągnąłeś w ogóle, chłopaku? Nie mogę ci powiedzieć. Fiskus, te sprawy. Się dzwoni, się gra, się skacze. Ciało też mam zajebiste. Wow. Nie wiem teraz, co zrobić z tą sytuacją. To może powiedz, bo wiesz, inni też by się pewnie chcieli. 90 zł to jak za darmo. Na które i konto? I też osobiście. No właśnie. Można było, no. Co prawda w Krakowie, no ale... Redaktor Paciorek odnosi się do początków Polimatów Absolutnych, w który ja maczałem palce i tam działałem w ramach wykładów prowadzonych na żywo. Tych wykładów w Krakowie było 16 w miesiącu i można było brać udział w 16 wykładach w miesiącu na różne tematy, polimaty, za właśnie 90 zł miesięcznie. Czy rozumiecie? To jest tak jakby... Teraz byś, nie wiem, no nie wiem, właśnie, no nawet nie wiem. Za ile te eventy są sprzedawane teraz? No dużo, więcej. 90 zł miesięcznie. Marcin Prokoj jakby o tym usłyszał, to był marna zawał. Tak, wiesz. Jakby zaraz hola. Telefonu. Spokojnie. Bo on powiedział, w jakiej walucie i dlaczego mówimy aż o 90 tysiącach euro, nie? Tak. No. Wow. Ale dobre czasy. Znaczy, dobre czasy. Jak się o tym dowiedziałem, to jeszcze za 90 zł miałeś dostęp do mnie. No. Miałeś dostęp do tego, że w tej cenie mogłeś poprzebywać w powierzchni ze mną. Mhm. I ja jeszcze z tego opłacałem miejsce, w którym się to odbywało. W hotelu Campanile w Krakowie przy ulicy Świętego Tomasza. Więc niesamowite... A to było w tym... To obok House of Beer. Pamiętaj, że my się spotykaliśmy początkowo w House of Beer, się spotkaliśmy, ale nie było miejsca i poszliśmy tam naprzeciwko, dlatego że ja wtedy, nie. Tak? Nie, było po drugiej stronie, tam taki był Bulldog, chyba się nazywał Pub i naprzeciwko było takie miejsce, gdzie siedzieliśmy, dlatego że ja wtedy wracałem z tych wykładów. A przecież ty już wideo robiłeś. Ale ja wtedy, ja przez jakiś czas robisz prowadziłem jedno i drugie. Okay. Tak. Więc... Okay. Niesamowite to było dla mnie doświadczenie, a poza tym też miałem miejsce parkingowe w tym hotelu dobre w centrum w Krakowa, bo mieszkałem pod Krakowem. Ja pamiętam tylko jeden wieczór, jak nas Natasza odwoziła po jednym piciu w House of Beer i... Nie pamiętam tego w ogóle. No właśnie, to jest dokładnie to, co chciałem powiedzieć. Czasy. Dokładnie to, co chciałem powiedzieć. To tak, nie pamiętasz tego, byłeś bardzo daleko. Na pewno? Tak, byłeś bardzo daleko. Natasza była dość milcząca, kierując wtedy samochodem, bo ona jakby powiedziała... Nie wiem, czy się nie wprosiłem trochę, to tak, wiesz, czy podrzucisz mnie, bo to też było tak po drodze. No więc były to ciche minuty w samochodzie. U Jezu, czasy House of Beer, u Kuby. Wow. Mocne rzeczy. Fajne rzeczy, naprawdę. Dobre czasy. Bardzo pomieszaliśmy. Już nie do powtórzenia. Piliśmy wtedy, pamiętam, zawsze taki stały zestaw, że piliśmy dużo piwa, bo bardzo je lubiliśmy. I poprawialiśmy szotami. I popijaliśmy szotami. Czego absolutnie nie należy robić. Nie. Znaczy, jak masz 20 parę lat, to oczywiście, że to robisz, ale... No tak, ale nie zachęcamy. Natomiast, to wiesz, co to było? Pamiętasz? Wściekła wiewiórka. Jakoś tak. Była szarlotka. Ty, szarlotka, wściekła wiewiórka była w chwili, masz rację. Szarlotka, wściekła wiewiórka to chwila, a szarlotka to była... dobrze! Szarlotka, Kuba to robił. Kuba Rosiek. Robił. Coś, co smakowało, jakby jeść szarlotkę. A robiło coś zupełnie innego. No nie. Syciło. No, były takie czasy. Dobre czasy to były. To były czasy, kiedy mieszkałeś na osiedlu o podwyższonym standardzie w Wieliczce. Tak, to było osiedlu o podwyższonym standardzie w Wieliczce, to prawda. Aj. Tak, dobre czasy. Tak, więc trzeba było mieć zawsze kierowcę. No bo to było jakieś 150 km. Nie, no to było daleko. To, jest to było Wieliczka, daleko. No. To nawet nie była Wieliczka. To było za Wieliczką? To było pod Wieliczką. To było pod Wieliczką, tak? Okay. Pod Wieliczką, tak. Byliśmy chyba raz. Nie, byliście raz. Pa? Nie. Karol, nie byliście raz. Spaliście tam wielokrotnie. Nie, spaliście. Nie, hopie. Na bank. Tam nie. Nie, Karol, pan, pod pamiętam... Pod Warszawą. Słuchaj, zacznijmy może od tego. Pamiętam taki wieczór, że przykrywałem cię kartonem. Pamiętasz, bo nie miałem pościeli? Pamiętasz taki wieczór? Czy wszyscy się trzymają? To już wiesz, nikt nie dotrwał do tego momentu, więc możemy pogadać prywatnie. Przykrywałem cię kartonem. Tak, to byłeś ty. Nie wiem, dlaczego nie pamiętasz. Czemu nie pamiętam? Natomiast to było w Wieliczce. Spaliście w takim telewizyjnym pokoju, takim, gdzie był projektor. I przykrywałem cię wtedy kartonem. Pamiętam to 1:1. Absolutnie przekonany, że to nie było pod Warszawą? Nie, to było tam.
To było tam. To jest ręce. Jeszcze tam ręce na Białołęce nie mieszkaliśmy. Nie. Serio, to było naprawdę tam. Na pewno, okay. Pamiętam na przykład parę wizyt, jak byliście z Włodkiem i z Moniczką wtedy, tak, kiedy byliśmy. Nie spaliście. Tak. Ktoś wtedy prowadził i jasne. Albo Monika, nie wiem. No nie sądzę, żebym ja. No na pewno to nie byłeś ty. Natomiast to takie rzeczywiście kulturalne wieczory były, ale nie, no też były takie wieczory... Znaczy były wieczory z kwasami z YouTube'a. To na przykład było w Wilanowie, to już, pamiętam. To już Wilanów, dużo wesela, różne wesela oglądaliśmy. Rekomendacje YouTube'owe jeszcze nie istniały, kwasy z YouTube'a był wtedy profil. Dlatego dokładnie dlatego wysłałem ci to zdjęcie, które wysłałem. Ja pokażę je tylko do kamery, nie będę go jakoś mocno wklejał, bo to już to jest Wilanów i to, tak? Po wystroju wnętrz Wilanów? To jest Cypr. Mieszkaliśmy chwilę na Cyprze. To jest Cypr. Byliśmy bezdomni, nie mieliśmy mieszkania tutaj, sprzedaliśmy je i mieszkaliśmy w mieszkaniu naszych znajomych na Cyprze, na którym nas odwiedziliście, nagraliśmy wspaniałe odcinki i programy. Straszne. I robiłem ci takie randomowe zdjęcia. W ogóle bardzo dobrze wspominam czasy Cypru. Kurde, nie jest tu napisana chyba godzina. Nagrywaliśmy wideodowcip wtedy w kuchni, tam pamiętasz? Wideodowcip. Nagraliśmy tam odcinki fenomenalne, nagrywaliśmy odcinki i do mnie, i do ciebie, wszystko się tam działo przecież. Jeszcze wtedy było KWTW, świetne. No, nagrywaliśmy o MLM-ie przecież odcinek świetny. Próbowałeś się wbić do mieszkania, oddając mi jakąś tam sokowirówkę, bo braliśmy te sprzęty, jakie używaliśmy jako rekwizytów. Fajne mi. Bardzo mocne. Ty jesteś w ogóle ważną częścią mojego życia. Ja cię szanuję, to jest ten moment, nie żartuję. W każdym razie nie żartuję z tym, że cię szanuję, ale żartuję, że to jest ten moment. Wiesz, takie powiedziałbym najlepsze lata, które się dzieją i teraz i działy się wcześniej, zawsze ty byłeś tam gdzieś w tym czasie. Gdzieś tam mertałeś. To ty zrobiłeś ten gest. Ja bym go nigdy nie użył w twoim kierunku. Ja chciałem powiedzieć, że to były bardzo dobre lata wtedy. Teraz są inne. Na pewno są inne. Natomiast bardzo mnie na przykład zastanawia faktu, że jednego wieczoru nie zapomnę i nie mogę tego powiedzieć do końca, ale Radek miał jedną taką rzecz, którą taki eksperyment naukowy, który bardzo chciał przeprowadzić na mnie, mianowicie chciał mnie doprowadzić do pewnego miejsca. I żeby doprowadzić mnie do pewnego miejsca, on stosował wszystkie środki. Ty w ogóle byłeś dla mnie takim ciekawym obiektem badań naukowych. A to się w ogóle zmieniło, nie? I to jest niesamowite. Tak, to się zmieniło i teraz już nie ma do czego tutaj dążyć. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że jak już sobie tak rozmawiamy szczerze, to nie rozumiem cały czas jednej rzeczy. Tak. Gdzie jest mój telewizor z salonu po twojej wizycie? Gdzie są moje pieniądze? Chodzi mi o to, że dlaczego my nie mamy ze sobą kontaktu na co dzień? My mamy ze sobą kontakt realnie, nie? Jakby nie ma takiego miesiąca, powiedzmy, w którym... Jesteś zapracowany. Tylko wiesz co, na przykład ostatnio zacząłem mieć kontakt codzienny w ramach grupy Proza. Z Pawłem Orzechem. Powiedział mi jedną ciekawą rzecz. Nie wiem, czy to się nadaje. Powiedział, że jest tylko jedna osoba, która powiedziała, która jest godnym jego zawodnikiem w tej dziedzinie, że to jesteś ty. Wiem o tym, to prawda. Bo ostatnio ja z Pawłem też gadam, tak troszkę. Tak? Tak. No i to właśnie wiesz tak się co, biorąc pod uwagę, że ja teraz nie mam żadnych wyrzutów sumienia w zakresie tego, co mówimy i jak długo mówimy, opowiem tylko o jednym takim wątku z naszego życia. Jedno z naszych, już mieszkaliśmy wtedy na Białołęce, jedno ze spotkań, moje urodziny chyba, ważna okazja jakaś na pewno było dużo osób przy stole, jeszcze przed COVID-em, długo przed COVID-em. Długo przed COVID-em, to było 2015 rok, coś takiego, 5 lat temu, wow. W każdym razie dużo osób bliskich mi, byliście wy, był Paweł Orzech, była Arlena Wojtek. No i to był ten pamiętny wieczór, kiedy narysowaliśmy ci męskie genitalia na czole. Czyli mam foty z tego gdzieś, I była taka sytuacja, w której, nie wiem, czy pamiętasz, wtedy właśnie wspomniany bardzo, bardzo też... Bo ja zasnąłem po prostu. Tak, zasnąłeś po prostu, więc my to wykorzystaliśmy bezczelnie i narysowaliśmy ci. Byłem zmęczony, długa droga. Też daleko jechałeś. Natomiast chodzi mi o to, że wtedy właśnie zaczęliśmy na Pawła Orzecha mówić doktorze. Mówiliśmy,
Do dzisiaj zresztą mówimy o nim, tak? I biorąc pod uwagę, że jest to publiczna osoba, która prowadzi jest, swój własny podcast, tak, jest podcast, do którego zachęcamy też serdecznie, żeby słuchać razem z Wojtkiem. No i ten na Empiku jeszcze robią, nie? Tak, tak. Fajne są w ogóle te ich wrzuty, które tam robią. Wracając do tematu, wtedy tego pamiętnego wieczora było coś takiego, że ja zacząłem mówić, że to jest niesamowite, że Paweł Orzech jeszcze wtedy nie doktor, jest takim niesamowitym też powiewem świeżości, opowiadał bardzo ciekawe historie. I ja wtedy pamiętam, że powiedziałem coś takiego, że Paweł, ty jesteś tak niesamowitym gościem, że to jest taka rzeczywistość, jakby był XIX wiek i jest taka zapadła wieś. Mhm. Wiesz, my mieszkaliśmy w lesie wtedy, cały czas tam zresztą jesteśmy, więc powiedzmy las. I przyjeżdża z dalekiej podróży, z dalekiego świata, człowiek, który przywozi taką niesamowitą porcję opowieści. Tak. Że on był tu, widział się z tym. I że to jest tak jakby właśnie w XIX-wiecznej rzeczywistości przyjechał jakiś doktor z dalekiego miejsca. I że ty jesteś dla mnie dzisiaj takim kimś... Ja? Nie ty. Paweł. No. Który jest dla mnie takim jakby właśnie doktorem XIX-wiecznym. Aha. I to jest taka osoba, że dla mnie jako dla gospodarza to jest niesamowite zaszczyt tak, że inni goście mogą tak słuchać jest. Takich opowieści. Tak. I to jest tak dla mnie cudowna ozdoba tego wieczoru, że ja bym sobie twój portret powiesił tutaj na ścianie. Teraz do tej historii dążę. Wyobraź sobie, że Paweł Orzech, nie wiem, czy ci o tym powiedział, nie, czy nie. O tym nie. Przypomniał sobie o tej sytuacji. Nie, co ty gadasz. Po pierwsze, rocket science, że on sobie przypomniał o tej sytuacji, tak. Co ty gadasz? Było to, jak teraz powiedziałeś o tym portrecie i tak dalej, to mi się odświeża, ale... Tak, tak, tak. I teraz wyobraź sobie... Nie, bym ci przyniósł. Nie, jest lepiej. Paweł Orzech zrobił casting na artystę, która namaluje jego portret. Ostatecznie to jest pani. Przecież na Instagramie ja mu nawet polecałem artystę, tak, który to zrobi. On podjął rzetelne badania, przeglądał portfolio przez tygodnie, dokonywał selekcji, wybrał artystkę, która jak sobie teraz siedzimy i miło przyjemnie gaworzymy, maluje Pawła Orzecha po to, żebym ja mógł sobie powiesić wisiał? W salonie. W salonie. A portret Pawła Orzecha będzie u nas wisiał w salonie. Wow. I robimy to głównie po to, że to jest najdłuższy practical joke w historii po prostu naszej. Pięcioletni. I chodzi o to, że kiedykolwiek komuś opowiemy tę historię, to puentą tej historii będzie to, że wyobraź sobie, że ten portret teraz wisi u Radka. Ta historia musi się tak skończyć. Nice. I a propos, kiedy mówimy o dobrych czasach, to zawsze może się okazać tak, że te dobre czasy trwają do dzisiaj. Piękne. Niesamowite. A to faktycznie było 5 lat temu. 5 lat temu. To faktycznie było 5 lat temu i gdzieś na dyskach mam zdjęcia z tego wieczora. Pamiętajmy, że został w komunikatorze naszym stałym, codziennym Telegramie, został stworzony set naklejek, które można używać dzisiaj. Chyba one są nawet publicznie dostępne, prawda? Tak, ale żeby je zainstalować, potrzebujesz tej pierwszej. Tak, to prawda. W której ty leżysz z tym czymś namalowanym. Powiem tak. Jest dużo zdjęć z tej imprezy. Po mojej stronie jest wina tego, jak zachowują się osoby, z którymi spędzam czas. Oczywiście. Czyli to wizytówkę sobie wystawiliście, jasne, malując mi kutasę na czole. To prawda. A kto malował swoją drogą? Myślę, że mogłem to być trochę ja. mogłem to być ja. Jak patrzę potem na efekt, myślę, to wyglądam jak ja. Ja byłem wtedy w kowbojskim kapeluszu. Miałeś straszną spływki. Coś się stało wtedy, pamiętam. Alergię miałeś jakąś taką mega. Nie, ja w ogóle kowbojskie przymioty mam. Wiesz, nie, ktoś może powiedzieć, że ja się przebieram w kowbojki. Nie. Oczy, to jakąś alergię miałeś straszną, mówię ci. Możliwe. Mówię ci, pamiętam, że tak. Ja mam na wczesne trawy. Zresztą ostatnio tak odcinku jest. Polimatów o tym mówiłem. Zresztą o tym, skąd się wzięła nazwa luty? Dlaczego luty to luty? Tam mówiłem o tym w kontekście maja, że mam przepotworną alergię na wczesne trawy. No tak, to dlatego właśnie było. No, właśnie dlatego to było. To było wtedy, mam urodziny w czerwcu. Ja myślę, że nie ma lepszej puenty tego spotkania. Zresztą skończyło nam się wino, idealnie. Tak. Ale dobre czasy mogą trwać do dzisiaj, to jest puenta z tego spotkania. Oby faktycznie tak było. To ja proponuję, żebyśmy zakończyli faktycznie życzeniami noworocznymi. Chyba, że ty chcesz zacząć. Nie, proszę, tak? Oczywiście. Dobrze, to ja zacznę.
Szczyci Radku. Przede wszystkim uważam, że to jest absolutnie krytycznie najważniejsze, żebyście wreszcie wypuścili odcinek podcastu, który nagraliście, bo to już 2 lata idą, nie? Tak, jakby tak, to już będzie drugi czas. Nie, w sensie, po pierwsze, to będą najbardziej nieaktualne odcinki podcastu ever. Nie, no wiem, że nagraliście jeszcze, ale nadal uważam, że... powiem tak. Od nagrania pierwszego odcinka LS do publikacji minął dzień, nie? Zrobiliśmy jeden dubel, nie? W sensie pierwsza surówka pierwszego odcinka LS-a nie poszła, nagraliśmy ją jeszcze raz. I to było tyle. Dacie radę, to nie jest aż tak trudne. Życzę ci w takim razie... Kurde, coraz trudniej jest życzyć, ponieważ naprawdę jesteś absolutnie innym Radkiem niż 2 lata temu. Innym niż rok temu. Znaczy, tak naprawdę jesteś tym samym Radkiem, ale... Nadal, no nie mogę opowiadać już z ostatniego odcinka kazałeś mi to wyciąć. Jakby co było twoim pierwszym prezentem wobec mnie. Nie mogę tego mówić, nie pozwolę tego wyciąć. Myślę, że przyjdzie kiedyś może taki dzień, w którym takie czasy w Polsce. Kiedy będziecie mogli opowiedzieć. Ale dla mnie jesteś cały czas tym samym Radkiem. Jesteś tym samym Radkiem, który po prostu już uspokoił swoje życie na tyle, że faktycznie wraca do bycia Radkiem sprzed paru lat, więc chyba niewiele rzeczy mogę ci życzyć, jak tylko posiadanie tak wspaniałych przyjaciół jak ja. I zdrowia. Tak. Jeśli mogę, Karolu, ja dołączyć się do tej rundy życzeń i życzyć ci czegoś, to chciałbym, żeby po raz pierwszy moje życzenia były w ramach tego nie były takie życzeniowe. Że ja bym sobie życzył, żebyś był jakiś. Dobrze. Ja cię po prostu polubiłem takim, jakim jesteś. A to ja ciebie czasem też. Ale widziałem, że już byłeś blisko, żeby to powiedzieć, ale jednak nie. I po prostu życzę ci tego, żebyś był dalej zdrowy, żebyś był w stanie nas wszystkich cieszyć, tak jak nas cieszysz od lat różnymi rzeczami. I ja po prostu chciałbym życzyć ci, żebyś był. To jest moje życzenie do ciebie. Nie chcę, żebyś był jakiś. Ja chcę, żebyś ty był. I to jest rzecz, którą no to się której życzę i tobie, i sobie. Jak na beneficie tutaj. Dziękuję bardzo. Benefic. Bardzo było mi miło dzisiaj tutaj być. Było super. To są chyba moje ulubione imponderabilia z tobą. Nawet na pewno. Serio, moje... Na pewno, no. I Vin Diesel. I Vin Diesel, i tak Vin jest. Diesel, tak. I vice versa, Vin Diesel i tak vice dalej. Versa, tak. A jak się w ogóle ukaże ten nowy podcast? No właśnie widzicie, tutaj Radek mówił o tym, że ja sobie dość dobrze radzę w podcastach. Jak się ukaże ten nowy podcast, to będziecie mogli oglądać dwóch innych sympatycznych panów, którzy mówią o różnych innych rzeczach. Jeden jest niebywale interesujący, szalenie przystojny. Można powiedzieć, że jest pewnym synonimem seksu w Polsce. Jest dowcipny, jest znany, jest lubiany. A wszystko dzieje się oczywiście w biurze Radia Radka Kotarskiego. Tak. A drugim jestem ja. Tak, tak, oczywiście. Tak. No, ale to w sumie na tym ten podcast będzie polegał. I nadal nie ma nazwy? Nadal nie ma nazwy. Drażliwy temat. Naprawdę? No, tak. Naprawdę tak nazwa? Idzie. No, powiedzmy, że jest jakiś taki plan, ale na tym etapie to nie wiem. Wesołych Świąt. Zrób tak po więziennemu łapkę, jak wiesz, rodzina. Wesołych Świąt, kochani. My tutaj się łączymy w wspólnocie przez tą pleksę. Wszystkiego dobrego dla was. Dobrego nowego roku. Pa, pa. Wszystkiego dobrego.